Siema, cześć wszystkim, z tej strony Czarek Stacewicz i dzisiaj w swoim czasie antenowym opowiem Wam co nieco, jak promować w sposób kreatywny, nietuzinkowy, taki trochę, można powiedzieć, często na przekór, jakiś region, jakieś miejsce albo, tak jak w moim przypadku wyszło, miasto. Miasto Łódź. Mam kanał Zaznaj Łodzi na Facebooku, gdzie, jak się okazało, totalnie przypadkiem zacząłem się nim zajmować te 3 lata temu, to już będą teraz 3 lata i często kombinowałem na potęgę, jak pokazać to miasto, które często było tym takim dzieckiem do bicia, ta szara, brzydka Łódź, a chciałem je pokazać w jak najfajniejszym świetle, tak i mieszkańcom, bo tak naprawdę największymi wrogami naszego miasta są nasi mieszkańcy, którzy często nie doceniają tego, co mają, tak też reszcie Polski pokazać, że ta Łódź nie jest wcale taka zła. Jak tworzymy taki kanał, to tak naprawdę naszym bazowym kontentem jest wszystko to, co w danym mieście, miejscu się dzieje i co znajduje. Czyli oczywiście chodzi o wszelkie testy miejsc. Ludzie bardzo chcą wiedzieć, gdzie mogą iść na przykład zjeść. I takimi najprostszymi odcinkami, które zawsze tworzę, są testy kawiarni, restauracji, jakichś barów. Tak na przykład testowałem pizzerię. Zobaczcie, jak może wyglądać prosty test pizzy. Jest gorgonzola, gruszka i puder z orzechów. Na środku jest moja kompozycja, którą sobie sam wymyśliłem. Jest to ricotta i bakłażan. Coś, co mi się bardzo kojarzy z Neapolem i taką pizzę zawsze jadłem tam. Po różnych testach, które dokonywałem w sieci, mogę z ręką na sercu też powiedzieć, że ludzie lubią, naprawdę lubią wszelkie porównania, wszelkie testy, na przykład kulinarne w danym mieście. Tak zrobiliśmy cykl 10 odcinków, który porównywał, oceniał, gdzie można zjeść dobre śniadanie w naszym mieście. Jak tam wasze jaja? Rozlały się? Moje wygląda w porządku. Moje też. A my z Czarkiem zamilkliśmy, bo to jest takie dobre. Same pasty warzywne, warzywa, sery. Za każdym razem, kiedy testuję jakieś miejsce, staram się pokazać je z nieco innej perspektywy, zrobić jakiś challenge, czy razem z ludźmi, którzy tworzą dane miejsce, zrobić coś ciekawego, gdzie ja też wezmę udział. Takim przypadkiem była szkoła językowa Profilingua. No jak można ciekawie pokazać szkołę językową? Co, wejdę, opowiem, że w tym miejscu można się uczyć języka angielskiego? No nie. I tak przetestowałem ich native speakerów. Wszedłem do szkoły i w różny dziwny sposób, czy do nauczyciela języka hiszpańskiego mówiąc po hello, czy native speakera języka angielskiego, opowiadałem im różne fragmenty piosenek, czy teksty z filmów, cytaty. On our knees. On our knees. On our knees. On our... I mean, yeah, we shouldn't float as you think. But you think I'm sorry, man. I can't look at you without just... Kiedy promowałem otwarcie nowej lodziarni w Łodzi, żeby zachęcić więcej klientów, żeby po obejrzeniu tego filmu jednak przyszli i skorzystali, zobaczyli, jak jest w tym miejscu, zrobiłem challenge. Kto najszybciej zje lody? Każda osoba, która pobiła mój challenge, dostawała 10 gałek kompletnie za darmo przez jakiś określony czas. Pokazuję też miejsca, które są inne niż wszystkie, bo takie nas najbardziej ciekawią. Jednym z takich miejsc jest Bezogródek, był Bezogródek, nie wiem, czy cały czas w tej formie działa to miejsce. Miejsce, do którego, żeby się dostać, trzeba było znać tajne, sekretne hasło i ludzie tylko, którzy znali to hasło, a hasło zmieniało się co jakiś czas, mogli wejść i od 17 do 22 w miejscu, gdzie później istnieje, funkcjonuje na co dzień klub, mogli posiedzieć w takim, wiecie, bardziej wąskim gronie, czuli się wtedy częścią takiej elitarnej grupy, bo nie każdy mógł tam wtedy wejść. Istnieje w Łodzi takie miejsce, do którego aby się dostać, potrzebne jest tajne, specjalne hasło, które zmienia się co 2-3 tygodnie. Oczywiście my znamy to hasło, natomiast publicznie nie możemy się nim z wami podzielić. Ale jeżeli będziecie się z nami dobrze trzymać, to jest szansa, że je od nas usłyszycie. Ludzi na danym obszarze interesują też miejsca, które można zobaczyć, a jeszcze bardziej interesują ich miejsca, do których ciężko dotrzeć albo jest to niemożliwe lub nielegalne. Takie miejsca często budzą bardzo dużo emocji i ludzie chcieliby zobaczyć, jak one wyglądają naprawdę i taka też moja rola, żeby takie miejsca pokazywać. W ten sposób osoba, która zna kanały łódzkie jak własną kieszeń, pokazała nam, jak może to wyglądać i zrobiliśmy taki urbex po kanałach łódzkich, które są na co dzień niedostępne dla nikogo. Są to kanały łódzkich rzek. Dobra.
Innym takim miejscem była elektrociepłownia EC2, która mimo, że jest przeznaczona do rozbiórki, dalej rozbierana być nie może, ponieważ konserwator wpisał obiekt na listę zabytków. Teren jest zamknięty, nie można tam wejść, każdy koło niego codziennie albo często przejeżdża samochodem i każdy był ciekawy, jak to wygląda w środku. Ja im to umożliwiłem. Oczywiście tworząc content o danym miejscu, co jakiś czas fajnie też rzucić materiały, które ogólnie doceniają dany region. Łodzianie są bardzo dumni z tego, gdzie mieszkają, mimo tego, że często plują do, czy można powiedzieć jeszcze gorzej, do swojego gniazda, co robią. Natomiast jak zapytacie łodziaka, jak się czuje z tym, że jest z Łodzi, a jest gdzieś poza terenem swojego miasta, to oczywiście będzie dumny, będzie się tym chwalił. Także co jakiś czas warto wrzucić materiał, który po prostu buduje tą wewnętrzną dumę, bo łodzianie czują się częścią społeczności, a to jest bardzo ważne, kiedy tworzymy content do sieci, żebyście w momencie, kiedy właśnie tak tutaj promujecie region, zobaczcie, co jednoczy wszystkich ludzi w danym miejscu, z czego są dumni, czym się chwalą. Oni bardzo chętnie będą dalej udostępniać taki materiał, ponieważ pokazuje część tej ich wewnętrznej dumy. Na Łódź można dużo narzekać, ale pokaż mi drugie takie miasto z takim klimatem. Szara, ale jedyna w swoim rodzaju. A jak już mówimy o elementach, które jednoczą jakąś grupę społeczną, no to łodzianie są dumni z tego, że posiadają własną gwarę. Tak? Łódź, tak jak Kaszubi czy Ślązacy, mają własną gwarę, którą rozumieją tylko mieszkańcy tego miasta i mieszkańcy danego regionu. Na podstawie tego wypromowałem kiedyś kawiarnię, która całe menu ma oparte o łodzianizmach, czyli słowach, które są wykorzystywane głównie w języku łódzkim, tak bym to nazwał. Materiał świetnie się rozszedł, ponieważ był materiałem również, poza tym, że promował miejsce, edukacyjnym i z jednej strony jednoczył ludzi, którzy pokazywali innym, ej, my tak gadamy, wy nie, natomiast reszta Polski udostępniała to dlatego, że byli ciekawi, co ten Rudy powiedział, i żeby ktoś, oznaczając łodzian, mógł to przetłumaczyć. Borgować to pożyczać, brać na zeszyt, czyli po prostu na krechę, najczęściej w osiedlowym sklepiku. W Łodzi na łom mówi się brecha. Brzuszek to w Łodzi surowy boczek. Oczywiście promując dany region, nie sposób nie ocierać się i często jest to naprawdę świetna metoda na promocję o RTM, czyli Real Time Marketing, i wykorzystywać trzeba to, co dzieje się w danym momencie, co jest trendy w sieci. Dobrym pomysłem na promocję miejsca czy regionu jest też wykorzystywanie tego, co robią inne marki. Myślę, że kojarzycie dobrze reklamę, która stworzyła Allegro z babcią w tym roku, gdzie wnuczka na początku nie słyszy tego, że babcia jest gdzieś w okolicy, nie reaguje na nią, później odkrywa, co babcia robiła w przeszłości, kupuje jej grę. Na to odpowiedział szybko X.com, który na zabawnie pokazał, że nieważne, że tak powiem, coś kupimy, jeżeli nie korzystamy z dobrego doradcy, akurat w tym wypadku sklepu X.com, ten zakup zawsze może być nietrafiony i będzie to jedno wielkie fiasko, a ta babcia wcale, czy tam dziadek nie będzie ucieszony. My to wykorzystaliśmy, ponieważ na co dzień od ponad roku tworzyliśmy akcję Róbmy Dobro, przeróżne akcje charytatywne i społeczne, które co zabawne promowały miejsce. I na ponad 20 odcinków tylko dwa razy zrobiliśmy odcinek, który był w jakiś sposób powiązany z tym, co dzieje się w danym miejscu. Na co dzień tworzyliśmy przeróżne akcje, które budowały, pokazywały fajne odruchy, żeby być dla siebie ludźmi w dzisiejszych czasach i zawsze było wiadomo, kto jest sponsorem danego materiału. Materiały te świetnie, naprawdę świetnie szły po sieci i budowały ogólną świadomość tego, czym jest dane miejsce, mimo że praktycznie ani razu nie opowiadaliśmy o tym miejscu. Czyli można też promować pewne miejsca, tworząc razem fajne akcje, bo często jest ważniejsze to, jaki zasięg daną akcją
osiągniemy, ale żeby zagnieździć tego naszego konia trojańskiego, co często opowiadam w moich prezentacjach o wiralach, zawsze było wiadomo, kto jest sponsorem tego materiału i co dany sponsor robi i jaka jest jego rola w tym całym materiale, który my tworzyliśmy. I my w ramach tej akcji Róbmy Dobro odpowiedzieliśmy po swojemu, że nieważne w jakim sklepie kupujemy dany produkt i nieważne kto jest naszym doradcą, ważne żebyśmy zawsze byli dla siebie ludźmi i zwracali na siebie uwagę nie tylko w święta. Materiał bardzo fajnie był odebrany też przez firmy, które zrobiły pierwowzory, czyli przez Allegro i przez X.com. Babciu, to dla mnie? Od ciebie? Mhm. Wiesz... Wiem, ale oni mogą nie wiedzieć. Nieważne jaki prezent świetny i doradca błyskotliwy. Podnoście głowy znad ekranów telefonów częściej niż raz w roku. I tworząc te odcinki społeczne i charytatywne, które wszystkie tworzyliśmy we współpracy z fabryką Monopolis, ważnym miejscem kulturalnym na mapie naszego aktualnie miasta, uczyliśmy fajnych gestów, czy rozbawialiśmy, czy doprowadzaliśmy często do łez wzruszenia, pokazując różne rzeczy, które robiliśmy na mieście. A to pewnego razu wyszliśmy ze szczotkami i uczyliśmy tego, że warto dbać o naszą wspólną przestrzeń, o nasze środowisko i zachęcaliśmy ludzi do wspólnego sprzątania. Razem sprzątniemy na też kawałek. Dokładnie. Dawaj, Czarek, dawaj. Porządnie, po kolei. Dokładnie, Anię! Innym razem chodziliśmy po mieście i bezinteresownie mówiliśmy komplementy napotkanym kobietom na ulicy i wręczaliśmy im wtedy kwiatki. Reakcje były naprawdę niesamowite. Dobry, życzył ktoś pani dzisiaj wszystkiego najlepszego? Czy jeszcze nie? A może z tą było? To będę pierwszy. Wszystkiego najlepszego. Dobrego dnia. Tak, po ludzku po prostu. A ty czemu to tak? Tak po prostu. Dzięki. O ja, buziaka nawet dostała. Dziękuję bardzo. Przepiękne. Życzymy się. I też życzę miłego dnia. Dziękujemy. Innym razem, kiedy zrobiło się chłodniej, przyszła zima, wzięliśmy czapki, szaliki i rozdawaliśmy je mieszkańcom, ale w przekorny sposób, podchodząc i pytając się, gdzie masz czapkę. Mama nie uczyła, że warto zakładać czapkę, żeby nie zmarznąć. I wtedy zakładaliśmy te promocyjne czapki. Reakcje ludzi były naprawdę super, ponieważ robiliśmy to na totalnym luzie i na bezczela podchodziliśmy i ubieraliśmy ich w te czapki. Na pani z pomponikiem dla pana bezpośrednio. Tylko trzeba nosić, bo mama kazała, a pan nawet widzę szarlika nie ma, gdzie, proszę bardzo, nasze łódzkie, tak jest, nasze łódzkie, z naszą fasadą Monopolis. Także proszę nosić, bo jak zobaczymy jeszcze raz, że nie macie. I dużo zdrówka, kochani, trzymajcie się. Albo zapraszaliśmy do tańca ludzi, których spotykaliśmy na ulicy, żeby zawsze, zawsze, nieważne ile mając lat, pielęgnować w sobie wewnętrznego dzieciaka. Kiedy przyszedł czas świąt, a ludzie wszędzie tylko gnali, a to po prezenty, a to z pracy do domu, postaraliśmy się umilić i uprzyjemnić im podróż z tej pracy do domu i wieczorem wyjechaliśmy samochodem Róbmy Dobro patrol na miasto i w zamian za chwilę rozmowy podrzucaliśmy ich tam, gdzie tylko chcieli, czyli była taka forma darmowej taksówki, w zamian oczekiwaliśmy zapłatę jedynie w miłej rozmowie. Dzień dobry, z tej strony Róbmy Dobro patrol. Może podrzucić panią zamiast stać na przystanku. Dzisiaj podwozimy ludzi. Naprawdę? Tak. Dzień dobry. Proszę pani, nie boi, jesteśmy mordercami. Tak, lepiej tak, samochodem niż tramwajem. Zapraszamy. Zapraszamy. A jak święta pani spędza w tym roku? W domu. Z rodzinką? Z rodziną. A robi pani na co dzień dobro? Staram się. Przez to, że zbudowaliśmy sobie przez wiele miesięcy wizerunek takiej ekipy, która robi fajne akcje społeczne, pomaga innym, okazaliśmy się jeszcze bardziej przydatni w momencie, kiedy przyszedł covidowy lockdown i wtedy na początku tak naprawdę tego lockdownu staraliśmy się zapewnić starszym osobom możliwość pójścia po zakupy, my za nich, i rozdawaliśmy takie małe upominki, zostawiając to na płotach ich domów. Numer telefonu do nas, no i mały upominek, ktoś na ząb. Dobrze, dziękuję. Dużo zdrówka! Proszę dzwonić, jak będzie trzeba pomóc. Patrzcie, numer telefonu do nas tu jest. Czekolada, jabłko, zdrówka, idziemy dalej. Innym razem z firmą, która robi catering pudełkowy, rozwoziliśmy posiłki do potrzebujących, a skąd wiedzieliśmy, gdzie są ci potrzebujący? Odezwaliśmy się do łódzkiego mopsu, który nam wskazał tych, którym najbardziej by się ten posiłek ciepły tego dnia przydał. Miłego dnia. Przepraszam, że tak długo. Nie ma zaraz.
Czasem tylko podpiąć. Nie, nie, nie. Zdrówka. Duża zdrówka, duża zdrówka. No, bye bye, do widzenia. Dziękuję wam bardzo. Jak powiedziałem też, że warto czerpać garściami z tego, co się dzieje na świecie, jest taka akcja Race the Subway. W miastach, gdzie istnieje metro, ludzie się ścigają z nim. Czyli wybiegają na jednej stacji metra z tego metra, wybiegają na powierzchnię, biegną do kolejnej stacji i próbują wbiec do tego samego wagonu, czyli muszą przebiec trasę szybciej niż przejeżdża metro. My w Łodzi nie mamy metra, natomiast żeby było trochę śmieszkowo, znaleźliśmy miejsce, gdzie mogę się ścigać z tramwajem i specjalnie wybraliśmy to konkretne miejsce, ponieważ tam jest bardzo powolny zawsze ruch jeszcze w godzinach szczytu i była duża szansa, że idąc naprawdę powoli, ten tramwaj wyprzedzę. To się musi udać. Miesiące przygotowywań, treningów, obliczeń. Nie mogę popełnić żadnego błędu, żadnego złego kroku. Trzeba myśleć, jak postawić każdą nogę. Lewa, prawa. Idziemy. Im większe miasto, im większy region promujemy, tym łatwiej nam szukać kolejne tematy, kolejne, można powiedzieć, materiały, które wyprodukujemy, tworzą się same. Im większe miasto, tym, można powiedzieć, jest samograjem, im mniejsze. Jakiś czas temu wdrażałem podobny projekt w mieście Nysa i miasto jest małe i wtedy bardziej musimy polegać na tej naszej inwencji twórczej. Piosenki, teledyski, to wszystko bardzo fajnie potrafi promować region, a tak naprawdę nie wymaga od nas tego, że otworzy się nowa restauracja, nowa knajpa, czy ktoś otworzy biznes, czy przeprowadzimy jakiś wywiad, ponieważ to jest inwencja, która pochodzi od nas jako twórców. Tak raz na przykład nagrałem piosenkę taką na śmiesznie, na podstawie ballady o cyskach, która jest znana w internecie, balladę o Łodzi. Dala od rzeczywistości, jak w TVP wiadomości, choć wypada zrzędzić, przestań, zawsze w zgierzu, mogłeś mieszkać. Innym razem podbiliśmy, dosłownie podbiliśmy sieć, bo reagowały na to inne miasta i odpowiadały na nasz challenge, czyli Skibidi Challenge, gdzie razem z siostrami ADHD nagraliśmy naszą wersję teledysku Skibidi Challenge do utworu Little Biga. Inne miasta świetnie to podchwyciły, na przykład Gdańsk, które też chciały zatańczyć do tego teledysku swoją wersję, a w tle pokazując jednak swoje miasto. Innym razem do materiału, który zainspirował nas sieci amerykańskiego takiego teledysku, kiedy kumpel spotyka kumpla na mieście, nagraliśmy swoją wersję o łodziakach, która w tydzień osiągnęła 2,5 miliona zasięgu organicznego, niepłatnego na Facebooku. Takie materiały ludzie bardzo lubią oglądać, bo są luźne, są, można powiedzieć, odmurzające, nie wymagają od nas większego skupienia, a pamiętajcie, że dalej w tle jest nasze miasto, chcieliśmy pokazać jakieś tam różne jego elementy, różne fragmenty tego miasta, często mniej oczywiste i mimo tego, że ludzie oglądają teledysk, bawią się, oznaczają innych, ej, że my też tak robimy, to w tle zawsze wbijamy im do głowy to, co jest fajne w naszym mieście, w naszym regionie. Innym razem też wykorzystałem to, jak ludzie brzydko mówią o Łodzi i z głównego fanpage'a naszego miasta braliśmy przeróżne komentarze, zebrałem kilku twórców łódzkich, czytaliśmy te komentarze na głos, nie przeinaczając interpunkcji, ani tego jak było napisane, trochę tak naprawdę przekornie śmieszkując z nich, że to są ludzie, którzy na wszystko narzekają, a chyba aż tak źle w tym naszym mieście nie jest. I można powiedzieć, że to jest tak, jakbyśmy wrzucili zapałkę do szamba, bo później udostępnił to główny fanpage miasta, gdzie znajdowali się ci ludzie, którzy to wcześniej komentowali. Natomiast ogólny odbiór był bardzo pozytywny, że mamy do tego dystans, że oczywiście można pohejtować, ale ważniejsze jest, żeby zapytać się, co ty możesz zrobić dla tego miasta, a nie co to miasto może zrobić dla ciebie. Bo na budowach muchy się... Nadal przeciecha. Jaka trawa wypalona tam. Jesteśmy w rezerwacie? I za każdym razem,
kiedy biorę udział w pokazywaniu jakiegoś miejsca, i to jest bardzo istotne, staram się być częścią tego miejsca. Kiedy zabrali mnie chłopaki, którzy trenują w Łodzi futbol amerykański, Łódzkie Wilki, starałem się być jednym z nich. Znajdujemy się właśnie na treningu Wilków. Kiedy odwiedziłem stadion budowlany, w trakcie ich treningu, nie sztuką było po prostu nagrać to, jak chłopaki trenują. Ważniejsze było to, że przybrałem ich barwy, chłopaki mnie przyjęli jak swojego i odbyłem z nimi sporą część treningu, żeby zobaczyć, jak to jest, wejść po prostu w ich skórę i wtedy dużo więcej miałem ja do powiedzenia, bo wiedziałem, z czym to się je, żeby pokazać konkretną drużynę. No i też myślę, że jest to dużo ciekawsze wizualnie, kiedy my stajemy się jednym z tych aktorów, którzy są po tej drugiej stronie, a my nie jesteśmy tylko tym prowadzącym, który opowiada coś, można powiedzieć, tak za szklanej szyby. Dużo ważniejsze jest to, w czym my weźmiemy udział. Ludzie dużo zawsze lepiej to odbiorą. Innym razem wzięliśmy gumę do skakania na miasto, narysowaliśmy klasy i zachęcaliśmy przechodniów, żeby razem z nami pobawili się trochę, pokazali, że to miasto jest z jajem, to miasto jest wyluzowane. Albo przeprowadziliśmy bitwę na poduszki. Słuchajcie, totalny hit. Istotne jest to, żeby pokazywać też wydarzenia, które się dzieją w danym mieście. No oczywiście daleko mi do wszelkich serwisów informacyjnych, nie jestem dziennikarzem, natomiast co jakiś czas warto też przemycić rzeczy, które budują duży baz w sieci, albo tematy, do których ludzie po wydarzeniu lubią wrócić. Tak co roku staram się pokazywać Lightmove Festival, który rozświetla nasze całe miasto na dobry weekend i każdy, kto był i przyjechał tego weekendu do Łodzi, powiedział, że to jest jeden z najlepszych festiwali, jakie widział gdziekolwiek w przestrzeni miejskiej w Polsce. Innego razu rzuciliśmy temat do sieci. Dajcie nam znać, kiedy ktoś z waszych znajomych albo ktoś bliski ma urodziny. Ogarnęliśmy firmy, które nam zapewnią różne małe bonusy, które będziemy rozdawać tym ludziom, które mają urodziny. Dowiedzieliśmy się, gdzie oni mieszkają i ruszyliśmy w teren, składając najlepsze życzenia od ekipy Róbmy Dobro, Zaznaj Łodzi, razem z Michaliną z Krystyną Nie Denerwuj Matki. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat. Nie jest to Dawid. Okay. Przypał! Przypał! Tak jest. Czasami trafia się nam też firma, która mimo tego, że ma siedzibę w danym regionie i ja takie też staram się promować, no swoim zasięgiem uderza dużo dalej niż dany region, bo jest na całą Polskę. Taką firmą jest sylwestrowo.pl, miejsce, które agreguje, gromadzi różnego rodzaju formy spędzania Sylwestra. I jak na przykład pokazać, że możemy spędzić Sylwestra w Czarnobylu? No myślę, że akurat w Łodzi nie brakuje takich miejsc, które trochę podkoloryzujemy i będzie wyglądał jak fragment Czarnobyla. I tak można pokazać, wypromować daną markę, która jest z danego regionu. A jeżeli chciałby ktoś spędzić bardziej aktywnego Sylwestra kawałek dalej od Łodzi, może się wybrać też do Czarnobyla. Innym razem całą ekipą łódzkich twórców chcieliśmy wziąć udział w Trash Challenge, ale byłoby to za proste, kiedy zrobilibyśmy zdjęcie gdzieś, gdzie jest śmietnik, a później tego miejsca, jak jest wysprzątane. Zamówiliśmy od łódzkiego MPO, poprosiliśmy, dogadaliśmy się i tego dnia na miejsce przyjechała śmieciarka z kierowcą, udostępnili nam całą śmieciarkę, odpowiednie outfity i oprócz tego, że wysprzątaliśmy dane miejsce przy naszym łódzkim lotnisku, to nagraliśmy z tego teledysk, co zapewniło dodatkowy zasięg i nagłośnienie całej akcji.
Tak naprawdę cały mój fanpage Zaznaj Łodzi powstał kompletnie przypadkiem. Jest to, można powiedzieć, historia nie na ten film. Natomiast bardzo dużo się tam nauczyłem, jak projektować, jak tworzyć treści od strony psychologii, od strony wirali. I jeżeli podchodzicie do danego materiału, pamiętajcie, dlaczego ludzie nie tyle chcieliby go obejrzeć, tylko dlaczego chcieliby go udostępnić. Jeżeli mówimy o promocji jakiegoś regionu, promocji jakiegoś miasta, pomyślcie przede wszystkim, co jednoczy wszystkich mieszkańców, z czego są dumni, co jest ich wspólnym wrogiem. Jak możemy wykorzystywać kotwicę, czyli co możemy pokazać ludziom, co od razu zbuduje im skojarzenie z czymś innym. To naprawdę bardzo dobrze działa w sieci. Nie bójmy się i na potęgę korzystajmy z aktualnych trendów, mądrze je wykorzystujmy, róbmy real-time marketing, bo dobrze wykonany bardzo szybko, im w krótszym czasie jest zaprezentowany, tym lepiej, to naprawdę możemy każdy trend przekuć na to, co zrobimy w danym mieście, tak jak ja to robię w Zaznaj Łodzi, w danym regionie, i świetnie możemy wypromować daną okolicę, tak naprawdę lecąc na tym, na czym leci w tym momencie cały internet. Inną bardzo ważną kwestią jest to, żeby ludzie poczuli się, że dzięki waszym treściom mają dostęp do treści elitarnych albo do miejsc, gdzie nie mają dostępu, tak jak to pokazywałem, gdzie pokazywałem miejsca niedostępne, jak kanały, jak zamknięta elektrociepłownia. Często można to zrobić, można powiedzieć, na quasi legalnie, najlepiej dogadać się z miastem, co staram się robić najczęściej. Albo też miejsca, które, no, tak jak pokazywałem, to miejsce bez ogródek, gdzie bez hasła po prostu tam nie wejdziecie. Ludzi interesują takie rzeczy, no i chcą być częścią, wiecie, tego one of the wolf pack, być integralnym elementem zamkniętego kręgu, a nie być jednym z wielu. Kiedy pokazujecie różne miejsca, różne elementy jakiegoś regionu, pamiętajcie, żeby podchodzić do tego jak najbardziej nietuzinkowo. Nie opowiadajcie tylko, że to jest fajne, to jest... Nie róbcie z tego po prostu takiego infografiki w formie wideo. Postarajcie się jak najbardziej zaangażować tego widza. Róbcie im różne challenge'e i mówcie, że jeżeli ktoś pobije ten challenge, to wtedy dogadajcie się z właścicielem danego miejsca, on da im jakąś nagrodę i ludzie będą tam przychodzić, starać się pobić wasz rekord. Albo pokazujcie różne miejsca, testując je w niecodzienny sposób, jak na przykład ja testowałem lektorów języka angielskiego i hiszpańskiego w jednej ze szkół językowych. Starajcie się, żeby ten materiał był jak najciekawszy, jak najbardziej różnorodny. Nie róbcie z tego infografik w formie wideo. Naprawdę pomyślcie, dlaczego wy chcielibyście obejrzeć ten materiał i dlaczego przede wszystkim ktoś miałby ochotę pokazać go swoim znajomym. Co jest bardzo istotne, co pokazuje moja cała akcja Róbmy Dobro. Jeżeli pokazujecie dane miejsce, a tym bardziej kiedy współpracujecie z kimś długofalowo i długofalowo promujecie jakieś miejsce, pomyślcie, jaki koncept stworzyć razem, który nie będzie non-stop gadał o danym miejscu, bo ludzi to nie interesuje, albo w pewnym momencie im się to przeje. Wymyślcie jakąś ciekawą akcję, tak jak my wymyśliliśmy te nasze akcje społeczne i charytatywne, gdzie zawsze było wiadomo, kto jest partnerem, sponsorem tych odcinków, kto jest częścią tej ekipy Róbmy Dobro. Nigdy te odcinki tak naprawdę nie opowiadały o danym miejscu, natomiast zbudowaliśmy ogromną świadomość tego, czym jest to miejsce, gdzie się znajduje, jaka będzie jego funkcja. Nie bójcie się i na potęgę inspirujcie się tym, co inni robią w sieci. Jeżeli coś fajnie zadziałało za oceanem, spróbujcie to tylko w własnej formie, w własnej wersji, u siebie na lokalnym podwórku, na lokalnym rynku, jakby tak można powiedzieć. Tylko co jest bardzo istotne, dostosujcie ten materiał pod waszego odbiorcę. Nikt nie zna lepiej waszego odbiorcy jak wy. Zróbcie to w waszej formie, w waszym stylu, zainspirujcie się czymś, nie bójcie się pokazywać, czym się zainspirowaliście, nie ukrywajcie, broń Boże, tego. Pokazujcie oficjalnie, że coś było inspiracją, zróbcie to w własnej wersji. Bardzo często coś, co na przykład zadziałało za oceanem, w Azji, w Afryce, duża szansa, że spodoba się też u nas na lokalnym podwórku. I co jest jeszcze bardzo istotne, nie bójcie się testować. Pokazałem wam jakieś kilka przykładów, które mi całkiem fajnie wyszły w tej sieci, natomiast dużo więcej kompletnie mi nie wyszło, było niewypałem, ale nigdy bym się nie dowiedział, co działa, a co nie na moim rynku wśród moich odbiorców, gdybym nie dokonywał regularnych testów. Dzięki Influencer Live Wrocław za zaproszenie. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało i do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem już bardziej w namacalnych warunkach, w cztery oczy, a nie tak przez ekran waszego komputera, telefonu, czy na czym tam właśnie mnie oglądacie. Hołk! Cześć, z tej strony Ania i Artur z bloga Czas na Wywczas.
Bardzo fajnie, że dołączyliście na naszą prelekcję. Mam nadzieję, że ktoś tam jest, bo nie widzę ludzi i to jest takie dziwne. Ale żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, więc elektronicznie łączymy się z Wami. Przygotowaliśmy dla Was bardzo fajną prezentację. Mam nadzieję, że będzie ona dla Was użyteczna i że to będzie fajne 30 minut z nami i że wykorzystacie też trochę tych naszych rad. Jeśli chodzi o temat, to dzisiaj powiemy, jak nie sprzedać duszy za paczkę mrożonek, czyli współpracę z mikroinfluencerów podróżniczych, choć też chciałabym zaznaczyć, że te nasze rekomendacje tyczą się różnych twórców, nie tylko podróżniczych. No, my reprezentujemy branżę podróżników, także będziemy głównie też o niej mówić, ale jeśli są osoby niezwiązane z podróżami, to też zostańcie. Zostańcie. Ale zaraz powiemy Wam w ogóle, kim my jesteśmy. Znając Cię, są takie osoby, które nas tutaj jeszcze nie znają, więc pozwólcie, że się przedstawimy w kilku słowach. Piękne transition Baber zrobił. Także prowadzimy w ogóle bloga podróżniczego od 5 lat. To jest taka nasza pasja, którą sobie wymyśliliśmy właśnie te 5 lat temu. Na początku był tylko blog podróżniczy, potem Facebook, Instagram, to jakoś tam nam fajnie urosło. No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ale żeby nie było wątpliwości, to nie jest nasze główne źródło utrzymania. My na co dzień pracujemy w warszawskich korporacjach. Brzmi to naprawdę poważnie. W korposzczury. Baber zajmuje się marketingiem, ja zajmuję się tematami związanymi z HR-em, komunikacją, zarządzaniem projektami. Także myślę, że te nasze doświadczenia zawodowe też w dużym stopniu mogą się przekładać na to, o czym Wam w ogóle dzisiaj będziemy opowiadać. Dlatego, że agencje, korpo, widzę tutaj jakieś wspólne mianowniki w tym wszystkim. Ale w kilku słowach, o czym w ogóle dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć. O tym w ogóle, nad czym powinniście się zastanowić, zanim zaczniecie współpracę. Kiedy powinniście się wyceniać, a kiedy warto może zrobić jakiś barter. Czy i kiedy powiedzieć nie. Kilka takich naszych złotych rad. No i na sam koniec może coś o jakichś wycenach. Tak jest. I też inspiracją do tej prezentacji było pewne zdarzenie, które się wydarzyło jakiś czas temu. Otrzymaliśmy maila od przeuroczej pani, która stwierdziła, że chciałaby nawiązać z nami współpracę w barterze i barterem, tą wartością dla nas drugą, byłaby paczka mrożonek. No i stwierdziliśmy sobie, kurczę, 5 lat blogowania, tyle czasu poświęconego, tyle podróży. I wyceniają nas na 10 zł. Kurde. Chyba 8,99, bo to była pierwsza rzecz, którą zrobiłem, jak odczytałem tego maila. Wszedłem w internet i poszukałem, ile kosztuje paczka mrożonek. No, stwierdziliśmy, że dużo ludzi może mieć też taki dylemat. Wchodzić w to, czy nie wchodzić. No więc my dzisiaj będziemy chcieli Wam przedstawić różne opcje współpracy, różne takie nasze zagwozdki. No i mam nadzieję, że trochę rozwijemy Waszych wątpliwości, a może też Was zainspirujemy. Także przechodzę. Pierwsza rzecz, którą w ogóle powinniście mieć z tyłu głowy, kiedy czytacie maila o współpracy, to jest to, że podróże to drogie hobby. No, mam nadzieję, że wszyscy się ze mną zgodzą. Czas, który musimy zainwestować w podróżowanie, nakład finansowy, który musimy zainwestować, sprzęty, które musimy kupić, żeby to wszystko nagrać, a potem wyprodukować nasze treści, no to nie są tanie rzeczy. Więc dlaczego my mamy sprzedawać się tak tanio? Albo w ogóle dlaczego mamy robić coś za darmo, skoro tyle inwestujemy? I też nie chciałabym, żebyście zrozumieli, że wszystko musi się toczyć wokół pieniądza, bo tak nie jest. I na tej prezentacji też Wam pokażemy różne podejścia do współpracy. Tak jest. Właśnie nasz kot stwierdził, że też Wam pokażę, jak się bawi zabawką, której nie ruszał przez ostatnie dni. Ale kontynuujemy. Dlatego kilka takich pytań, na które naszym zdaniem warto sobie odpowiedzieć, zanim zaczniecie już taką bardziej szczegółową rozmowę na temat współpracy. Czy w ogóle wierzycie w ten projekt, w produkt? Czy będzie on w ogóle ciekawy dla Waszych odbiorców? Na ile gdzieś on jest spójny z tym, co Wy w ogóle tak jakby robicie? Czy on będzie w ogóle użyteczny dla Waszych odbiorców? Jak Wy to czujecie?
Kolejne pytanie. Jakie korzyści daje Wam produkt? Bo korzyści mogą być różne. To mogą być finansowe korzyści i najczęściej ludzie też takich szukają, ale też mogą być to korzyści rozwojowe, bo niektóre współprace mogą rozwijać jakieś Wasze nowe kompetencje, na przykład kolejne wyzwanie fotograficzne albo kompetencje związane z prezentacją w telewizji, tworzeniem podcastów. Jakby szukajcie też tych innych korzyści, nie tylko finansowych, i zastanawiajcie się, czy ten projekt, ta współpraca jest dla Was rozwojowa też z innego aspektu, nie tylko finansowego. Czy macie czas podjąć się współpracy? No właśnie, tak jak Wam wcześniej powiedzieliśmy, my na co dzień pracujemy w korporacjach, czyli nasz czas jest ograniczony i nasze źródło dochodów główne nie jest związane z podróżami czy właśnie z takimi współpracami, więc czas jest ważny. Też trzeba mieć z tyłu głowy, że projekty potrafią być bardzo dynamiczne i że czasem trzeba się mocno spiąć, żeby zdążyć z wszystkimi terminami. Także zanim podejmiecie decyzję, że wchodzicie już w jakąś współpracę, zastanówcie się, czy macie zabezpieczony czas na tą współpracę, żeby po prostu później nie było nieprzyjemności. Czy produkt pasuje do treści, które na co dzień komunikujesz? To jest w zasadzie to pytanie, powinno być trochę wyżej, bo... Ja myślę, że mrożonki pasują bardzo do tego, co na co dzień przedstawiamy. Generalnie zawsze podejmując się jakiejś współpracy, powinniście myśleć też o tym, czy ta współpraca nawiązuje do treści, które komunikujecie na co dzień. Pamiętajcie o tej autentyczności, że to jest bardzo ważne, żeby być spójnym z tym, co Wy prezentujecie na co dzień, bo za to obserwują Was ludzie, za to oni Was oglądają, więc dziwne by było, gdybyśmy my nagle zaczęli pokazywać, prezentować, powiedzmy, karmę dla psów, których na przykład nie mamy, która totalnie nie pasuje do naszego podróżniczego życia. Także miejcie to na uwadze. Czy po całej tej współpracy z godnością będziecie mogli spojrzeć później w lustro? Zdarza się tak, że niektóre współprace wymagają od Was takiej totalnej metamorfozy albo prezentowania czegoś, z czym nie do końca aż tak się zgadzacie, nie do końca wierzycie. Zastanówcie się, czy te pieniądze są tego warte, bo niektóre kontrakty potrafią być zachęcające, ale znowu, później, jak przyjdzie się zderzyć z rzeczywistością, zobaczycie, że czasem nie do końca to było warte, więc pamiętajcie o tym, żeby być zgodnym ze sobą. Utracone potencjalne możliwości to jest punkt, który na początku myślałam, żeby nie dawać do prezentacji mikroinfluencerów, bo myślałam, że te utracone kontrakty raczej wiążą się z wielkimi twórcami, którzy się wiążą na lata z różnymi markami. Ale też po rozmowie z naszymi podróżniczymi ziomkami stwierdziliśmy, że ten problem dotyczy każdego. I też ja wiem, że to nie jest łatwe, ale trzeba też z tyłu głowy mieć to, że jak już decydujecie się na współpracę z marką X, to ta współpraca zamyka Wam pewnego rodzaju potencjalne możliwości na współpracę z marką Y. A załóżmy, że w jakimś miesiącu współpracujecie z marką X, a za 2 miesiące przychodzi marka Y z super pomysłem, z mega rozwojowym projektem, ale cóż, Wy już nie możecie, bo pracowaliście z X-em. Także miejcie to z tyłu głowy, biorąc pod uwagę różne współprace. A teraz w ogóle kiedy warto się cenić? My chcielibyśmy tutaj zwrócić w ogóle uwagę na taki aspekt związany z tym, ile czasu zajmie Wam dana współpraca? Jak dużo świadczeń jest w niej zawartych? Między innymi dlatego, że my na to patrzymy z punktu widzenia takiego dosyć prozaicznego. Jeżeli współpraca zajmuje dużo czasu, musimy na nią wziąć urlop, czyli de facto pozbawiamy się naszego płatnego urlopu po to, żeby zrobić jakiś projekt. Także oprócz tego, że musimy, tracimy tak jakby czas na nasze wywczasy, to jednak mamy też jakąś wartość tego urlopu. Pytanie, na ile ten projekt jest warty więcej. Oprócz tego ilość świadczeń. Wiadomo, że jeżeli macie do zrobienia jedno zdjęcie na przykład na Instagram i zrobienie jednego seta stories, to inaczej to wycenicie, niż jak ktoś Wam rzuci trzy pakiety stories plus trzy pakiety zdjęć, do tego wpis na blogu, Facebook i jeszcze najlepiej było, żebyście zatańczyli na koniec, na YouTubie i nagrali filmik na YouTube'a.
kiedy w ogóle współpraca wymaga od ciebie nakładu finansowego? No jeżeli ktoś do nas przyjdzie i powie, że słuchajcie, chciałbym od was dostać zdjęcia w górskiej scenerii, no to niestety w promieniu Warszawy nie ma żadnych gór, więc musimy się zapakować w samochód, no i śmignąć te kilkaset kilometrów. Wiadomo, że są ludzie, którzy już mieszkają w górach, no więc na przykład tego kosztu nie poniosą. No ale zazdrościmy. Zazdrościmy. No ale dla nas jest to na przykład również koszt związany z wykupieniem gdzieś sobie noclegu. Także no też taka sugestia z naszej strony, żeby gdzieś to uwzględniać w waszych wycenach. Produkty, które są dla nas atrakcyjne, ale nie jest nam potrzebne do szczęścia, czyli nie jest to jakiś taki główny temat naszej działalności. Lub na przykład wtedy, kiedy wartość projektu nie rekompensuje tego czasu, który musimy w to wnieść. No jeżeli wiecie, macie jakiś projekt, w którym będziecie musieli tych świadczeń zrobić całą masę i zajmie ona wam całą masę dni. No wiadomo, że na przykład takiego filmu nie jesteście w stanie złożyć w ciągu 3-4 dni, tylko raczej zajmie wam to kilka dni. No to są takie elementy, moim zdaniem, na które bardzo mocno trzeba zwracać uwagę przy tych wycenach. Czas to pieniądz. No. Tak jest. No i kiedy jest narzucony w ogóle zakaz konkurencji? To, o czym trochę wspominaliśmy, może to się trochę różni od utraconych korzyści, bo tutaj mamy taki aspekt, no na przykład jeżeli współpracowaliście z jedną marką, producentem piwa, no i ma ona zakaz konkurencji powiedzmy 3 miesięcy, ale już po 2 chciałaby do was przyjść kolejna marka związana z piwem i de facto nie miałaby ona problemu z tym, że 2 miesiące wcześniej reklamowaliście inne piwo, no to jednak macie ten zakaz konkurencji, który jest dosyć kosztowną sprawą, więc czasami jednak lepiej odczekać ten okres. No wiadomo, że też z takiego innego punktu widzenia nie reklamowalibyśmy piwa po sobie w ciągu tylko 3 miesięcy. Chyba, żebyśmy założyli konto podróży z piwem. Ale jeszcze chciałam dodać, że my zakaz konkurencji zawsze wyceniamy jako dodatkową część wyceny, tak żeby też agencji czy klientowi pokazać, że jest to coś, co powinno być dodatkowo wycenione, gdyż jest to no, dość spore ograniczenie i też no, potrafi nam eliminować bardzo fajną współpracę. Kiedy słyszysz, że współpraca z taką marką to prestiż, ja wychodzę z założenia, że na naszym kanale najbardziej prestiżowi to jesteśmy my. Ale prestiż dla kogo? Słuchajcie, no nie dajcie się zwieść takim hasłom, bo no, prestiżowe może być, nie wiem, pojechanie w jakieś luksusowe miejsca, może a nie prezentowanie długopisu. No, naprawdę trzeba też zwracać uwagę na takie rzeczy i my wtedy wyceniamy to razy 2. Po prostu. Kiedy barter? To jest moja część, tak. Kiedy tak barter. No cóż, my staramy się mieć już coraz mniej mamy tych barterów, taka jest prawda, bo no jednak czas to pieniądz i my też mamy dużo różnych obowiązków, więc raczej staramy się łapać współprace, które są płatne. Ale to nie oznacza, że wszystkie nasze współprace są płatne i też nie od zawsze wszystkie współprace były płatne, bo też jesteście twórcami pewnie na różnych etapach rozwoju, więc tutaj chcieliśmy powiedzieć, jak wygląda to u nas, kiedy decydujemy się na barter, kiedy barter wchodzi w grę. I na przykład jest to wtedy, kiedy produkt jest nam w danym momencie bardzo potrzebny. I na przykład mieliśmy taką sytuację, że zepsuł nam się dron. Zepsuł nam się dron, musieliśmy pojechać w konkretne miejsce i nakręcić materiał. No i stwierdziliśmy, że będziemy współpracować z firmą, która nam ten dron wypożyczy, a my przez to będziemy mogli powiedzieć, jaka ta firma jest super i że ona wypożycza i że można tam kupić i że naprawdę to jest super móc z nią współpracować. I dla nas ten barter był super, gdyż otrzymaliśmy produkt, którego w danym momencie bardzo potrzebowaliśmy. No i to było takie, it's a win-win. Ja myślę, że w ogóle bardzo ważny jest aspekt tego, że my jechaliśmy 2 lata temu na urlop sabbatical, w sumie o tym nie powiedzieliśmy, po którym wróciliśmy do naszej pracy po 5 roku. Także jeżeli w ogóle interesuje was ten temat związany z tym, jak można wrócić po 5 roku do pracy i niekoniecznie trzeba rzucać wszystko, żeby wyjechać na najlepszą podróż w życiu, to koniecznie wbijajcie na nasz blog. Ale ambasadorzy sabbatical. Tak jest. I myślę, że w ogóle w związku z sabbaticalem my podjęliśmy bardzo dużo fajnych, barterowych współprac.
Między innymi dlatego, że dostaliśmy całkiem, właśnie nie całkiem, super telefon, z którego mogliśmy korzystać w trakcie tej wyprawy. Dostaliśmy ciuchy, które też były bardzo, bardzo solidne, przydatne. No i wiecie, to są takie elementy, na które naprawdę byśmy musieli w tamtym momencie wydać masę pieniędzy, no a jednak ta kasa została u nas w portfelu. Tak jest. Kolejna rzecz to są te współprace, które dają nam rozwój, o których już trochę wcześniej powiedziałam, czyli współprace, które naprawdę pozwalają poszerzyć nam jakąś kompetencję, rozwinąć się w tym, co robimy, a produkt wydaje się być dla nas mega ciekawy. Też są takie przykłady, kiedy stwierdzamy, że wtedy warto. Jest trochę albo zejść z ceny, albo nawet się dogadać, ale wiemy, że my dzięki temu też coś zyskujemy. Może nie materialnie, ale jakiś rozwój jest. Produkt, akcja, z którymi się utożsamiamy, to są te momenty, kiedy mocno wierzymy w jakąś inicjatywę. To są czasem społeczne akcje, dokładnie. To są takie, powiedzmy, fundacje, kiedy chcemy po prostu im pomóc, bo wydaje nam się, że ta akcja jest słuszna i fajnie, żeby docierała też do naszych obserwujących. Produkt o dużej wartości. No w sumie chyba tu nam się jeszcze nie udało mieć takiej współpracy, ale gdyby na przykład ktoś chciał nam dać luksusowy samochód w barterze, to zapraszamy, jesteśmy chętni, oboje mamy prawo jazdy, także wiecie, odezwijcie się. No ale generalnie zdarza się tak, że niektóre produkty mają naprawdę bardzo dużą wartość i wtedy też bylibyśmy skłonni na taką współpracę barterową. No jeśli oczywiście my też potrzebujemy tego produktu, bo na przykład po co jest mi bardzo drogi, luksusowy piekarnik, skoro mam taki piekarnik w domu, no i jakby nie miała mamy pokazać luksusowego piekarnika. Ale mam piekarnik, a potem jak pokazać piekarnik na kanale podróżniczym, hello. No, dokładnie. Więc jakby bartery o dużej wartości też są takim momentem, kiedy rozważymy współpracę barterową. Współpraca, która daje inne korzyści niż finansowe, czyli właśnie promocja na przykład do innej publiczności. Na przykład jesteśmy w stanie dzięki naszej współpracy dotrzeć do szerszej publiczności albo do takiej, do której ciężko byłoby nam na co dzień trafić. To jest taka korzyść, która też znowu daje Wam rozwój, może nie tyle co kompetencji, ale rozwój Waszego kanału. No dobra, i chyba ten moment, kiedy trzeba czasem powiedzieć nie. No my mamy takie momenty, nie ukrywamy, no, że jednak też w perspektywie tych lat tej asertywności się uczymy i taką rzeczą, której po prostu nie tolerujemy i na którą zawsze powiemy nie, to jest to, gdy mamy bardzo mocno narzucony styl komunikacji przez agencję czy partnera, który w ogóle jest totalnie niespójny z tym, jak my się komunikujemy. My wiemy, że to nie przemówi do naszych obserwujących, my wiemy, jakiego mamy użyć języka. Wy też wiecie, w jaki sposób wy przemawiacie do waszych obserwujących, dlatego, no, że to wy z nimi prowadzicie tą komunikację na co dzień, a nie marka XYZ. Także please też zwracajcie na to uwagę i też to bardzo podkreślajcie we współpracach. Taki kolejny aspekt, kiedy czujemy, że nasze konto zmienia się w jedną wielką półkę sklepową, kiedy tych współprac jest już zdecydowanie za dużo. My też ostatnio mieliśmy fajne tematy do współprac, ale już czuliśmy, że tego trochę w ostatnim okresie było za dużo i też mówimy nie. My mamy akurat ten komfort, że no nie jest to nasze jedyne źródło utrzymania. Obstawiam, że większości z Was, jak tutaj jesteście, też to nie jest jedyne źródło utrzymania. Więc czasem, słuchajcie, naprawdę warto powiedzieć nie. Jeżeli już sami czujecie, że tych akcji jest zbyt wiele. Gdy niedawno robiłeś współpracę z konkurencyjnym produktem, no myślę, że tego nie trzeba gdzieś tutaj specjalnie wyjaśniać, no ale jeżeli promowaliście markę A i za chwilę promujecie markę B z tej samej kategorii, nie wiem, po 3 miesiącach, o których już wcześniej mówiliśmy, no to naszym zdaniem to nie jest najlepszy plan i powinniśmy takie rzeczy dłużej odczekiwać. Nie czujecie tego produktu. No jeżeli na przykład na waszym kanale jest bardzo dużo o zdrowej żywności,
No to chyba niekoniecznie będziecie chcieli robić jakąś promocję hamburgerów, czy pizzy, czy czegoś związanego z olejem palmowym. Chyba, że dietetyczna pizza. Może tak być. Także no jeżeli wiecie, coś jest centralnie przeciwko waszym wartościom, no to zdecydowanie to nie ma sensu. Rzecz, na którą trzeba bardzo zwrócić uwagę, czyli zabójcze terminy. Niestety wiele projektów, nie oszukujmy się, jest robionych w szaleńczym tempie. Nie będziemy w trakcie tej prezentacji tutaj szukać winnych. Ja się zajmuję na co dzień zarządzaniem projektami i powiedzmy sobie, do wielu z tych sytuacji nie musiałoby dochodzić. No ale czasami do nich dochodzi i te zabójcze terminy spadają na nas jako ostatnie ogniwo w tym łańcuchu pokarmowym. Także my na przykład komunikując się z markami bardzo podkreślamy to, że słuchajcie, na zrobienie zdjęć potrzebujemy na przykład tydzień. Potrzebujemy do tego ładnej pogody. Mamy za oknem szaro, chyba jest dzisiaj szaro, więc musicie dać nam taki moment, w którym my będziemy mieli możliwość cyknięcia tego zdjęcia. Więc please, no nie każcie nam robić zdjęcia za 2 dni, bo jest to po prostu dla nas nierealne. My wam nie dowieziemy ani super jakości w tym terminie, ani nie znajdziemy jakiegoś wyjątkowego miejsca i generalnie będzie czuć, że coś tutaj nie do końca zagrało. Właśnie to jest też ważne, żeby agencjom dać tą informację, bo czasem one mogą być nieświadome, że wy macie też inną pracę. Nie każda agencja wie, że poza blogowaniem czy prowadzeniem konta na Instagramie i YouTubie macie też inne zajęcia, więc też już na samym początku tej wyceny trzeba dać znać, że potrzebujecie trochę więcej czasu. Gdy nie wiesz, co cię czeka, projekt powstaje w chaosie. To jest trochę związane z tym, co się dzieje, o czym mówiliśmy w tym punkcie wyżej. Wiecie, z drugiej strony, na tym etapie, na którym wy się dogadujecie na projekt, nie do końca jesteście w stanie przewidzieć, co się dzieje w tym projekcie. Więc to jest po części taka trochę niespodzianka, no ale to się też trochę wiąże z tym, no, że jednak trzeba jak najwięcej tematów starać się dogadywać i żeby gdzieś to było tak jakby spójne w ogóle z waszym tak jakby na co dzień funkcjonowaniem i z waszym tak jakby rytmem funkcjonowania. Ja jeszcze tutaj chcę wtrącić, że te niespodzianki też często są związane z takimi wiadomościami w stylu wyślijcie nam adres, a my wyślemy wam paczkę niespodziankę. No i nam się zawsze zapala wtedy taka czerwona lampka, że no ale halo. Ale co wy nam chcecie wysłać? W sensie, no niby markę znamy, ale z drugiej strony, no nie wiesz, czy tam nie wrzuci czegoś, co na przykład tobie szkodzi, albo z czym się nie zgadzasz. No załóżmy, że jesteś totalnie przeciwnikiem niepotrzebnego plastiku, a nagle dostaniesz jakiś przedmiot opakowany w kilogramie plastiku na przykład. Więc warto jest, jeśli zdecydujesz się w ogóle na taką mystery box, warto jest dopytać, że słuchajcie, ale co tam chcecie wysłać? Czego oczekujecie ode mnie? No bo wiadomo, firma oczekuje, że pokażecie to gdzieś na swoich kontach. No i okej, ale też warto się z nią też dogadać i powiedzieć, że no, chciałabym wiedzieć, co jest w środku, bo nie wszystko chciałabym dostać. No i ostatni punkt w ogóle związany z tym, kiedy te negocjacje finansowe nie do końca się spinają. My ostatnio mieliśmy taką historię, że wycenialiśmy tak jakby 3 działania za kwotę powiedzmy 100, firma nam powiedziała, że możemy zrobić te działania. 100 tysięcy? No niestety takich projektów nie mam. Firma nam powiedziała, że możemy zrobić 1 działanie za kwotę 33, czyli za 1/3. My powiedzieliśmy, że w takim razie dziękujemy Państwu serdecznie, spotkamy się pewnie przy innym projekcie, przy innym działaniu, po czym minęły 4 tygodnie i do nas wrócili. I stanęliśmy na naszej pierwotnej ofercie. Także też wiecie, to nie jest tak, że zawsze trzeba tutaj schodzić z tej ceny i wszystko robić na siłę. My raczej jesteśmy tego zdania, że jednak trzeba się trzymać pewnego rodzaju stawek. Tak, te negocjacje są potrzebne i też warto rozmawiać, ale jeżeli naprawdę oferowane jest wam 50% ceny, no to zastanówcie się, czy jest to wam aż tak bardzo do szczęścia potrzebne i pamiętajcie, podróże to drogie hobby, a numer 2, macie też inne źródło dochodu, więc wasze życie nie jest uzależnione od tej współpracy, a być może tak jak w naszym wypadku, w końcu okaże się, że klient dojdzie
to rozum do głowy, tak to się mówi, i zdecyduje się na współpracę z wami. I warto jest o to walczyć. Zegar biegnie nieubłaganie. Tak, golden rules, czyli jak nie popełniać naszych błędów, albo nie tyle z naszych błędów, to co my sobie gdzieś tam wypracowaliśmy przez ostatnie lata, to przede wszystkim naczelny punkt to rób to, co czujesz i bądź sobą. Bo za to śledzą was ludzie, za to was oglądają i jeżeli nagle pod wpływem tej współpracy staniecie się kimś innym, zaczniecie nagle skrajnie pokazywać coś innego, to to jest bardzo krótka droga do sukcesu, w sumie nie, żadna droga do sukcesu, a szybka droga do tego, żeby odpłynęła wam ta społeczność, więc bądźcie zawsze szczerzy i bądźcie sobą. Zawsze miecie spisane wszystkie świadczenia. No niby to jest banał, ale no, w dzisiejszych czasach, tak jak wspomnieliśmy, dużo rzeczy powstaje w chaosie, na szybko. Okej, to się dogadamy, ale zróbcie już to. No nie, nie róbcie tak. Najpierw spiszcie wszystkie ustalenia. To może być nawet na mailu, a później ewentualnie umowach, aczkolwiek my i tak jesteśmy zwolennikami przeczytania tej umowy, zobaczenia tych podpunktów, bo w tej umowie potrafią być zaszyte różne niefajne rzeczy, albo na przykład czasem to nie jest celowe przez agencję, ale kopiują jakieś dziwne umowy. Wiecie, no trzeba to sprawdzić. Trzeba wiedzieć, na czym stoicie i komu sprzedajecie tą duszę. Miejcie to wszystko spisane i potwierdzone. Określcie termin swojej pracy, ale i termin zapłaty. To jest coś, co zazwyczaj właśnie jest na umowie i powinno być na umowie, bo generalnie wiadomo, z jednej strony agencja, klient chce, żebyście szybko wszystko dostarczyli, no a kiedy przychodzi do zapłaty, no to bywa różnie. Tu bywa jakieś opóźnienia, tutaj coś tam. Więc generalnie warto jest w umowie uwzględnić czas, jaki agencja, klient ma wam przysłać wynagrodzenie. I to jest też taki hint dla was, jeżeli nie prowadzicie swojej firmy i nie wystawiacie faktur, tylko tak jak my działacie na różne zlecenia, to warto jest po skończonej pracy od razu wysłać wszystkie statystyki, spis i poprosić o rachunek. Bo to jest taki trik, który robią często agencje, że wysyłają wam ten rachunek no jakoś tak po czasie, bo w umowie jest napisane tam 30-60 dni od otrzymania rachunku. Więc warto się od razu przypomnieć o ten rachunek, bo rachunek jakby napisze za was firma, ale żeby on jak najszybciej był dostarczony i podpisany, bo wtedy wy szybciej otrzymacie płatność. Elastyczność jest fajna, ale gdy ćwiczysz jogę, no właśnie, to jest rzecz, której my też się uczymy i wy pewnie też, jak nie dać sobie wyjść na głowę, bo też zwłaszcza przy pierwszych współpracach, chociaż myślę, że przy każdej, my staramy się, żeby no jakby obie strony były zadowolone, a przede wszystkim klient, żeby był zadowolony z naszych treści, z naszych zasięgów czy rezultatów. Ale zdarzają się momenty, kiedy agencja bardzo mocno nas puszuje o jakieś dodatkowe świadczenia, na które się nie umawialiśmy. No i no wiadomo, trochę głupio powiedzieć nie, ale z drugiej strony dlaczego mówić tak? Przecież umawialiśmy się na konkretną porcję świadczeń. Więc tutaj też apelujemy do was, żeby zachować ten umiar i żeby no, trzymać się reguł, bo to bardzo łatwo wychodzi później gdzieś i... No. No i niestety jest też tak, że jak ktoś czuje, że jesteście tutaj dosyć miękcy, można tak powiedzieć, to też lubi to wykorzystywać i to jest związane z kolejnym punktem. No właśnie, biznes to biznes. My też mieliśmy parę takich wtop, że byliśmy zbyt cool. A to oznacza, że jak jakaś agencja pisała do nas, siema Artur, siema Ania, no to my no siema, współpracujemy. No i generalnie szło to w złym kierunku, bo później ciężko było znowu wrócić do tej takiej biznesowej twarzy i rozliczać się za efekty, za pracę. I też tutaj taka rada dla was, żeby za bardzo się nie spoufalać z agencją czy klientem. Nie mówię, żeby być tutaj sztywnym jak w urzędzie, ale o to, żeby jednak zachować ten dystans, przynajmniej do końca projektu. I my też mamy takie przykłady, że mamy kontakt z starymi klientami, z którymi naprawdę rozmawiamy sobie o różnych rzeczach i to jest bardzo przyjemne i traktujemy ich jako dobrych znajomych, ale ta relacja została nawiązana po projekcie i to było zdrowe, więc tak też wam rekomendujemy.
No i rozmawiać z innymi twórcami. Kurczę, nikt was lepiej nie zrozumie jak inny twórca. I my też często radzimy się naszych znajomych, no zwłaszcza, że branża podróżnicza jest mega otwarta i sympatyczna i no czujemy się, że to jest taka nasza rodzina, więc warto konsultować różne pomysły, czy nawet i wyceny z zaufanymi twórcami, których lubicie i którzy też mają inne doświadczenia i mogą wam fajne rzeczy doradzić, więc rozmawiajcie też z nimi. I pamiętajcie, że świat jest mały. Karma wraca. Nie ma co być chamem, nie ma co być leniuchem, bo to wszystko gdzieś tam w świecie krąży, więc starajcie się mieć wiarygodny, dobry wizerunek, bo jeżeli współpraca będzie fajna, no to zdarza się, że też agencje mówią, że o, z nimi się super współpracowało, może chcecie. Jakby te dobre opinie, ale i złe no krążą, więc pamiętajcie, że trzeba się dobrze prezentować. No i dobry wraca, więc też trzeba być dobrym człowiekiem. I pamiętajcie, że w agencjach też pracują ludzie, więc nawet jak dostaniecie wspomniany mail z mrożonką, to nie odpisujcie, że nie robię tego za żadne pieniądze, tylko grzecznie powiedzcie, o co chodzi, bo tam też pracują ludzie, więc szanujmy się. No dobra, to teraz na koniec jak się wyceniać. Chcielibyśmy tutaj zwrócić wam uwagę, że ciężko w ogóle jest odpowiedzieć na to pytanie i powiedzieć, że coś ma kosztować X, Y, Z, dlatego że każdy z nas ma inną wielkość publiczności, każdy z nas ma inne doświadczenia, każdy z nas współpracował z innymi markami. Także jest to dosyć ciężkie, ale chcielibyśmy zwrócić wam uwagę na to, na co powinniście zwrócić uwagę, czyli w ogóle czas, jaki zajmuje wam przygotowanie tego kontentu. Czy musicie brać ten urlop? Ile dni musicie na to poświęcić? Czy pójdzie wam to szybko, sprawnie? No bo czasem też jest tak, że może jest dużo tych świadczeń, ale możecie zrobić stosunkowo sprawnie, bo projekt jest w waszym mieście, macie blisko i nie wiem, akurat coś jest centralnie, co trafia w was, jest w 100% spójne i zajmie wam to połowę czasu niż mielibyście robić dokładnie to samo z produktem, z którym się męczycie. Nakład finansowy, czyli dni urlopowe, o których wspominaliśmy, transport czy noclegi. No, nie oszukujmy się, jak jedziecie na wakacje, to są koszty, które też ponosicie, więc jak jedziecie na projekt, czy jak z pracy jedziemy na projekt, no to pracodawca nam zapewnia te rzeczy, jak dotarcie do innego miasta, szkoda w sumie, że nie ma nas we Wrocławiu, czy na przykład nocleg. Współczynnik upierdliwości, czyli proces akceptacyjny, możliwa ilość korekt. To są też takie rzeczy, które przeważnie są zapisane w umowach, no ale też o wielu z nich się dowiadujemy de facto już współpracując z tym naszym partnerem tak ramię w ramię na takim codziennym, nazwijmy to, podłożu. No, zakaz konkurencji formalny i nieformalny, czyli to ile macie wpisanych tych miesięcy w umowę, no ale też to, że no, jeżeli reklamowaliście produkt z danej kategorii, no to ciężko też oczekiwać, żebyście za chwilę reklamowali bardzo podobny produkt w tej kategorii. Także to są takie rzeczy, które są po części też no nieformalne, niekoniecznie zawsze spisane. No i prawa autorskie, czyli to, co też warto mieć na uwadze podpisując umowę, żeby się nie okazało, że zaraz wyląduje wasza twarz na największym billboardzie w mieście. Oczywiście trochę to przerysowuję, ale to tak, żeby dać wam tak jakby obraz tego, co tam czasem jest spisane. My na przykład staramy się, żeby zawsze w tych prawach autorskich były rzeczy związane tylko i wyłącznie z marketingiem internetowym, żeby tam nie wyskakiwały jakieś rzeczy z takim, nazwijmy to, marketingiem tradycyjnym, jakimiś gazetami, billboardami i z takimi rzeczami. Także też warto, żeby te prawa autorskie były jakoś określone w czasie, żeby się nie okazało, że za 15 lat wasze zdjęcie, jak już będziecie sławni i zarobicie kupę tych pieniędzy, zostanie wykorzystane w jakiś dziwny sposób. Także to są takie nasze, myślę, porady dotyczące wyceny. Tak, są takie determinanty, które wpływają na wartość tej współpracy i które warto sobie dziś z tyłu głowy mieć. Więc mam nadzieję, że to będzie taka ściąga. I też pamiętajcie, że no, wasza wartość też rośnie w czasie. My też mamy taki przykład, kiedy
pewien klient wrócił do nas po jakimś czasie i chciał dokładnie tą samą współpracę, ale oczywiście z nowym produktem, a my powiedzieliśmy mu, że no teraz to razy 3. I był bardzo zdziwiony, że ale dlaczego? Przecież ostatnio tak super nam się współpracowało i my myślimy sobie, no tak, super, ale przez ten czas my się też nauczyliśmy, też zwiększyliśmy trochę dotarcie i tą społeczność, którą mamy, więc warto też o tym pamiętać, warto o siebie walczyć, bo to jest wasza ciężka praca, która powinna być nagradzana. Jak pracujecie ciężko w biurze, dostajecie za to wynagrodzenie, więc tutaj jest tak samo. Dokładnie tak. No i z naszej strony robimy już takie piękne przejście do tego, że chcielibyśmy wam życzyć owocnych współprac. Także myślę, że jeżeli macie w ogóle pytania do nas, jakiekolwiek, to śmiało szukajcie nas na Instagramie czy Facebooku i chętnie z wami porozmawiamy już prywatnie. Mamy nadzieję, że to wystąpienie trochę was zainspiruje i da wam też odwagę do tego, żeby walczyć o siebie, bo wiem, że nie jest zawsze tak łatwo się wycenić. W ogóle co to jest? Wyceniamy siebie. To jest też dziwne. Więc mamy nadzieję, że was to trochę zainspiruje. No a jeśli macie jakieś pytania lub z czym się nie zgadzacie, no to piszcie do nas. Cześć wszystkim, ja nazywam się Magda Staszewska, chociaż jak ktoś mnie kojarzy, to może bardziej kojarzy mnie z mojego pseudonimu artystycznego Cebula, który wziął się z nazwy mojego bloga i social media, czyli The Traveling Onion. Bardzo ubolewam, że nie możemy spotkać się na sali na żywo i porozmawiać, bo uwielbiam taką interakcję z widzem, jak możemy właśnie przedyskutować wiele spraw, jak macie pytania i to jest taki żywioł. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, taka sytuacja. I tak mam nadzieję, że z chęcią wysłuchacie tego, co mam do powiedzenia. Mój panel będzie o tym, jak 2 lata rozwinąć i zmonetyzować konto podróżnicze na Instagramie. Ja działam w internecie prawie już 2,5 roku i przez ten czas zgromadziłam 50 tysięcy bardzo zaangażowanych odbiorców. Także jak 2 lata rozwinąć i zmonetyzować konto podróżnicze na Instagramie. I pokażę wam, o czym dokładnie będzie wystąpienie. Sekundeczkę, trochę technologii, człowiek się gubi. Dobra, mamy to. Plan wystąpienia, magiczny świat Instagrama, jak zacząć i na co zwracać uwagę. Potem powiem wam, jak rozwinąć profil i pozyskać odbiorców oraz jak monetyzować konto podróżnicze bez robienia współprac. Bo ja współprac, to nie jest tak, że nie robię, ale robię bardzo, bardzo niewiele. W tym roku chyba zrobiłam 5, a mamy październik. Kilka słów o mnie. A, jeszcze jedna ważna rzecz. To, co wam powiem, jest oparte tylko i wyłącznie moim doświadczeniem. Nie jestem jakimś specjalistą. Ja po prostu zbudowałam swoją społeczność i podzielę się z wami tymi różnymi spostrzeżeniami, które sobie zebrałam w taką jedną całość na podstawie tej mojej działalności. Osoba, która zaczęła działać 1 maja 2018 roku, czyli niecałe 2,5 roku temu. Ja nigdy nie czytałam blogów, nie obserwowałam żadnych influencerów, bo wtedy jeszcze uważałam te 2 czy 3 lata temu, że to jest takie dziwne obserwować obce osoby, których się nie zna. Jakoś mnie to nawet nie interesowało. Teraz oczywiście jestem w ogóle zafascynowana, uwielbiam konta podróżnicze. Nie oglądałam też YouTube'a, bo nie, wolę czytać książki niż oglądać tego typu rzeczy. I nie obserwowałam właśnie żadnych tego typu ludzi i w ogóle nie miałam pojęcia ani o marketingu, ani o social media marketingu. I cokolwiek, co z tym jest związane. Po prostu zawsze kochałam podróże. No i też za bardzo lubiłam pracę w korporacji. Powiedzmy sobie szczerze, nawet wręcz nie nienawidziłam. Także ja miałam 0 doświadczenia, 0 znajomości. O, nawet nie wiem, co ja pokazuję. Także 0 doświadczenia, 0 znajomości, 0 wiedzy, ale 100% pasji do podróży. No i o tym, że zaczęłam właściwie działać na Instagramie, to jest taki właściwie przypadek. Koleżanki mnie namawiały, mówił: o, stara, ty masz takie super historie, jest tyle przypałów, ktoś się o tobie musi dowiedzieć, świat się po prostu musi o tobie dowiedzieć. Ja nie byłam przekonana, zwłaszcza, że miałam świadomość,
wiecie, w 2018 roku w połowie już było bardzo dużo tych kont, naprawdę osoby, które były w sieci od bardzo dawna, typu Busem przez świat, Globstory, Czas na wywczas, znaczy nie Czas na wywczas, przepraszam, zawsze ich mylę, Gdzie bądź, bo oni też są parki bardzo do siebie podobne i się razem przyjaźnią. Także było dużo tych kont i ja, szczerze powiedziawszy, nie wróżyłam sobie żadnej świetlanej przyszłości i pracy w internecie. Bardzo jestem wdzięczna, że mogę to robić, naprawdę. I to tak jakby przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bo nie wiedziałam, że zbiorę taką liczbę osób. Naprawdę, to jest dla mnie tak miłe. Jakby ten cały feedback, który dostaję od ludzi, wiadomości i naprawdę to jest dla mnie przemiłe, ale nie spodziewałam się, że coś takiego mnie spotka. I było to dla mnie naprawdę bardzo miłe. Tym bardziej, że tak spontanicznie rzuciłam pracę w zeszłym roku w czerwcu w korporacji. Pracowałam w handlu międzynarodowym. No i cieszę się, że to sobie wymyśliłam, ten biznes, który sobie stworzyłam. Pozwolił mi na to, że robię to, co kocham. Nie muszę pracować w korporacji, bo nigdy nie chciałam pracować dla kogoś. Zawsze chciałam mieć swoją działalność, jako że cała moja rodzina po prostu ma swoją własną działalność. Babcie, dziadkowie, rodzice. I cieszę się, że internet mi na to pozwolił. No dobra, przejdźmy do szczegółów. Pasja w większości przypadków się obroni, ale warto to właśnie robić na początku dla siebie, a nie dla zysku. I tak właśnie było u mnie. Ja, tak jak powiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy, że to, co robię, może tak urosnąć i mogę odnieść taki sukces. Czy sukces? Dla innych to jest sukces, ale dla drugich nie. Dla jednych sukcesem jest mieć 1 000 000 obserwatorów. Ja mam 50 tysięcy, prawie już tam brakuje tam chyba 600, tak teraz? I tyle. Tylko, że wiecie co, tak to jest, że jak te blogerki zakładały te swoje blogi 10 czy 15 lat temu, to one robiły to z ciekawości, trochę powiedzmy z pasji, na pewno nie dla zysku, a te 4-5 lat temu ludzie sobie zdawali już sprawę, że to jest bardzo dochodowa branża i zakładali to stricte dla zysku. A odbiorca nie jest głupi, on coś takiego wyczuje i naprawdę, jak robimy to stricte dla pieniędzy, to moim zdaniem taka osoba nie ma racji bytu w internecie. Ja nie mówię, że pieniądze są złe, bo wkładamy w to taki ogrom pracy, że to jest normalne, że po jakimś czasie chcemy na tym zarabiać i dlaczego nie, skoro ja na przykład, jak rozwijałam swojego Instagrama, to pracowałam w handlu międzynarodowym, a drugi etat robiłam na Instagramie i w handlu pracowałam od poniedziałku do piątku, a ja na Instagramie pracowałam codziennie, już tworzyłam swoje wpisy na bloga. Naprawdę to był ogrom pracy. Nie mówię, że to jest coś złego, oczywiście, że nie, tylko że nie zakładać coś od razu z myślą zysku. Tak jak powiedziała moja koleżanka z bloga, Ania Maluje, taki właśnie influencer, który ma, kurczę, nie lubię tego słowa influencer, bo to jest dla mnie pejoratywne znaczenie, ale ogólnie powiedzmy sobie influencer, ja na przykład nazywam siebie twórcą, twórca influencer, który ma takim, powiedzmy kolokwialnie mówiąc, takie mega ciśnienie, jest jak chłopak na imprezie, który strasznie się stara i czym bardziej się stara, tym mu nie wychodzi. Dlatego naprawdę moim zdaniem obronią się tej osoby, które mają pasję. Jeszcze inne czynniki, o których potem Wam powiem, ale naprawdę warto robić to na początku na 100% dla siebie, nie myśląc właśnie o tym, co przyjdzie potem. No i tutaj 3 punkty, które moim zdaniem też są bardzo ważne. Pierwszy, musicie sobie określić cel, mieć pomysł na siebie i czymś się wyróżniać. Cel taki, że co chcecie robić, bo nie to, że teraz sobie wstawicie piękne zdjęcia. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o podróżników, to ja myślę, że 95% podróżników ma lepsze zdjęcia ode mnie, lepszy sprzęt. Ja wszystko robię tutaj, proszę bardzo, mam swoje logo, ale wszystko swoim iPhone'em X, nawet to nie jest nowy iPhone, a są ludzie, którzy mają świetne sprzęty, świetne drony, świetne przeróbki, a mają te konta bardzo małe. Dlatego ale dobra, to nie o tym dyskusja. Chodzi o to, że musicie sobie określić cel, naprawdę, co chcecie robić. Właśnie, czy podróże, czy no my się tutaj zajmujemy podróżami, no bo ja zajmuję się tylko podróżami, ale właśnie, czy parenting. Cel tego, co chcecie robić. Ja zawsze wiedziałam, że no to podróże. Mieć pomysł na siebie, czyli, no ale myślę, że cel i pomysł na siebie się z tym wiążą i czymś się wyróżniać. Czymś się wyróżniać dlatego, że teraz tych influencerów są miliony, setki, naprawdę, tego jest tak dużo, że trudno się wybić w tak dużej grupie. Dlatego naprawdę trzeba mieć pomysł na siebie, być oryginalnym, nikogo nie kopiować. Przede wszystkim dlatego, że już jest taka jedna osoba, a to Wy jesteście jedyni unikatowi i warto robić coś innego. Innego w sensie takim, że nie udawajcie po prostu nikogo. Bądźcie sobą, miejcie swój pomysł. Na pewno nie kopiujcie innych i znajdźcie coś, czym możecie się wyróżniać. No i jak sobie już określicie taki cel, będziecie wiedzieli, co chcecie robić, w jaką stronę iść, to możecie założyć taki profil. Co dalej?
dobra i chwytliwa nazwa. Nazwa ważne, żeby była krótka, treściwa, konkretna, bez 5000 kropek typu coś tam kropka, coś tam kropka, coś tam, bez podłóg. Podłoga to jest taki ten ukośnik na dole. Coś bardzo przyciągającego. Ja, powiedzmy szczerze, nie uważam, że moja nazwa taka jest, dlatego że mam to D. I nawet jak byłam tutaj na śniadanie czy Dzień Dobry TVN, to za każdym razem mówili Magda Traveling Onion, nie D Traveling Onion. Także to był ten problem. I po drugie, ja mam traveling przez 2L. Dlaczego? Dlatego, że ja się na początku przez pierwszy miesiąc nazywałam Onion in Travel. Ale moja koleżanka Charlotte, która jest Amerykanką, powiedziała mi, że to jest nie do końca poprawnie, o czym wiedziałam. Po prostu ja założyłam ten profil, jak byłam pijana. Powiedziała mi, że po tym jak urosnę, nie wiadomo gdzie, do jakiego etapu dotrę i też nie wiadomo, czy może będę prowadziła taką tokę po angielsku, to ktoś może mi to wytknąć, więc fajnie, jakbym miała od razu poprawnie, więc powiedziała, że poprawnie po angielsku to jest The Traveling Onion. No i ta wersja amerykańska jest Traveling przez 2L, a brytyjska przez 1. A jako, że Charlotte jest Amerykanką, to mam wersję amerykańską przez 2L i też to ludzie bardzo często mylą, naprawdę. Jakby piszą, na przykład widzę na jakichś forach podróżniczych często, o, że ta Traveling Onion jest fajna i na przykład bez D i jedno L. Albo o, zobaczcie u Traveling Onion i znowu przez jedno L, także albo D zapominają, albo L, albo tego i tego, także często się zdarza, więc moja nazwa nie jest dobrym przykładem. Ale na przykład Dodo Knitter, Capuleo e lo Staliano, Z busem przez świat. To są fajne nazwy, takie chwytliwe, które łatwo zapamiętać. Przepraszam, strasznie mi nos swędzi. Także to jest naprawdę ważne. Druga rzecz, ciekawe i czytelne bio, opis profilu, tak jak tutaj zobaczcie u mnie. Jak ktoś Was poleci, czy ktoś przez przypadek na Was wejdzie, to macie dosłownie takie 5, może 10 sekund, żeby odbiorcę zaciekawić. On wchodzi, patrzy i mówi, okej, zostaje czy nie. I zobaczcie, u mnie przyjdzie i zobaczy tak. Okej, okay, full time travel girl, czyli ona podróżuje, odwiedziła 49 krajów, podróżujące plus nie wiadomo o co chodzi, to jest generalnie mój hashtag, który stworzyłam, mieszkała tu i tu, o, organizuje wyjazd dla kobiet, gotuje, pisze, o, może ciekawe. Więc jeżeli tam nie będziecie mieli nic, albo jakieś takie głupotki, to ktoś po prostu zobaczy zdjęcia jak zdjęcia i przejdzie dalej, ale jeżeli coś go zaciekawi, to właśnie to bio, ten opis profilu, to jest ten czas, kiedy to jest... Przepraszam, tak mi swędzi, no, że nie wytrzymam już. Dobra, już przepraszam, skupiam się. To jest to coś, co po prostu Wam tego odbiorcę przyciągnie. I druga sprawa, tutaj macie o mnie w zapisanych highlightsach. To też jest bardzo ważne, bo ta osoba jak zobaczy, okej, okay, tyle podróżowała, to robię. W ogóle podróżnicy bardzo fajnie pisać jest liczbę krajów, którą się odwiedziło. Zauważyłam, że to bardzo przyciąga ludzi. I też tu, gdzie mam podróżujące plecy, na przykład jak jesteście w podróży, to Pineskę i na przykład Greece, albo Tunisia, albo cokolwiek, albo na przykład Sun Greece, Sun Island i tak dalej. Także fajnie napisać tam Sun Spain i tego typu rzeczy, żeby ludzie wiedzieli, o, zaraz będzie w Hiszpanii, zobaczymy, co tam będzie miała, zaobserwuję, bo ja się interesuję Hiszpanią na przykład. No, a to o mnie tutaj właśnie w tych highlightsach, co mam, co jest moja ta buźka w czapce, też jest fajne, bo jak ktoś już zaciekawi się tymi, wiecie, kilkoma słowami o Was, to może sobie wejść, zobaczyć, a, poczytam, co ona ma ciekawego do powiedzenia. I tam jest taki, moim zdaniem, fajnie dać około 5-7 kafelków, tak się mówi, kafelków, tak, takich bardziej szczegółowego opisu. Ja tam mam na przykład, ile mam lat, skąd jestem, co studiowałam, bo to też dzięki temu, że mam już troszeczkę tą większą grupę, to dużo ludzi pisze do mnie, pisało, teraz już nie pisze, i się pytało, a skąd jesteś, a ile masz lat, a co studiowałaś, a gdzie? A dzięki temu, że tam to jest opisane, po prostu też zaoszczędzam dzięki temu czas, też zaspokajam czyjąś ciekawość i też przyciągam jakieś nowe osoby. Także hashtagi tematyczne w bio, to też jest ważne. Ja mam travel girl, tutaj na górze, widzicie? I ten hashtag tematyczny, z tego co słyszałam, nie wiem na ile to jest potwierdzone, ale robiłam eksperymenty z koleżankami i u nas to się sprawdziło. On przyciąga też grupę odbiorców, która jest zainteresowana danym tematem, czyli na przykład możecie dać hashtag podróże, travel, tego typu rzeczy, nie wiem, van life, i to przyciąga Wam grupę odbiorców, pojawiacie się w tych propozycjach jako konto dla tych osób, które są zainteresowane danym tematem, czyli w moim przypadku podróże, dziewczyny, tego typu klimaty. No i oczywiście ustawić na konto twórcy lub firmowe. Dzięki temu, że macie takie konto, możecie mieć statystyki, analizować sobie profil i po prostu macie dostęp do wielu rzeczy. Także to też jest bardzo ważne.
Tu macie mój feed, czyli moje zdjęcia. Ja generalnie wiem, że są osoby, które jakieś tam są profile, takie w ogóle, nie, czy nie profile, tylko apki sobie ustawiają zdjęcia, że wszystko musi pasować jedno do drugiego. Ja tego nie robiłam, nigdy nie będę robić. Uważam, że podróże są kolorowe i wygląda to po prostu ładnie, bo miejsca są różnorodne. Wiem, że są ludzie, którzy na przykład byli w Sardynii, to wszystkie mają zdjęcia w jednym tam ciągu, takie lazurowe, potem Toskania, wszystkie na złoto, potem, nie wiem, Azja puszcza na zielono i wszystko jest razem, żeby to było pięknie spójne. I ja tego tak nie ustawiam, tak jak wam powiedziałam. Ja uważam, że podróże są kolorowe i fit musi być kolorowy, bo świat jest po prostu kolorowy. Ale to jest kwestia indywidualna, jakby ja nie krytykuję osób, które robią inaczej. Sekundkę, napiję się, bo zobaczcie, jaki kubek tematyczny mam. Direction Anywhere, od busem przez świat. Świetne są te kubki. Dobra, jeżeli chodzi o dodawanie zdjęć, ja szczerze mówiąc tego już tak bardzo nie stosuję, aczkolwiek uważam, że warto eksperymentować. Dobra pora nie w trakcie pracy. Tak i nie, teraz szczerze mówiąc o tym uważam. Trzeba śledzić statystyki, tak jak powiedziałam wcześniej, dobra pora. Kiedy jest dobra pora? Dobrą porą na pewno nie jest godzina 24, czy po 22, ani o 5 rano, bo to zdjęcie nie ma możliwości zażreć, tak mówiąc kolokwialnie. W ogóle bardzo lubię kolokwializmy, jak zauważyliście pewnie. Najbardziej kluczowa jest pierwsza godzina dla zdjęcia, właściwie pierwsze 2 godziny, ale pierwsza godzina jest najważniejsza. I ja stosuję to tak, że zazwyczaj staram się dawać zdjęcia, tak jak ludzie jadą do pracy, wtedy są w komunikacji i sprawdzają social media, czyli tak od 8 do 10. I potem po pracy, czyli po 18, no i w weekendy właściwie o każdej porze po 10, bo tak sobie zazwyczaj każdy dłużej pośpi, do 9, 10 i potem dodaję takie zdjęcie. Aczkolwiek, jak mówię, trzeba eksperymentować. Tu mam nie w trakcie pracy, aczkolwiek powiem wam, że ja już dodaję w trakcie pracy i widzę, że chyba ludzie już są znudzeni pod koniec, o 16 mniej więcej. I tak już wiecie, wyczekują te 17, kiedy skończą pracę i siedzą w tych telefonach, także to też jest spoko. Jeżeli chodzi o hashtagi, to zawsze 30 hashtagów. Ja myślę, że jeżeli jesteś na początku swojej drogi, to warto z tymi hashtagami eksperymentować. Ja nigdy nie byłam specjalistką do hashtagów i jakoś, nie wiem, nie jestem ich fanką. Uważam, że one tak naprawdę, oprócz tego, że dają duży zasięg, mogą dać duży zasięg zdjęcia, to tak fizycznie nic nie dają, bo ani od tego nie przybywają odbiorcy. Tak nic się od tego nie dzieje. Ja dużo miałam spamu, teraz w ogóle zablokowałam to, że tylko osoby, które mnie obserwują, mogą komentować mi zdjęcia, ale zauważam, że przez hashtagi mam dużo spamu, no ale generalnie warto używać tych hashtagów, zawsze 30, mniej więcej 20 polskich, 10 angielskich. Dlaczego angielskich? Bo z mojego doświadczenia angielskie duży zasięg generują pod zdjęciami, no wiadomo, duży zasięg też jest fajny dla reklamodawców, bo oni po prostu, jak widzą, że zdjęcie ma duże zasięgi, no to wtedy też możemy się więcej wyceniać. Ale ja powiem wam, że ja tam sobie daję zazwyczaj 5 hashtagów, które po prostu spontanicznie sobie piszę posta, to tam mówię, no dobra, to tam dam travel girl, podróże, podróże małe, duże i daję to. Bardzo często to, co jest w ogóle ogromnym błędem, kopiuję hashtagi, które już mam, właściwie cały czas te same, gdzieś w notatniku zapisane, więc dla mnie, ja już mam taką grupę odbiorców naprawdę, której jestem bardzo usatysfakcjonowana i też zauważyłam, że jakbym nie kombinowała, te hashtagi mi tak dużo nie dają i po prostu mi jest to jakoś bardzo niepotrzebne, aczkolwiek uważam, że no one jakby dają nam ten zasięg, nie dają nam realnych odbiorców, ale dają nam jednak zasięgi, więc fajnie z tym eksperymentować, no ale mówię, to jakby ja nie chcę się tym wypowiadać, bo po prostu na tym się nie znam, bo tego nie stosuję, mi to aż tak nie jest po prostu potrzebne. Ale najważniejsze jest to, żeby eksperymentować różne hashtagi, różne pory dnia i po prostu tego typu rzeczy. No dobra, idziemy dalej, bo się rozgadałam. Stories, największa siła Instagrama. Oj tak, naprawdę, ja w ogóle kocham stories. Dla mnie jest taki żywioł, po prostu uwielbiam ten kontakt z odbiorcą, aczkolwiek ja nie mówię do telefonu. Nie biorę telefonu, mówię tak, o, cześć kochani, co tam dzisiaj u was? Nie, nie robię czegoś takiego. Jak już mówię, na przykład zazwyczaj piszę i kamerka jest w drugą stronę i pokazuję ludziom jakieś rzeczy i mówię do nich, ale nie tak, że wiecie, pokazuję się twarzą. Dlaczego stories są tak ważne? Dlatego, że odbiorca czuje taki kontakt z wami. On zna waszą barwę głosu, waszą mimikę. Mimika, to do niego mówicie, jak nie, no to nie. I jakby to jest taki kontakt, że wy to wrzucacie, pach i to jest. I to jakieś moim zdaniem jest naprawdę ogromną siłą Instagrama. Ja sprzedaję wszystkie swoje wyjazdy tylko przez stories. I moje koleżanki mają przeróżne, naprawdę przeróżne produkty i też wszystko idzie przez stories. Także stories ma ogromną siłę. I wiecie, zazwyczaj na stories ogląda was tak 10% to jest już fajnie, 20% to jest super, 30% odbiorców to jest zajebiście, 50% to prawie nikt nie dochodzi. Więc mam wrażenie, że te osoby, które was oglądają, to oglądają was te osoby, które są najbardziej zaangażowane. Te, które was najbardziej lubią,
te, których treści najbardziej Was interesują. Więc stories to jest ogromną siłą i no jest przede wszystkim też ogromną siłą sprzedażową. I tak właśnie super kontaktem z odbiorcą. Dobra, lecimy dalej. Co jest najważniejsze w budowaniu marki osobistej? Ja mając na myśli markę osobistą, uważam, że moja marka osobista, The Traveling Onion, to już jest moja marka osobista. Więc po prostu co trzeba zrobić, budując taki profil, który po części właściwie już po jakimś czasie staje się Waszą marką osobistą. Słuchajcie, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, jest wiele osób, które mają lepsze zdjęcia ode mnie, naprawdę świetne zdjęcia, świetne filmy, ale jednak gdzieś w pewnym miejscu stanęły. Dlatego, że właśnie osobowość to jest mega ważne. To jest rzecz, której się nie da nauczyć, nie nauczy się tego z żadnych podręczników. Po prostu ludzie, którzy mają charyzmę, są naturalni, autentyczni, to jest bardzo ważne. Ja z tego, co wiem od ludzi, w sensie, bo dostaję jakieś tam różne wiadomości, to właśnie ludzie mnie za to lubią, że ja tam jestem podobno, mam dużo energii, jestem śmieszna i generalnie fajnie się mnie ogląda i gadam głupoty i jest śmiesznie. Ale właśnie ludzie już nie lubią takich tych idealnych dziewczyn, wiecie, piękne suknie się, w ogóle, przepraszam, że to słowo wiecie, teraz mówię wiecie, chyba nie wiecie, znaczy może wiecie, nie wiem, ale nie mogę się tego oduczyć, jak sama jak na Insta Stories mówię, chociaż ciągle mówię wiecie, ale dobra, sorry. W każdym razie wiecie, takie te suknie długie, piękne hotele i tak dalej, ludzi już to nie jara, tak nie wygląda życie, no. Więc osobowość, ale taka prawdziwa osobowość, systematyczność, dobra, przechodzimy dalej, systematyczność, to jest mega ważne. Podam Wam przykład mojej koleżanki, nie bez imion i nazwisk i ników, którą obserwuje około 100 tysięcy osób. Ja na początku tego roku oglądało 3 tysiące osób na stories, 3 tysiące, gdzie mnie przy 50 obserwuje 20 tysięcy na stories, a ją przy 100 obserwował 3. Dlaczego? Dlatego, że ona nie robiła stories. Zaczęła robić stories w tym roku i tak była systematyczna, tak pracowita, że teraz mamy październik, dochodzi już do ponad 10 tysięcy. Także systematyczność jest bardzo ważna. Czym więcej dajecie, tym wasze to kółeczko z waszym nickiem idzie coraz bliżej po pewnym czasie o dużej waszej pracy wasze kółeczko pojawia się na samym początku. Dzięki temu ktoś was widzi po prostu częściej i częściej was ogląda i macie większe zasięgi. Więc to jest też bardzo ważne. Zaangażowanie, powiem wam tak. Ja przez blisko ponad rok, tak jak wam powiedziałam wcześniej, dla mnie Instagram, blog i wszystko było drugim etatem. Miałam z tego zero profitów. Siedziałam, po prostu napieprzałam, wymyślałam sobie rzeczy tematyczne. Ja na przykład studiowałam studiowałam w Portugalii i we Włoszech, a pracowałam w Hiszpanii, byłam na stażu właśnie, więc ja opisywałam, jak wygląda staż, jak go znaleźć, o studiach, co mnie zaskoczyło tu, co mnie zaskoczyło tam, jakieś ciekawostki kulturowe, co to jest aperitivo, co to są pinchos, co to są tacos, znaczy nie tacos, co to są tapasy, przepraszam. Więc mega dużo rzeczy. Ja jestem też filologiem włoskim i znam hiszpański, więc robiłam takie quizy dla ludzi, na przykład jak czytać bruschetta, albo jak czytać paella i tego typu rzeczy, żeby ludzie nie popełniali błędów. No mega dużo. Potem robiłam quizy jakieś takie, jaka jest największa rzeka w Polsce, jaka jest największa w Stanach, więc robiłam quizy geograficzne. Więc naprawdę kosztowało mnie to ogrom pracy, więc zaangażowanie jest bardzo ważne. Naprawdę, to jest taki biznes, że dużo trzeba włożyć, chyba że macie znajomości, ale wątpię, że większość ludzi ma. Trzeba włożyć ogrom serca i ogrom pracy, ogrom zaangażowania, żeby to zaowocowało. Autentyczność, szczerość, to co Wam powiedziałam, nie dostaję bardzo często wiadomości, o Boże, Cebula, to jesteś taka autentyczna, taka prawdziwa. Ja sobie nie wyobrażam nie być prawdziwą. Słuchajcie, mnie ogląda moja mama, moja babcia, moje ciocie, moje przyjaciółki, moi ex-współpracownicy, moje koleżanki z gimnazjum, moje koleżanki ze studiów, moje koleżanki z podstawówki. Jak ja mogłabym być nieautentyczna? Jak mogłabym mi tyle ci udawać kogoś, kim nie jestem? Przecież ci ludzie wiedzą, jaka jestem i oni oglądaliby to i myśleli, Boże, co tam Magda odwala? Ty bałuj do końca czy coś? Wiecie, o co chodzi? Jakby... No kurczę, nie można udawać w internecie kogoś, kim się nie jest, budować sobie jakieś kreacji. Znaczy nie można, oczywiście, że można, ale czy to jest warte na rzecz tych ludzi, których znacie? W sensie, warto się tak zatracać w internecie? Ściema zawsze, ale to zawsze kłamstwo ma krótkie nogi i zawsze kiedyś wyjdzie na jaw. Powiem Wam, że ja obserwuję mało osób na Instagramie, bo też nie mam na to tak dużo czasu. Już same moje treści pochłaniają bardzo dużo czasu. Ale ja czasem widzę jakieś dziewczyny, które coś powiedziały i potem po pół roku mówią coś. I ludzie zapamiętują te kłamstwa, więc ja bardzo dużo osób łapię na jakieś kłamstwa, że coś powiedział i potem, wiecie, ja pamiętam, co powiedział w marcu i teraz mówi coś zupełnie innego. I jak ja to widzę, to wierzcie mi, że inni też to widzą. Dobra, dalej, użyteczność. To jest bardzo ważne. Ja pamiętam, że właśnie tak jak mówiłam Wam wcześniej, jak założyłam Instagrama właśnie w tego 1 maja 2018 roku, to robiłam bardzo dużo
Insta przewodników pod zdjęciami, czyli jechałam do Rzymu i robiłam recenzję restauracji, co zjeść, gdzie spać i mega dużo ludzi, nawet po 300-400 osób zapisywało moje zdjęcia. Potem polecali mi koleżankom, mówią, ej, byłam w tej Lizbonie, taka cebula, zajebiste tipy, weź sobie sprawdź u niej. I sprawdzali u mnie i potem już był taki czas, że do tej pory jest zresztą, że ludzie nie chcieli jeździć w miejsca, właściwie mężowie moich obserwatorów mówili, idziemy do Porto, dobra, cebula tam była, są tipy. Wiecie, że ludzie już zaufali mi raz, drugi raz, zobaczyli, że co im polecam jest super, jakościowe, naprawdę od serca, bo to nie były nigdy żadne współprace, było wszystko ode mnie od serca, sama to wszystko płaciłam. Po prostu bardzo mi zaczęli ufać i jak wiedzieli, że to jest prawda, to polecali to innym i innym i innym, dlatego też ja na przykład dużo dostawałam wiadomości, że słuchaj, już poleciłam cię wszystkim koleżankom w pracy, poleciłam cię wszystkim koleżankom na studiach, także cała, nie wiem, całe korporacje mnie obserwowały, dziewczyn z HR-ów na przykład, z firm IT też dużo dziewczyn, bo mówiły, że właśnie tak strasznie sprawdzać to, co robię. A dlaczego? Dlatego, że tworzyłam, tak jak tutaj właśnie w tych punktach napisałam, użyteczne, ciekawe i przydatne treści, które inni wymieniają między sobą. Bo stories, treści jakiekolwiek, które idą w viral, są najlepsze. Ja pamiętam, że zrobiłam z Martą Everyday Trip takie stories, jak szukać lotów i noclegów z dwóch perspektyw. Ja może pomyślicie, że nazywam się The Traveling Onion, bo nie wiem, jestem bardzo low-costowa podróżniczo. Nie do końca, aczkolwiek nie podróżuję po 5-gwiazdkowych hotelach, ale też nie jestem jakaś skrajnie low-costowa, aczkolwiek lubię bardzo van life, lubię jeździć na kempingi, kiedyś jak byłam młodsza, bardzo lubiłam couchsurfing i tak dalej. Także zrobiłyśmy stories ja z Martą z dwóch perspektyw. Obie jak szukamy tanich lotów, czarterów i tak dalej. I Marta z perspektywy osoby, która jeździ po super hotelach, a ja właśnie te van life, kempingi, couchsurfingi, Airbnb i tak dalej. I powiem Wam, że te stories zaszerowało bardzo dużo osób, twórców dużo, ale też ludzi między sobą. Więc ja w ciągu doby po tych stories mi przybyło 4000 osób, bo tak wiele osób zobaczyło, to stwierdziło, że to jest wartościowe, że to my te stories poświęciliśmy z 3 dni. Także naprawdę to był ogrom pracy i ludzie po prostu to szerowali między sobą i to wtedy mi bardzo dużo obserwatorów przybyło, naprawdę bardzo dużo. No ale mówię, to są treści, nad którymi pracowałam kilka dni. I inni uznali, że są tak fajne treści, że warto, żeby też zobaczyli ich odbiorcy. I mówię, to szerowało, no z kilkaset osób to szerowało, tak myślę. Jak pozyskać odbiorców? Kreatywne i ciekawe i nienachalne, przede wszystkim nienachalne krosy z podobnymi kontami. Mówiąc krosy, nie mam na myśli screena profilu koleżanki, obserwujcie, bo warto, bo po co to chyba to obserwować? To już nie są te czasy, że ludzie już mają tyle kont, że nie mają tego obserwować. Ważne jest to, ja to robiłam kiedyś, teraz już tego też za bardzo nie robię, żebyście zrobili co z kontem, który naprawdę lubicie, który naprawdę byście polecili i z kontem podobnym do Was. To znaczy, kontem, które robi coś wartościowego, ale też na przykład, jeżeli Wy macie 15 tysięcy obserwatorów, no to warto, żeby to konto miało 10-20, też fajnie, żeby to byli zaangażowani, a nie tam, wiadomo, którzy są uśpieni. Także na przykład Wy macie 15, on ma około 15-20-10 i robi sobie crossa. Na przykład, ja Wam podam przykłady dwóch crossów, które robiłam. Pierwsze robiłam z dziewczyną ze Szwecji. Ja mieszkałam, jak wcześniej powiedziałam, w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech. No i ona, zrobiliśmy takie stories, że ona podała u siebie na stories, jak wtedy robiłam chyba Hiszpanię. Ona podała u siebie na stories 10 rzeczy, które zaskoczyły ją w Szwecji, a ja podałam 10, które zaskoczyły mnie w Hiszpanii. I ona powiedziała, że jeżeli ich interesuje, jak to wygląda w Hiszpanii u Magdy, która tam mieszkała przez rok w Barcelonie, to zobaczcie stories u Magdy. I potem z Norwegią było tak, że robiłam to z Sylwią kierunek Norwegia. Wybrałyśmy sobie 5 kryteriów, na pewno to były studia, znajomość języków, średnia pensja, warunki pracy chyba i w jakim wieku kobiety zachodzą w ciążę, coś takiego. A, i samodzielność, kiedy ludzie się mniej więcej wprowadzają z domu i tak dalej. I zrobiłyśmy to porównanie Norwegii do Włoch i ona opisała, jak to wygląda w Norwegii, a ja opisałam, jak to wygląda we Włoszech. I powiedziała, że jeżeli ludzi interesuje, jak to wygląda we Włoszech, to Magda, która jest filologiem włoskim i studiowała we Włoszech, opowiadał się na profilu. I dzięki temu zyskałyśmy to, że jej odbiorcy dostali ciekawe treści, nad którymi pracowałyśmy długo, bo przygotowanie takich treści to jest też kilka godzin. Jej odbiorcy dostali ciekawe i wartościowe treści, moi dostali ciekawe i wartościowe treści, no i dzięki temu jeszcze wymieniliśmy sobie odbiorców, bo zobaczyli, że robimy coś fajnego u mnie, więc przeszli do niej, a od niej do mnie, więc jakby wiecie, to się tak fajnie skrosowało, powiedzmy. Ale właśnie warto robić coś wartościowego, a nie o, zobaczcie do niej na profil, robi fajne rzeczy, bo jednak to też czasem zadziała. O ile to jest naprawdę szczere, aczkolwiek ja uważam, że takie właśnie ciekawe i kreatywne krosy są dużo lepsze. Dobra, przechodzimy dalej, bo już kurczę, tyle gadam. Czy warto inwestować w płatne reklamy i jakie to niesie ze sobą konsekwencje? Ja zainwestowałam raz w życiu w reklamę, dostałam jakieś 5 zł na to zdjęcie, więc powiem to z perspektywy moich koleżanek.
które reklamy robią i to czasem sporo na nie wydają. Jeżeli chodzi o dziewczyny, z tego co właśnie rozmawiałyśmy, to one powiedziały mi tak, że to jest spoko, o ile się naprawdę umie te reklamy ustawić. Bardziej spoko, żeby mieć więcej lajków, ale niekoniecznie, żeby mieć nowych obserwatorów. Przepraszam bardzo, to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że dużo ludzi mówi, że to obniża zasięgi, dlatego że algorytm wie, że zapłaciliście i chce was zmusić, żebyście płacili dalej. Podobno to jedni mówią, że to jest mit, drudzy, że nie. Ja wam powiem z perspektywy dziewczyn, bo dużo o tym rozmawiałyśmy ostatnio, że jeżeli robią płatną reklamę i potem dają naprawdę mega dobre zdjęcie, to nie widzą, żeby zasięgi im spadały. Aczkolwiek to też jest takie... Jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej, nie wiem jak jest. Ja wam powiem z doświadczenia wielu osób, z którymi rozmawiałam, że tak jak lajki i zasięgi w zdjęciach się zwiększają, tak odbiorców od tego nie przybywa. No po co komu lajki, bo zdjęciami nie wiem, w sensie to jest takie puste, no co z tego jest, nic. Więc jeżeli komuś w tym zależy, to proszę bardzo. To jest fajne sprzedażowo, żeby inwestować w reklamy na przykład na Facebooku, czy w produkty, konkretne produkty, jeżeli chcesz sprzedawać, to tak. Ale żeby wasze zdjęcie miało więcej lajków, no jakby ja nie widzę w tym żadnego powodu, no ale mówię, co kto lubi. Jedni mówią, że zasięgi to obniża, drudzy nie. Na pewno też warto eksperymentować i spróbować na własnej skórze. I jak robicie reklamę płatną, to potem naprawdę warto mieć takie zdjęcie, które jest po prostu petardą, jakiś fajny opis, naprawdę fajny, merytoryczny, ciekawy. I wtedy może tych zasięgi wam nie osłabną. Dobra, dalej. To są pytania, które dostaję bardzo często na Instagramie, więc postanowiłam na nie tutaj odpowiedzieć. TV Radio, czy coś to daje? Ja byłam w telewizji chyba 4 razy, głównie pytaj na śniadanie. Nie dało to nic. Przede wszystkim, jak jeździ telewizji, to nie jest tak, że ktoś mówi, jest na ekranie wielkie, nie wiem, The Traveling Onion, albo mu nazwa mojego bloga. Nie, jak przychodzicie, przede wszystkim zawsze jesteś podpisany, zmieniaj nazwiska i na przykład Magdalena Strzeska, podróżniczka. Bo im nie zależy na promowaniu was, jakby to nie o to chodzi. Oni was zapraszają, bo po prostu potrzebują sobie wypełnić dziurę. To jest fajne jako prestiż, fajnie sobie dać na bloga w zakładkę na przykład media i że byliście w takiej telewizji. Przepraszam, strasznie mi ze mną swędzi. Fajne, bo prestiż, babcia zobaczy, że byliście w telewizji rodzice i to jest takie wow, ale no dla mnie to jest zawracanie dupy, że tak powiem, trochę chodzenie telewizji. Pierwszy raz było super, tak samo w radio, ale żadnych korzyści z tego w sumie nigdy nie miałam. Też oczywiście byłam w telewizji i za każdym razem powiedzieli, że Magda z bloga Traveling Onion, nawet nie The Traveling Onion, na telewizji się pomylili. No i mówię, i niezależnie, nawet chyba z tego co wiem, to w TVN-ie w ogóle jest zabronione pisanie nazwy bloga, więc oni mogą tylko wspomnieć, ale nawet jak wiecie, tam te różni goście i podpisują, to po prostu podpiszą was, że podróżniczka albo blogerka, ale nie dają waszych linków. I to też jest tak, że nie oszukujmy się, kto ogląda takie programy, typu Podaj na śniadanie czy Dzień Dobry TVN. No głównie starsze osoby, to nie jest tak, że ta osoba ogląda, jak ona była, The Traveling Onion, dobra, muszę znaleźć, jak ona się nazywa i wiecie, i follow. Nie, no, to nie jest tak. Tam się tak dużo osób przewija, że naprawdę ciężko kogoś zainteresować. Zatem czas antenowy jest tak krótki, to ciężko w ogóle przekazać to, co chcecie przekazać, więc dla mnie to jest takie, no nie wiem, no not my kind of thing, no tutaj mnie to nie kręci. Czy muszę mówić do kamery, pokazywać twarz? Wiele dostaję też wiadomości, że kurczę, chciałam założyć takie konto, dużo podróżuję, dużo z pracy podróżuję, no ale nie wyobrażam sobie mówić do kamery. Ja do kamery nie mówię, naprawdę mówię od święta. Jak powiem 2 czy 3 razy w miesiącu, to jest maks. Mówię do kamery, tak jak wam mówiłam, że odwracam kamerę i pokazuję, co się dzieje, to tak. Ale tak, żeby, cześć kochani, no to totalnie nie. Chyba, że jestem w samochodzie czasem, na parkingu oczywiście, broń Boże, nie w samochodzie, który jest w korku, czy się porusza. Tylko w zaparkowanym samochodzie, najczęściej w moim parkingu podziemnym, u mnie tutaj w mieszkaniu, czy mieszkanie w sumie pod mieszkaniem, albo jak jestem na kanapie, nie wyobrażam sobie chodzić po ulicy i mówić do telefonu, no sobie takiego czegoś nie wyobrażam, jeszcze może z drugiej strony jakoś tak, ale chodzić tak, no nie wiem, zapadałam się chyba pod ziemię, także ja takich rzeczy nie robię, także no nie musicie, jak widać na moim przykładzie, jakoś mi się ta działalność rozrasta, a ja do kamery nie mówię, więc nie uważam, żeby to było najważniejsze, aczkolwiek mówić do ludzi, to jest ważne, tak jak mówiłam na początku, ludzie przyzwyczajają się do waszej barwy głosu i jakby czują taką bliższą więź z wami, więc czasem fajnie do nich pogadać, pokazać się, uśmiechnąć, bo wtedy czują taką po prostu bliższą więź z wami i to jest ważne. Dobra, co dalej? Kilka słów o współpracach i dlaczego tak rzadko je robię. Ja współpracę robię bardzo rzadko, nie mówię, że współprace są złe.
Bo też tak nie można mówić, że są złe. Złe jest, jak ktoś pokazuje jednego dnia krem taki, że to jest jego ulubiony, a trzeciego dnia za trzy dni pokazuje kolejny i mówi, że jest jego ulubiony. Ale ogólnie dla mnie słupaty to jest trochę zawracanie tyłka za przeproszeniem. W sensie to jest tak, najpierw negocjacja i ogromne negocjacje, takie maile. Potem ktoś nawet, w wielu agencjach nawet ludzie nie odpisują, że on nie jest, klient nie jest zainteresowany albo nic. Po prostu przestają wam odpisywać. To dla mnie jest brakiem szacunku do drugiego człowieka. Też wiele produktów jest takich nieprzemyślanych. Wysyłane są te briefy do influencerów, twórców, którzy nie mają w ogóle nic wspólnego z tym tematem. Więc nie mówię, że współprace są złe, ale współprace, które są fajnie dobrane. Na przykład ja miałam teraz współpracę z National Geographic. Uważam, że była super. Kilka blogerek miało ostatnio z Googlem. Uważam, że były świetne. Fajne są współprace, które miałam też ostatnio z Touristboardami. Ale takie, wiecie, robić byleby robić, ja w ogóle nie wyobrażam sobie oprzeć swojej działalności tylko na współpracach, dlatego że nie uważam sobie, że żyję z Instagrama i na przykład dostaję współpracę, która jest beznadziejna, której bym nie wzięłam, ale mam kredyt, wiem, że nie zaraz będę miała co włożyć do garnka i coś biorę, żeby tylko wziąć i zarobić na tym pieniądze. Więc, mam takie mieszane stosunek do właśnie współpracy, jak są fajne, naprawdę fajne, czyli najlepiej jak właśnie takie 3, 4, 5, 6 miesięcy, to jest super, jak to jest właśnie fajny produkt, ale dla mnie współpraca musi spełniać trzy kryteria. Pierwsze, musi być super produkt, naprawdę, który lubię, w sumie to się wiąże pierwszy z drugim, który lubię i używam, i trzeci musi być też dobra kwota, w sensie nie realizuję współprac barterowych, chyba że wysłałby mnie ktoś na Wyspy Owcze. Także muszą być spełnione trzy kryteria, super zajebisty produkt, naprawdę, który używam i lubię, i dobra cena. Aczkolwiek ja wam powiem, że tak jak na początku wam mówiłam, ja działam w internecie od 2,5 roku, prawie już 2,5 roku. Nie bardzo wiele osób nie znam, nie bardzo wiele agencji nie zna. Ja czasem widzę świetne współprace, w których po prostu nie jestem briefowana, bo jak to mówił mój kolega, cały czas te same mordy. Kolega z branży, który jest od bardzo wielu lat, także on też jest tam briefowany, nie mówi tego jakby obgadując powiedzmy tak innych, bo on sam tak jest też w tych briefach, ale się śmieje, że mówi, Boże, zawsze te same mordy. Także coś w tym jest, słuchajcie, że zawsze są te same osoby, dlatego że agencje już się znają, te osoby działają od x lat, z nimi się może dobrze współpracuje i często jakoś nie daje się szansy tym nowym osobom, bo ja widzę naprawdę dużo genialnych współprac, w których chciałabym wziąć udział, ale nawet dostałam takiej propozycji, mimo że te konta, które dostały są na przykład często dużo mniejsze ode mnie, są różne, są i większe i mniejsze, widzę, że mają dużo mniejsze zaangażowanie, a mi nawet nikt takiej propozycji nie zaproponował. Także tak jest po prostu. Jeszcze myślę, że potrzeba czasu, żeby się o mnie dowiedziało więcej marek, więcej klientów, więcej agencji. Na pewno, myślę, że na pewno to potrzeba czasu, bo wiecie, tak jak mówię, prawie 2,5 roku to też nie jest tak dużo. No ale myślę, że jest na to czas, także nie mówię nie współpracom, ale fajnym, naprawdę fajnym współpracom, takim, które mają związek z moim kontem, związek ze mną i związek z tym, co robię i są spójne przede wszystkim z tym wszystkim. W tym roku miałam właśnie 5 i ze wszystkich byłam bardzo zadowolona, na przykład tak naprawdę ze wszystkich, bo ja biorę tylko naprawdę produkty, które czuję, które lubię, które są fajne. Fajna współpraca jest naprawdę na plus. Dobra, i na końcu, jak monetyzować Instagrama podróżniczego bez robienia współprac? Jako, że wiecie, tych współprac nie robię naprawdę za bardzo, no to jakoś tam... co ja robię właściwie? Co ja robię? Dobra, jeszcze raz wróć, przepraszam, że 23, jak nagrywam, więc trochę jestem już zmęczona. Dobra, jak monetyzować Instagrama? Cofamy. Jak monetyzować Instagrama podróżniczego bez robienia współprac? To są różne propozycje, które wam pokazuję. Pierwsze, organizacja jednodniowych spotkań. Tutaj na przykład moja koleżanka robi coś takiego, że robi z Vision Boards i ona robi dla swoich obserwatorów. Ona ma w tym mega duże doświadczenie, robiła takie kiedyś na Woź, właśnie Ania Maluje, o której mówiłam wcześniej, i robi takie spotkania. Ja robiłam spotkania, które były joga na dachu z robieniem maczy. Teraz mam zamiar robić kosmetyki takie naturalne właśnie z jogą i tak dalej, więc takie spotkania dla kobiet. No ale można być przeróżne, można robić jakieś prelekcje podróżnicze, no naprawdę jakby... To, co w czym wy się czujecie dobrze i to, co jakby no, wy czujecie. Ja się dobrze czuję w rzeczach dla kobiet, czyli to, co robię, jakie robię warsztaty, o których zaraz powiem. Wystąpienia. W tym się specjalizują busem przez świat.
Oni jeżdżą potem po różnych domach kultury, po różnych firmach, robią wystąpienia. To jest bardzo fajne, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy. Też wiem, że blogerzy sobie jeżdżą po całej Polsce, nie tylko w swoim busem, wielu takich znam blogerów, którzy jeżdżą sobie po Polsce i albo właśnie realizują takie współprace płatne, albo robią to w domach kultury, bądź w jakichś tam miejscach, takich przestrzeniach do wynajęcia i taką skarbonkę kładą i po tej prezentacji odbiorcy czy różni ludzie już wrzucają im jakieś tam pieniążki. Więc to też jest forma zarobienia. Warsztaty i wyjazdy to w sumie robię ja. Ja na początku zaczęłam robić wyjazdy, to była Gruzja, Armenia i Tajlandia, ale jak już przyszła pandemia, przebranżowiłam się na Polskę, czyli teraz robię warsztaty. Na początku zrobiłam warsztaty z Kapolewe i były to warsztaty koedukacyjne w Tatrach w zimę, ale zdałam sobie sprawę, że ja jednak coś, co zawsze chciałam robić, to są warsztaty dla kobiet. To jest w ogóle mega długa historia z tymi moimi warsztatami, więc ją was zanudzała. Więc w ogóle mówię strasznie szybko, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Zaczęłam robić warsztaty dla kobiet, to są przeróżne naprawdę programy, robimy przeróżne rzeczy, yoga, pilates, garncarstwo, naturalne kosmetyki, DIY, robimy szydełkowanie, makramy, naprawdę przeróżne rzeczy, więc ja się w tym mega spełniam i to jest taka moja główna działalność teraz. Potem kolejne rzeczy, własne produkty, książki, e-booki, presety, też na przykład komiksy, jak się nazywa? Podróże z pazurem, coś takiego. Oni wydają swój komiks. Książki na przykład przykładem są Busem przez świat. Oni mają teraz książkę, wydają o tym, jak podróżować samochodem. Mają książkę o Polsce, książkę o Stanach. To jest też mega fajne. E-booki. Naprawdę, ja nie będę podawała przykładów, bo zaraz podawałam wszystkie przykłady, jakie ja będę tworzyła teraz produkty, a też tego do końca nie chcę zdradzać. Więc naprawdę można robić wiele, ale takich turystycznych przewodników. Na przykład Before We Get Old wydali 3 czy 5 dniowy przewodnik po parady z mapkami, też super sprawa, a mają konto 1000 czy 2000 obserwatorów na Instagramie, co też nie jest tak, że trzeba mieć jakieś nie wiadomo jakie duże konto, bo ja swój pierwszy wyjazd do Gruzji sprzedałam mając 1500 obserwatorów, 1500, napisałam Martyna z Gruzji, która mieszka w Gruzji i zaproponowała mi robienie tego wyjazdu właśnie przez jej firmę. Ja tak mówię, no gdzie stara, no gdzie te ludzie ze mną pojadą? I słuchajcie, napisałam na Instastory, że no słuchajcie, myślę o takim wyjeździe. I tak totalnie spontanicznie napisałam. Nawet w życiu nie spodziewałam się, że będą chętni. Że myślę o takim wyjeździe i że to będzie na takiej zasadzie, jak ja podróżuję. Czyli będzie dużo z lokalsami, będziemy pić wino, pójdziemy na degustację, kurs gotowania z lokalną społecznością, właśnie z gruzińskimi babeczkami i tak dalej. Wstaję rano, a tam było 150 osób chętnych. 150 osób. Ja tak mówię, szok. Więc finalnie się zgłosiło 25. No i limit był 15, więc pojechało z mną 15. Także no nie trzeba mieć nie wiadomo jakich profili, bo ktoś może pomyśleć sobie, tato może gadać go na 50 tysięcy. Nie trzeba mieć dużo. Mam też znajomych, którzy z kątem 1000 osób sprzedali 700 czy 600 e-booków. Także wiecie, jak coś fajnego, też ludzie sobie nawzajem polecają, więc to nie trzeba mieć jakiejś nie wiadomo jakiej społeczności. Tak jak wam właśnie powiedziałam, Before We Get Old, całkiem fajnie poszedł ten e-book o Pradze, a tam mają raptem 2000 na Instagramie, więc jakby spokojnie. No i inne usługi, wiem, że na przykład 101 Countries Before 50, oni robią podróże na miarę, tak jak ja. Tworzę wyjazdy i zabieram sobie ludzi, tak oni wysyłają ludzi, na przykład przychodzi do nich parka i mówi, no my byśmy chcieli jechać na przykład Peru, Boliwia, Chile na 2 tygodnie i tak dalej, więc oni robią, wyszukują im loty, robią im bookingi, programy i wszystko. Też na przykład wiem, że jedna parka, nie pamiętam teraz nazwy, ona taki robi consulting podróżniczy. Także pomysłów jest naprawdę bardzo wiele. Ja uważam, że te własne produkty są naprawdę super, bo nie traci się wiarygodności, bo jakby nie tracicie swojej wiarygodności i tej autentyczności na promowaniu czyichś produktów, tylko na promowaniu tego, co sami stworzyliście, więc wiadomo, że to jest tożsame z wami i jakby podpisujecie się pod tym rękami i nogami, tak? A pod współpracami to jest tak, myślę, że w wielu przypadkach różnie. No, czasem ktoś coś bierze, bo po prostu chce zarobić. No, ja tak nie robię, naprawdę nie, ale wiem, że tak czasem ludzie robią, więc, ale też nie można nikogo oceniać, bo to, ile ludzie wkładają naprawdę ogrom pracy w to, co robią, to po prostu należy im za to zapłata. No, jakby ja nie oceniam. W każdym razie naprawdę zachęcam do własnych produktów, do własnych e-booków, książek. Jeżeli na przykład robicie dobre zdjęcia, to tu też nie wspomniałam, to presety. Presety fajne robi z podróżników Travelierzy z Kapolewe. No oni po prostu specjalizują się w zdjęciach, robią naprawdę dobre zdjęcia.
Więc oni obrócili to w taki biznes, że sprzedają swoje presety, takie, wiecie, nakładki, że zdjęcie się zmienia i na przykład jest zwykłe zdjęcie, a potem różnym tematem balansuje światłem i po prostu jest takie bardziej podrasowane. Też jest fajne, jeżeli wy akurat chcecie iść w tę stronę, bo macie super zdjęcia i macie tego skillsy, też fajnie pójść. Jeżeli macie jakąś fajną historię, to właśnie bardziej książka. Jeżeli nie mieszkacie w jakimś kraju albo dobrze znacie taki przewodnik. Także myślę, że dla każdego coś, a może jesteście super w wystąpieniach i możecie tworzyć super prezentacje podróżnicze, jeździć po Polsce i na tym zarabiać. Także myślę, że na tyle macie kreatywności w sobie, że każdy coś wymyśli. Ja właściwie mam strasznie dużo pomysłów na własne produkty i cały czas coś i myślę, że każdy ma jakieś swoje mocne strony i coś fajnego, co może robić, także po prostu można to naprawdę przełożyć w super produkt. Mam nadzieję, że mówiłam z sensem i może jest późna pora, to przekazałam wszystko, co chciałam przekazać. Nie jestem pewna, czy powiedziałam o jednej kwestii, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, no nic. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną. Nie wiem, czy się wyrobiłam w czasie, mam wrażenie, że mówiłam trochę za długo. Mam nadzieję, że to wystąpienie było dla Was wartościowe. Bardzo, naprawdę bardzo ubolewam, że nie mogliśmy spotkać się na żywo, bo ja naprawdę lubię takie spotkania, że wiecie, jest taki żywioł, akcja, no ale niestety musiałam mówić do komputera przez jakieś 40 minut. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Słuchajcie, całuję Was serdecznie, życzę powodzenia, życzę wielu pomysłów, wielu inspiracji, no i szerokiej drogi, buziaczki. Ja mam na imię Weronika, jeżeli ktoś mnie nie zna, no to od 5 lat już mieszkam w Chińskiej Republice Ludowej, a dokładnie w Szanghaju. I dzisiaj będę dla Was mówiła o walce z fake newsami w dobie pandemii, o walce przez social media i będę opowiadać na temat tego, jak ja sama przez ostatnie 10 miesięcy próbowałam walczyć i dalej próbuję walczyć z fake newsami w sieci. Zacznijmy. Ja jak co roku w styczniu wróciłam do Polski, to znaczy wróciłam po egzaminach na mojej uczelni do Polski na ferie. W Chinach ferie są długie, trwają około 2 miesięcy, więc wróciłam do Polski. W momencie, w którym ja byłam w Polsce przez tydzień, dwa, zaczęły już z Chin napływać informacje o tym, że tutaj się robi nieciekawie. I że w Chinach zaczyna się przenosić jakiś taki tajemniczy, nowy, nieznany wirus. W tamtym czasie zaczęłam dostawać masę wiadomości od ludzi i przede wszystkim od mediów. Na portalach społecznościowych pisali do mnie dziennikarze, pisali do mnie po prostu ludzie, którzy chyba nie ogarnęli, że ja od kilku tygodni byłam już w Polsce, z pytaniami na temat sytuacji w Chinach. Ja na wszystkie te pytania odpowiadałam, że przykro mi, niestety nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo w Chinach mnie w tym momencie nie ma i nie wiem, jak wygląda teraz w Szanghaju. Ja jestem w Polsce od, bodajże wtedy byłam już od około 2 tygodni. W styczniu więc obrałam po prostu taką strategię, żeby się od tego wszystkiego odciąć, głównie dlatego, że nie miałam pojęcia, jak wygląda w Szanghaju. W Szanghaju sytuacja dopiero się kształtowała, dopiero zaczynało być coś tutaj wiadomo. Na początku zresztą mówiono, że wirus nie przenosi się pomiędzy ludźmi, potem się okazało, że jednak się przenosi. I no było tak, był bardzo duży zalew informacji i też nie było wiadomo, które z tych informacji są prawdziwe, a które nie, więc ja od początku mówiłam twardo, obstawiałam twardo przy tym, że nie mam pojęcia, co się dzieje, także sorry, nie pomogę Wam. Sytuacja zaczęła się zmieniać na początku lutego 2020 roku, jako że ja
Znaczy, jako że zbliżał się mój powrót do Chin. Zbliżał się wielkimi krokami. Ja jak zwykle miałam kupiony bilet w dwie strony, czyli bilet do Polski i bilet powrotny do Szanghaju, gdzie mieszkam na co dzień. I kiedy ten czas, ten powrót do Szanghaju zaczął się zbliżać, zaczęłam dostawać kolejne i kolejne pytania, czy ja się do tych Chin wybieram z powrotem? Przecież sytuacja nie wygląda za ciekawie i może warto byłoby w Polsce jednak zostać. Zresztą moja uczelnia też w tamtym czasie nie bardzo była chętna nas przyjmować. Mówili, żebyśmy lepiej zostali w swoich krajach. Jeżeli ktoś nie ma żadnych pilnych tutaj spraw do załatwienia w Szanghaju, to żeby został u siebie. No ja akurat tych pilnych spraw trochę miałam, bo nie mieszkam w akademiku, tylko wynajmuję tu mieszkanie, więc musiałam wrócić opłacić czynsz. Z zagranicy jest to bardzo, bardzo trudne. Mam tutaj też koty, którymi się zajmuję i z którymi zaczął się robić straszny problem. Z tym, jak ta pandemia przybierała na sile, zaczął się robić coraz większy problem, bo coraz więcej ludzi z Szanghaju wyjeżdżało i było już coraz jakby... Lista osób, które mogły mi pomóc zająć się tymi kotami, no skracała się i trzeba było szybko na gwałt tego Szanghaju wracać. Ja powiedziałam na początku lutego w jednym z Q&A, które nagrałam, że wyjeżdżam z Polski, wracam do Chin i to w ogóle nie podlega dyskusji w żadnym wypadku. Mam nadzieję tylko, że nie skasują mojego lotu i będę w stanie normalnie wrócić. Udało się, bo leciałam jedną z niewielu linii, które lotów do Chin nie skasowały. W tamtym czasie już większość linii lotniczych loty do Chin pokasowała, po prostu. Do Chin wróciłam 8-9, no tutaj ta zmiana czasu tak działa, 8-9 lutego 2020 roku. To jest czas, kiedy ja wróciłam do Chin i już po powrocie, pierwszy, drugi, trzeci dzień, kiedy ja jeszcze byłam zaspana, zjetlagowana i przespałam pierwsze dwa dni i sprzątałam kocie kupy z podłogi, tak wyglądało w moim mieszkaniu. I zaczęłam być zalewana pytaniami w stylu: hej, Weronika, czy to prawda, że w Chinach na ulicy leżą ciała? Czy to prawda, że ludzie mdleją na ulicach? Znaczy, są zarażeni wirusem i mdleją na ulicach. Potem pojawiły się też pytania o ilość zgonów, czy to prawda, że zmarło w Chinach 500 000 ludzi, bo tyle zniknęło numerów telefonów. I na przykład, czy spawali ludzi w domach. I ja wiem, że z dzisiejszej perspektywy te pytania wydają się kuriozalne. Tylko, że na fali strachu bardzo, bardzo łatwo w takie rzeczy uwierzyć. I ja też nikogo nie winię, że jeżeli był jakiś portal, który na przykład napisał, że w Chinach tak naprawdę zmarło 500 000 ludzi i podał jakieś tam kulawe, ale jakieś tam argumenty za tą teorią, to ludzie na fali strachu w takie teorie wierzyli. Ja jestem studentką sinologii, mieszkam w Chinach od 5 lat i no jako tako mam trochę więcej informacji na temat życia w Chinach i ogólnie na temat Chin niż powiedzmy, że przeciętny Polak, który nie studiował sinologii i który nie mieszkał w Chinach, więc bardzo, bardzo starałam się dementować wszystkie te informacje, które były takie najbardziej kuriozalne. Jak starałam się to robić? Punkt pierwszy. Znajdź źródło. Co ja robiłam za każdym razem? Jeżeli ktoś mnie pytał: hej Weronika, czy to prawda, że ludzie mdleją na ulicy, tak? Tracą przytomność na ulicy w Chinach. Pytałam: hej, wyślij mi, skąd masz takie informacje? Gdzie o tym czytałeś? Gdzie o tym słyszałeś? I ja akurat większość tych materiałów widziałam wcześniej, bo to się przewijało już wcześniej na Twitterze. I na przykład wiedziałam, że jakaś tam rewelacja typu w Chinach ludzie padają jak muchy na ulicy jest oparta o to, że był na Twitterze film, na którym idzie taki starszy mężczyzna o azjatyckich rysach twarzy i upada na ulicy. Ten film potem dał początek fali pytań o to, czy to prawda, że w Wuhanie, czy ogólnie w Chinach ludzie padają na ulicy. Chorzy ludzie padają na ulicy. Punkt drugi. Kwestionuj. Warto kwestionować każdą rzecz, o którą pytać się nawet 100, 200, 500 osób. Czy ten film naprawdę był, na pewno był nakręcony w Wuhanie? Nie jesteście w stanie tego stwierdzić. Jeżeli nie mieszkaliście albo nie byliście nigdy w Wuhanie, ja byłam, a też bym nie wiedziała, to bardzo ciężko będzie to stwierdzić. Czy ten film był nagrany teraz, a nie na przykład rok temu i czy nie został po prostu użyty teraz, żeby napędzić trochę strachu? Czy ten mężczyzna miał na pewno wirusa? A może akurat zasłabł, może był chory na coś innego? Na tej fali strachu bardzo łatwo wyciągnąć taki wniosek. Mężczyzna upada, okej, ma wirusa, na pewno groźny wirus, mężczyzna upadł, pewnie umarł za 5 minut.
tu z tym upadającym mężczyzną to jest taki dosyć ekstremalny już przypadek, bo to jest coś, co jest bardzo ciężko zweryfikować. Ale kilka tygodni później ktoś wrzucił do internetu film z rzekomego targu dzikich zwierząt w Wuhanie. Nie pamiętam, czy mówiono, że to jest z Wuhanu. No ogólnie, że z Chin. Targ, na którym sprzedaje się dzikie zwierzęta typu na przykład nietoperze do jedzenia w Chinach. I to był jeden z tych materiałów, które banalnie, prosto, naprawdę bardzo szybko można było zdementować. Wystarczyło trochę wiedzy na temat Chin, tak naprawdę wystarczyła umiejętność odróżniania języków azjatyckich od siebie, bo na tym filmie z rzekomego targu dzikich zwierząt w Chinach były napisy w języku indonezyjskim. Więc no każdy, kto wie cokolwiek o Chinach, widział, że to nie są chińskie znaki, to nie jest po chińsku. Ten film nie został nagrany w Chinach. I punkt trzeci. Za każdym razem, kiedy macie już tę listę, serię pytań, tych takich, kiedy już zaczęliście dociekać, co może być z tym filmem nie tak, trzeba dementować. I najlepiej robić to na swoich kanałach social media. Ja nie lubię się wdawać w takie dyskusje z każdą pojedynczą osobą, bo to potem, no to zajmuje dużo czasu, a rozmawiacie tylko z jedną osobą. O wiele bardziej lubię to robić, czy to na Twitterze, czy to na moim story na Instagramie. Twitter zresztą jest takim bardzo, bardzo fajnym narzędziem, bo tam siedzi mnóstwo specjalistów i ci ludzie często sami wrzucają już te filmy, te materiały z jakby listą zarzutów, co może wskazywać na to, że ten film nie jest tym, za co się podaje. I moja ostatnia rada tutaj w tym segmencie, nie gadaj z foliarzami. To znaczy, nie rozmawiaj, nie wymieniaj zdań, nie dyskutuj z fanami teorii spiskowych, bo to jest strata czasu. Nie przekonasz ich, oni swoje wiedzą i potem się okazuje, że na przykład przez pół godziny gadałeś z człowiekiem, przerzucaliście się, ty wysyłałeś jakieś opracowania, on odsyłał na filmy z żółtymi napisami. Czy to do czegokolwiek prowadzi? Nie. I wiem, że teraz jakieś osoby mi powiedzą, że no ale jeżeli będę banować takie osoby, nie będę z nimi gadać, to będę się okopywać w swoich poglądach, nie będę dopuszczać innych głosów do dyskusji. Zastanówcie się, czy chcecie dopuszczać w ogóle do dyskusji osoby wierzące w teorie spiskowe, że pandemia to ściema, że wirusa nie ma i tak dalej. Czy to jest głos, który chcemy w ogóle dopuszczać do dyskusji? Bo ja uważam, że nie. Naprawdę o wiele łatwiej przekonać jest kilkaset niezdecydowanych osób niż tego jednego foliarza, który będzie ci wysyłał filmy z żółtymi napisami. Podczas pandemii, w czasie pandemii nagrałam dwa filmy informacyjne. Pierwszy film to był film o lockdownie, drugi film to był film taki już prawie, że po lockdownie. Pierwszy film to był jak wygląda życie w Szanghaju podczas epidemii koronawirusa, a drugi film to było życie w Szanghaju po epidemii koronawirusa i ja uważam, że te filmy zrobiły bardzo, bardzo dobrą robotę. Jeden z nich pokazał sytuację taką w środku pandemii, to znaczy były zamknięte restauracje, była pusta komunikacja miejska, i bardzo, bardzo mało ludzi na ulicach. Drugi film to jest film praktycznie taki sam, to znaczy ja poszłam prawie, że w te same miejsca i w tym drugim filmie jest pokazane jak po tym, to chyba był miesiąc czasu, miesiąc odstępu, może trochę więcej, jak to wszystko się zaczęło już otwierać i jak do tych miejsc powoli wraca życie. Oba te filmy miały taką głównie funkcję informacyjną, typu idziemy do metra, patrzcie, w metrze wygląda tak, tu jest restauracja, jest zamknięta, potem tu jest restauracja, jest otwarta. Starałam się robić to wszystko tak bardzo, bardzo bez straszenia i bez wywoływania sensacji, bo uważałam, że to akurat zrobiło bardzo, bardzo dużo złego. Szczególnie, że to był ten czas, kiedy ludzie bardzo, bardzo chcieli wiedzieć z pierwszej ręki, jak wygląda teraz życie w Chinach, a wiem, że bardzo łatwo można byłoby ukręcić na tym sensację i jestem zadowolona z tego, co mi się udało wtedy zrobić, z filmów takich praktycznie, że czysto informacyjnych. W marcu 2020 roku w Chinach zaczęło się już uspokajać. Można powiedzieć, że w Chinach się zaczęło uspokajać, to znaczy zaczęto wszystko otwierać. Zaczęto otwierać już restauracje, nawet bary, puby czy kluby. I to był też ten czas, kiedy w Polsce zaczął się lockdown. Ja pamiętam doskonale, że wrzuciłam takie zdjęcie na Instagram w marcu, to chyba był jakiś środek marca i to był dzień, w którym w Polsce ogłoszono lockdown. To był też dzień, w którym w Chinach otwarto pierwsze kluby. Wrzuciłam to zdjęcie na Instagram z klubu takiego techno, takiego muzyka elektroniczna.
44 KW w kompleksie Found i to było to zdjęcie, w którym mówiłam, no słuchajcie, ludzie, role się odwróciły, także u nas już się kończy, u was się dopiero zaczyna. No tak to wyglądało właśnie w marcu. Ja byłam zresztą jedną z niewielu osób z Polski, które miały już jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o życie w świecie lockdownowym, życie w świecie zamkniętych restauracji i zamkniętych klubów i zamkniętego wszystkiego, życie w świecie braku ludzi na ulicach, bo to był ten czas, kiedy pandemia dopiero się rozprzestrzeniała na Europę, a w Chinach już zaczynano już tutaj to wszystko ogarniać. I to był też niestety czas, w którym ministerstwo, ogólnie polski rząd zaczął walczyć z osobami noszącymi maski. I tutaj warto wspomnieć, że polski rząd miał bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak ludzie maski, noszenie masek traktują teraz. Tak, rząd rozsiewał fake newsy, hej. Mi było strasznie trudno tłumaczyć tym ludziom, dlaczego maski trzeba nosić, bo kiedy ja na swoim story dodawałam kolejne materiały, co mogą zatrzymywać maski, na jakiej zasadzie one działają, to jakieś ministerstwo wrzucało na swoją stronę znowu informację o tym, że maski są dla chorych. I ja pod każdym potem swoim filmem z Szanghaju, gdzie miałam maskę na twarzy, potem dostawałam komentarze, hej, czemu masz maskę? Czy jesteś chora? Opiekujesz się chorym? Bo przecież maski nie są dla zdrowych. I pamiętam, że ręce mi opadały wtedy odczytania tego wszystkiego. W Chinach promowało się już od początku teorię, promowało się noszenie masek wszędzie. Zresztą przez jakiś czas był nakaz noszenia masek na zewnątrz i trzeba było je nosić wszędzie. To było całkiem ciekawe i tak. Polski rząd przyczynił się bardzo, bardzo mocno do tego, że ludzie nie chcieli nosić masek, bo na początku było powiedziane, że żeby masek nie nosiły osoby teoretycznie zdrowe, osoby bez objawów. Co jest trochę smutne, bo wiadomo, że rząd mówił w ten sposób głównie dlatego, że brakowało po prostu masek do szpitali. Nie kazano ludziom nosić masek, żeby nie wykupywano tych masek szpitalom. No i dzisiaj mamy efekt tego taki, że ludzie są skonfundowani, bo nie wiedzą, dlaczego rząd na początku mówił, żeby te maski nosić, a żeby tych masek nie nosić, a dzisiaj mówią, żeby te maski jednak nosić. No, jest w tym pewnego rodzaju niekonsekwencja. W marcu 2020 roku ja dostawałam też bardzo, bardzo dużo banalnych i nawet mogłoby się wydawać, że głupich pytań takich, hej, czy można wyjść z psem? A czy okno można otworzyć? Czy wirus oknem nie wleci na przykład? Albo czy można w ogóle wyjść na spacer w miejsce, gdzie w ogóle nie ma ludzi? Ludzie się strasznie bali w ogóle tego, co z dzisiejszej perspektywy jest bardzo ciekawe, bo no w tym momencie ludzie chyba się w Polsce już nie boją i ten kontrast z marca, z tego co ja widziałam w marcu, i tego co się dzieje teraz, jest dla mnie czymś, no jest dla mnie jakąś taką ciekawą obserwacją, pewnego rodzaju obserwacją, jak to ludzie się szybko przyzwyczajają do tego strachu. I pytano mnie w marcu, czy okno można otworzyć, co jest zresztą też ciekawe, że polski rząd nie był w stanie poinformować obywateli dokładnie na temat tego, jaką drogą się ten wirus przenosi i że otwarcie okna jest w porządku, że wirus wam przez to okno do domu nie wleci. Ja wyszłam zresztą z założenia, że ludzie, nie wiem, potrzebują jakiegoś takiego wsparcia w tych trudnych chwilach i bardzo dużo odpisywałam wtedy na wiadomości prywatne, robiłam dużo story takiego gadanego, opowiadałam o tym, jak w Chinach zaczęło się wszystko otwierać i pokazywałam dużo rzeczy z Szanghaju, typu, że tu coś było zamknięte, dzisiaj to otworzyli. I widziałam, bardzo dużo ludzi pisało do mnie, że podnoszę na duchu i daję jakąś taką nadzieję, że w Polsce też będzie lepiej. I fajnie, bardzo akurat dobrze wspominam ten okres marzec, kwiecień. I potem od maja w Polsce, tutaj w Chinach trochę też, no ale ogólnie zaczęło to wszystko przycichać. Co jest ciekawe, bo na początku polskie media bardzo, bardzo dużo mówiły o sytuacji w Chinach, o tym, co się w Chinach dzieje pandemicznie, no to później zaczęło wszystko przycichać, już tak od marca, kwietnia sytuacja w Chinach w ogóle nie była relacjonowana w polskich mediach i bardzo dużo ludzi w Polsce chyba nie do końca sobie zdaje sprawę, jak teraz wygląda sytuacja w Chinach, to znaczy dostaję pytania, czemu w Chinach nie ma już pandemii? I mówię, że jest. Były ogniska tu. Było ognisko w sierpniu w Pekinie, potem było ognisko w Dalian, potem gdzieś tam.
I ludzie są bardzo często w szoku, bo myśleli, że było to ognisko w Wuhanie, które zostało wygaszone i potem już nic. A po prostu polskie media chyba uznały, że sytuacja w Chinach nie jest już na tyle ciekawa, żeby cokolwiek o niej pisać, więc ja do tej pory dementuję to, że w Chinach nie było już po Wuhanie żadnych innych ognisk, udało się wygasić ten Wuhan i koniec, bo było w Chinach ognisk więcej i zachorowania w Chinach nie ma ich dużo, ale te kilkadziesiąt, kilkaset zachorowań każdego miesiąca jednak jest i warto to mieć na uwadze. I potem przyszedł październik. Październik 2020. To jest moment, w którym wydawałoby się, że wszystko za mną, nic więcej się nie wydarzy. Ludzie już się nie boją, już się zmęczyli tematem, nie chce im się o tym gadać. No ale u mnie się pojawiło takie kolejne wyzwanie. Ja dostałam zaproszenie od gazety, żeby pojechać z nimi do Wuhan. I stwierdziłam, że dobra, jak mam już jechać do tego Wuhanu, zostanę tam na parę dni, nagram kilka materiałów z miasta, zobaczę jak tam wygląda. Myślę, że to jest super okazja, żeby pojechać i zobaczyć kolejne chińskie miasto. Ja zresztą w Wuhanie nigdy wcześniej nie byłam. I okazało się, że moje hyperlapsy, w zasadzie jeden hyperlapse, 5-sekundowy hyperlapse, który nagrałam Osmo Pocketem na dworcu w Wuhanie, podbił internet. To był 5-sekundowy filmik, który zresztą teraz tutaj widzicie na ekranie, który nagrałam podczas jedzenia wuhańskiego Regan Mien. Jadłam Regan Mien, postawiłam Osmo Pocket na takim siedzeniu i no i 5 minut to się nagrywało. Wrzuciłam to potem na Twitter i mówię, patrzcie, mam hyperlapse z dworca w Wuhanie. Mój hyperlapse trafił na stronę główną Onetu, na stronę główną WP, na O2 i na jeszcze ileś tam serwisów newsowych, no bo inne gazety, inne serwisy zaczęły to potem przedrukowywać do siebie. No i mój 5-sekundowy film z Wuhanu był na chyba wszystkich ważnych portalach newsowych w kraju. Niestety mój wyjazd do Wuhan jakby zgrał się w czasie z tym momentem, w którym sytuacja pandemiczna w Polsce zaczęła się psuć po prostu. Zaczęło przybywać kolejnych zwolenników teorii spiskowych, a mój film zaczął pojawiać się na foliarskich grupach, wiecie, w kontekście hej, pandemii nie ma! Bo tutaj pojechała Polka do Wuhan, nagrała 5-sekundowy hyperlapse z dworca, na którym jest dużo ludzi i przecież to jest najlepszy dowód na to, że wirus nie istnieje, nie ma żadnej pandemii. Nie chcę tego komentować trochę i przypominam, że mój przekaz płynący z tego był zupełnie inny, bo wiecie, w Wuhanie akurat na dworcu było bardzo dużo ludzi, ale tak, nie wpuszczali tam w ogóle bez masek, pomimo tego, że ognisko w Wuhanie wygaszono już koło kwietnia, to nie było tam ani jednej osoby, nie wpuszczano tam w ogóle ludzi bez masek na ten dworzec, więc co już samo w sobie jest pewnym zaprzeczeniem tej teorii, którą lansowali ci ludzie. Ale ja zwróciłam uwagę na to, jak oni używają materiałów i co oni robią, żeby wyciągać rzeczy z internetu i potem robić takie, ustawiać pod swoją narrację. Ci ludzie zwyczajnie znajdują jakiś materiał, totalnie wyciągają go z kontekstu, no bo jeżeli ktoś nie mieszka w tym momencie w Chinach, tak, nie był w Chinach podczas pandemii, no to nie jest w stanie powiedzieć, jak wygląda, czy to w Szanghaju, czy to w Wuhanie, no ale zobaczył tego hyperlapsa, wyciągnął go z jakiegokolwiek kontekstu, który mogą podać mu osoby, które w Chinach na przykład teraz mieszkają i do tego filmu zwyczajnie dopisują własną narrację. Typu, no jest tutaj dworzec w Wuhanie, dużo ludzi, nie ma wirusa, no nie. A wiecie, jakie środki zastosowano w pierwszej połowie roku w Wuhanie, żeby wygasić ognisko? Zakaz wyjścia z domu. To jest pierwsza rzecz. W Wuhanie był bezwzględny zakaz wyjścia z domu, czyli nie można było w ogóle wyjść na zewnątrz, ani po jedzenie, ani z pieskiem, ani nic. Jedzenie dostarczały do domu tak zwane komitety osiedlowe. Pracownicy osiedla przychodzili do domów i dostarczali jedzenie. Nie można było wyjść z psem, trzeba było załatwić sobie podkłady higieniczne na przykład, żeby pies mógł się załatwiać w domu. Zamknięta była cała prowincja Hubei, całe miasto, nie można było w ogóle wyjechać i tak dalej, no były też zamknięte granice państwa, ale to już swoją drogą. A jakie wnioski z tego wszystkiego wyciągnęli fani teorii spiskowych? Że wirusa nie ma. Tutaj muszę powiedzieć, że niestety nie można, nie jesteście w stanie tego przewidzieć. Bardzo często będzie tak, że wrzucicie jakiś materiał do sieci
i będziecie mieli jakieś intencje, będziecie mieli intencje, żeby pokazać, hej, tutaj w Wuhanie zastosowane takie drakońskie środki i zobaczcie, że udało się opanować tak duże ognisko, ale przyjdą ludzie myślący w trochę inny sposób, wezmą sobie wasze materiały i dopiszą do nich swoją narrację i to potem leci, leci w internet, niestety. I ja powiedziałam wcześniej, że nie warto rozmawiać z foliarzami, tylko że takie rzeczy warto, myślę, że warto naprostować, no bo potem te wasze materiały idą w świat i ludzie do nich, ludzie wyciągają z nich inne wnioski niż te, które wy chcieliście im podać, więc myślę, że warto jednak tego typu rzeczy naprostować na swoich social mediach, to znaczy, jeżeli widzicie, że jakaś grupa używa waszych materiałów, może na przykład nagrać story albo napisać na Twitterze, że hej, tak, to jest mój materiał, ale ja się nie zgadzam na używanie tego materiału w takim kontekście i ja próbowałem przekazać jednak coś innego niż to, co tym materiałem próbują przekazać na przykład fani teorii spiskowych. Znaczy po prostu brońcie swoich materiałów, albo przynajmniej próbujcie. Zresztą, oprócz tego Hyperlapse'a na stronach głównych portalów z newsami ukazało się kilka wywiadów ze mną. Były 3 albo 4, no było kilka takich sporych wywiadów ze mną, na przykład na Onecie. I te wywiady, też dostałam sporo pochwał za te wywiady, za co dziękuję. Dziękuję za te wszystkie pochwały, jeżeli chodzi o moje wywiady, których udzieliłam na strony newsowe. I co mogłabym powiedzieć o tamtych wywiadach? Przede wszystkim dużo ludzi mi powiedziało, gratulowało, że nie dałam się wciągnąć w takie kontrowersje, które próbowali mi zaserwować dziennikarze, w które próbowali mnie wciągnąć dziennikarze, jak to dziennikarze. I bardzo się cieszę, że takie opinie były, bo ja się zawsze starałam mówić tylko o rzeczach, o których na 100% wiem. To znaczy, ktoś mnie pytał, hej, jak wygląda to i to i to w Szanghaju. Wiem o tym na 100%, tak mieszkam, tu jestem jedną z osób, która... Jestem członkiem tak jakby tej społeczności, tutaj tych ludzi mieszkających w tym mieście, więc wiem dokładnie jak to wygląda. Bardzo, bardzo nie chciałam odpowiadać na specjalistyczne pytania typu kiedy szczepionka? W jakim momencie są teraz prace nad chińską szczepionką? I tutaj zawsze mówiłam po prostu nie wiem, bo skąd mam wiedzieć? To nie jest pytanie do mnie. I myślę, że to jest bardzo dobra rada, żeby nie starać się odpowiadać na te pytania, tylko powiedzieć po prostu ja nie wiem. Są plotki, ale nie chcę się do nich odnosić, bo zwyczajnie no nie mam informacji na ten temat. I myślę, że to jest dobre podejście. Nigdy też nie starałam się wychwalać rządu chińskiego, że oni tu zrobili tak wszystko najlepiej, bezbłędnie i tak dalej, bo warto zauważyć, że tutaj było bardzo dużo nadużyć, szczególnie w Wuhanie, tak jak słyszeliście o wielu rzeczach typu, nie wiem, zaspawanie drzwi, to były rzeczy, które się zdarzały, które może nie były jakoś wszędzie powszechne i nie spawano tych drzwi każdemu, ale to były rzeczy, które się zdarzały i w samych Chinach no, walczono z tym wirusem bardzo, bardzo agresywnie i wiele metod, które tutaj były zastosowane, były albo nadużyciami ze strony lokalnych władz, albo są to metody, tak jak na przykład kody QR, które są nie do zastosowania w państwie demokratycznym w Europie, więc też nigdy nie starałam się wychwalać i mówić, że hej, tu jest tak najlepiej, Polska powinna iść śladem Chin, bo to są dwa zupełnie różne systemy, inaczej to działa, więc też bardzo, bardzo nie chciałam, żeby potem ktoś mi zarzucał, że ja nie wiem, na przykład biorę pieniądze od rządu chińskiego. Nie dostałam jeszcze żadnych przelewów od rządu chińskiego, więc myślę, że mówię za mało pozytywnie. Staram się mówić, co tutaj zrobiono dobrze, ale od początku nie chciałam, żeby wydźwięk tego był taki, że tu wszystko jest super, najlepiej i w ogóle, a gdzieś tam indziej, tak w każdym innym miejscu jest źle. W Azji jest zresztą też bardzo, bardzo dużo przykładów innych krajów, które poradziły sobie z wirusem na swój sposób, inaczej niż Chiny, ale też sobie poradziły bardzo dobrze. Korea Południowa, czy na przykład Singapur, o którym wczoraj czytałam, więc tutaj warto zachować jednak taki pewien umiar, balans w tym wychwalaniu, co gdzie jest okej, a co gdzie jest źle. I to chyba by była końcówka już mojej przygody pandemicznej. Myślałam, że po tym kwietniu, maju będzie już koniec tego wszystkiego, ale w październiku okazało się, że to dopiero początek.
Sama najbardziej nie lubię, kiedy dostaję pytania na podstawie informacji albo newsów, które są błędne, bo ktoś na przykład nie sprawdził, albo ktoś myśli, że to jakoś gdzieś wygląda, a tak naprawdę wygląda to inaczej i nie wiem, ktoś ma po prostu stare informacje, albo domyślił się, ale źle. I codziennie praktycznie ktoś zadaje mi pytania na temat tego, dlaczego statystyki zachorowań w Chinach nie rosną. Mówię, jak nie rosną? Przecież rosną. I ktoś ostatnio mi mówił, że się zatrzymały na 80 tysięcy. No jak się zatrzymały na 80 tysięcy? Jak już jest 90? I to jest może taka moja prośba, jeżeli chcecie zadawać pytania ludziom, sprawdźcie najpierw, czy teoria, na której opieracie to pytanie, jest w ogóle prawdziwa, czy ma ona rację bytu. Ja bym chciała, żeby ludzie sprawdzali informacje, na których opierają swoje pytania, bo mi by to jednak zaoszczędziło sporo czasu. No i to jest chyba koniec mojej prelekcji. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Razem mamy szansę coś zmienić. Używajcie swoich social mediów w dobrych celach. Znaczy, używajcie swoich social mediów, żeby czynić dobro. Macie following, więc róbcie dobre rzeczy. Dzięki i do następnego. Na razie, cześć! Cześć. Witajcie w ogrodzie. Nie jest to mój ogród, tylko moich rodziców. A tak jak w sumie WordPress też nie należy do nas, blogerów, ale jest w rodzinie, jeśli jesteśmy właścicielami serwerów. Witam Was na krótkiej prezentacji, którą postanowiłem nagrać właśnie w tym miejscu. W sumie symbolicznym dla nas wszystkich twórców, którzy już nie jesteśmy plantatorami jednego warzywa przecież, tylko mamy całe ogrody pełne. Trochę kapusty, trochę grochu, trochę buraków, trochę cukinii, pomidorów. No my działamy na 7 kanałach właściwie obecnie. Także trudno mówić o nas blogerzy. Nie lubimy słowa influencerzy, więc wolimy twórcy. I jak patrzę na to, to jeszcze sobie uświadamiam, że przez te prawie 10 lat, bo gdzieś około 10 lat działamy, to wszystko, co budowaliśmy, wszystko, co zasialiśmy i potem wykiełkowało, było na organicznym nawozie. Bez żadnych spryskiwaczy, oprysków, wodotrysków czy kupowanych lajków. W dzisiejszej prezentacji, za chwileczkę usiądę, chciałbym Wam opowiedzieć o czymś, o czym już mówiłem rok temu na Influencers Live Festival, ale z powodu takiego trochę dziwnego roku, roku przełomowego, zaskakującego, roku, w którym cały czas tego 60. kraju nie zobaczyliśmy w naszej kolekcji z różnych względów, w roku, w którym wciąż, można powiedzieć, docieramy my jako wędrowne motyle do 500 000 ludzi co miesiąc, ale już jakby troszeczkę mniej czytelników na blogu się pojawiło z wiadomych powodów, ale więcej widzów na YouTubie, więc ta liczba została utrzymana. W roku trudnym, w którym właśnie o kilku rzeczach pomyśleliśmy w tym roku, miałem kilka refleksji w tym roku, które na nas spadły troszeczkę jak grom z jasnego nieba, ale pozwoliły wyłuskać pewne sugestie, porady, wątpliwości, z którymi za chwileczkę z Wami chciałbym się podzielić. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o nas i o nasz ogród. Kto miał nas znać, to myślę, że nas zna i kto jest zainteresowany tematem, to został, kto niekoniecznie przeskoczył dalej. Słuchajcie, nasza przygoda z marketingiem miejsc i regionów, bo to jest coś na styku właśnie marketingu i turystyki, rozpoczęła się miliony lat temu, czyli w czasach studenckich. Ania, studentka wielu kierunków, jeden z nich to marketing w turystyce. Ta Markana poznawała często właśnie budowania produktów turystycznych, szlaków i nie tylko, i tych wszystkich zależności ekonomicznych w tej branży. U mnie na geografii była specjalizacja związana z geoturystyką, ekoturystyką, czyli rodzajami turystyki wyspecjalizowanymi i też tym, w jaki sposób wpływa na świat ta branża.
Będę sobie zerkał oczywiście na prezentacje, które gdzieś tam częściowo będziecie mieć wyświetlane, bo tak będzie mi wygodniej. I pierwszą kampanię, co mi tutaj przypomina slajd, przeprowadziliśmy 4 lata po starcie naszej działalności. O Boże, niektórzy powiedzą, to są jakieś niesamowicie długie okresy. No, jak można dopiero po 4 latach spróbować coś takiego zrobić? No, powiem Wam, że rzeczywiście we współczesności 4 lata to wieczność, ale wtedy, kiedy blogi święciły swoje triumfy i były bardzo ważne i budowane przez wiele lat, i większość twórców miała normalne prace na etacie i rozwijała to jako coś po godzinach, my również, bo dopiero od 2,5 roku działamy na pełen etat, jeśli chodzi o twórczość podróżniczą, to te 4 lata mignęły właściwie jak pstryknięcie palcem. I od tego czasu tych współprac właśnie tylko i wyłącznie zajmujących się promocją miast, regionów, miejsc, krajów było 25 albo 26, co być może jest największą liczbą w branży naszej, że mamy największe doświadczenie w tym temacie, ale mogło być ich 50. Tylko po prostu w połowie nie mogliśmy zrealizować z różnych względów, o których powiem później lub nie chcieliśmy zrealizować. I dziś, na te około 10-lecie naszej działalności, również postanowiliśmy troszeczkę zmienić kierunek i bardzo często jesteśmy po drugiej stronie w formie doradców czy ludzi, którzy pomagają tworzyć koncepcję takich kampanii promocyjnych dla miast i regionów. Pomagamy w strategiach niektórym markom turystycznym czy organizacjom czy regionom. I z tym wiążemy też troszeczkę naszą przyszłość, żeby to doświadczenie w realizacji przekuć troszeczkę w doświadczenie w doradztwo, czy w jakąś tam formę oceniania pomysłów. Już nie mówię o tym, że bardzo dziękuję Influencer Life Festivalowi za zaproszenie i ocenianie branży podróżniczej rok temu w jury, czy w Polskiej Organizacji Turystycznej mam przyjemność też w Turystycznych Mistrzostwach Blogerów być w jury akcji, którą miałem okazję też pomóc zaprojektować. Bardziej łączę się to z naszymi zainteresowaniami i z pewnymi refleksjami też, o których za chwileczkę powiem. Anatomia takiej strategii. To jest slajd, który powtórzę z pewnymi upgrade'ami w porównaniu z tym, co powiedziałem rok temu. Dlatego, żeby być może nowym widzom uzmysłowić, że taka kampania nie różni się jakoś super ekstra bardzo od kampanii i z innych branż. Jest tylko jeden warunek. W kampanii marketingowej miast i regionów nie reklamujemy produktu, nie sprzedajemy usługi. Owszem, niektóre organizacje turystyczne mają w statucie wpisane, że są na poły organizacjami zarobkującymi, więc na przykład sprzedają jakieś usługi typu wycieczki lokalne czy jakieś miejsca noclegowe dla partnerów, ale na ogół tak nie jest. Na ogół rozliczają się menadżerowie czy twórcy takich organizacji turystycznych, czym mówimy o gminach, tych najmniejszych, czy o krajach. Jak widzicie w pierwszym slajdzie, strategia promocji regionu i kraju to punkt kluczowy i najważniejszy. Ta strategia musi być i w ramach tej strategii muszą być uwzględnieni twórcy internetowi, blogerzy, vlogerzy, youtuberzy, influencerzy z Instagrama, influencerzy z TikToka itd., itd. Oczywiście wszystko to się opiera o grupy docelowe. Raczej TikTok nie będzie dotyczył grupy docelowej starszych osób z długim życiem zawodowym i w drugą stronę być może materiały YouTube'owe też będą skierowane do troszeczkę innego odbiorcy. Jeśli już ta strategia jest, jeśli influencerzy czy też twórcy internetowi są uwzględnieni, to przechodzimy do punktu drugiego. Zabezpieczamy budżet na taką kampanię i dobieramy twórców do odpowiednich grup docelowych ze względu na ich charakter lub ze względu na kanały, które tworzą i do jakiej grupy docierają. Czasami pisze twórca z propozycją, ale no nam się osobiście to nie zdarzyło i wydaje mi się, że akurat w tej branży miast i regionów dość dominującą jednak jest ta sytuacja, w której to regiony dobierają sobie twórców, bo to nie do końca jest właśnie, tak jak powiedziałem, branża sprzedażowa czy produktowa. I gdy rozpoczynają się negocjacje cenowe, to w tej branży bardzo często na tym etapie funkcjonuje coś jeszcze jak negocjacje tematyczne. Owszem, ktoś powie, że w innych branżach też to jest wspólne ustalanie scenariusza, jakichś słów kluczowych, elementów briefu, przede wszystkim zakresu działań, jasne. Natomiast w tym przypadku uruchamiamy jeszcze taki czynnik, który się nazywa tworzeniem routingu. Nauczyłem się tego słowa, nie ma do końca polskiego odpowiednika, bo to jest skrzyżowanie scenariusza
koncepcji, z geografią, czyli z trasą i z miejscami, które sobie dobieramy, jadąc i tworząc materiały promocyjne na temat jakiegoś regionu. Bardzo często jest tak, że klient, czyli region lub agencja go reprezentująca, ma pewną grupę miejsc, które chce promować. Ale jeśli twórca jest dość mocno zaangażowany w marketing regionów i mocno się jakby wczytuje w temat tego materiału, który ma stworzyć, czyli regionu, poznaje go głęboko jeszcze przed kampanią, to jest w stanie sobie wyłuskać mnóstwo miejsc, czy tematów, czy narracji, które sam uważa, że są lepsze dla jego odbiorców na temat tego regionu. Niektórzy bardziej, powiedzmy tacy idący do przodu, wręcz oddają 100% inicjatywy twórcy internetowemu, licząc, że on w dość ciekawy sposób ugryzie dany region. Oczywiście ci twórcy, którzy mają rozpoznawalną markę, brand, też mogą sobie na to pozwolić, ale najczęściej pewnie finałem jest miks oczekiwań regionu i twórcy. Po rozpoczęciu komunikacji i realizacji tych działań, bardzo często rozpisanych w czasie w bardzo intensywny sposób, na przykład jeśli wyjazd jest dość krótki, ale komunikacja może być dość długa, lub jeśli wyjazd jest dość długi, no to wtedy ta komunikacja jest taka dość rozłożona proporcjonalnie na ten wyjazd, ale wierzcie mi, jeśli ktoś działa na wielu kanałach, w naszym przypadku na 7, to nie jest fizycznie możliwe, żebyśmy my we dwójkę całą komunikację dotyczącą danego regionu, czy kraju, czy tej kampanii zmieścili w czasie trwania tej kampanii. Wiele elementów jest przełożonych na później, w związku z czym realizuje się jakieś takie wspólne terminy, czy wspólne deadline, które opierają się oczywiście o planowanie dystrybucji, czy też plan wydawniczy twórcy. A w przypadku na przykład niemieckiej organizacji turystycznej jest taka sytuacja, gdy twórca kończy swoją komunikację, to wtedy wchodzi ta organizacja turystyczna, przejmuje pewne treści, które ten twórca wytworzył i na swoich kanałach je dalej przekazuje. Powiecie, że no, żadnej filozofii w tym nie ma i zgadzam się, w 80% przypadków czy elementów ta kampania nie różni się od innych kampanii w innych branżach. Więc w kolejnym slajdzie znowu nawiążę do prezentacji sprzed roku, pokazując mniej więcej, jak zmienia się na przestrzeni 5, 10, 15 lat rynek treści podróżniczych, komercyjnych, czy treści, które są w jakiś sposób kreowane reklamowo, bo jeśli chodzi o kiedyś to było, oczywiście niektórzy traktują to z sentymentem, to stwierdzenie kiedyś to było, niektórzy uważają, że są to elementy, których już nie ma, są przeszłe i słusznie, to rzeczywiście reklama prasowa jest w odwrocie lub praktycznie jej nie ma, ponieważ nie ma nośników, o czym za chwileczkę. Być może coraz więcej obserwuję osobiście reklamy natywnej, niesłusznie czasami kojarzonej tylko z parówkami Orlenu na temat, ale bardzo często organizacje turystyczne czy firmy związane z turystyką lokują swoje natywne treści w portalach horyzontalnych. Często opisane są na przykład jak na gazeta.pl, taki sprytny sposób treści, materiały promocyjne partnera, ale są one oczywiście odróżniające się od reszty treści inną czcionką i bardzo często są podkręcane przez media workerów czy przez redaktorów online, zmieniające im tytuły itd., itd., ale rzeczywiście intensyfikacja tych treści jest widoczna, pewnie kosztem właśnie treści prasowych, a być może w przyszłości lub w najbliższej przyszłości lub już teraz będziemy coraz więcej obserwować reklamy takiej preferencyjnej, opartej na zainteresowaniach waszych, naszych wyszukiwań. Czyli jeśli jesteśmy zainteresowani Cyprem i coś tam na temat tego Cypru szukamy, to wzorem tego, co bardzo często Google AdSense i AdWords i nawet reklamy remarketingowe na Facebooku zaczynają nam wypluwać coraz więcej treści związanych z Cyprem. Myślę, że takie sytuacje będą coraz częściej obserwowane, żeby troszeczkę ten lejek komunikacyjny, lejek content marketingowy zwęzić. W drugim wersie widzicie analogiczną sytuację z reklamami prasowymi, artykułami prasowymi, których nie ma za dużo, ponieważ rok temu mówiłem o likwidacji pisma Voyage. Teraz jesteśmy w rzeczywistości, kiedy już nie ma pisma podróżniczego Podróże. Został właściwie tylko National Geographic i Poznaj Świat. Kiedyś organizowano study tury, teraz organizuje się blog tury. Study tury to takie wycieczki dla osób wpływowych, dziennikarzy, osób wpływowych w branży, po danym regionie, kraju, miejscu, z których nie zawsze potem wynikało, że powstanie materiał na mediach tych twórców, tych autorów.
przeciwieństwie do blog turów, które bardzo często opierają się po prostu na klasycznej wymianie barterowej, blogerzy są w stanie, chcą zapewnić później materiał z takiej relacji, która bardzo nie różni się w sposób formalny od dawnych study tourów, a być może w przyszłości, co na przykład mieliśmy okazję zaobserwować niedawno podczas podróży dookoła Polski w jednym z regionów, będą organizowane TikTok tury albo TikTok kampy dla najmłodszych widzów, którzy akurat w branży tej, najmłodszych odbiorców, którzy w branży turystycznej nie są zbytnio pożądaną grupą docelową, dlatego że akurat w turystyce decyzje konsumenckie zapadają po stronie rodziców jednak wciąż, a ewentualnie dzieci jadą z rodzicami na urlop, ale być może właśnie na korzyść takich kursów czy wyjazdów, kampów, no to już będzie częściej to funkcjonowało. Tajemnicą Polishinela jest fakt, że różne programy turystyczne, programy podróżnicze, czasem cykliczne w telewizjach, bardzo często miały partnerstwo w postaci regionów czy marek turystycznych, które pomagały w produkcji danego odcinka, finansowały, współfinansowały taki odcinek. To na przykład bardzo często zdarzało się w przypadku bardzo popularnej i lubianej serii pana Roberta Makłowicza na TVP2. Wiele, wiele różnych organizacji turystycznych współpracowało przy produkcji tych odcinków lub pomagało w organizacji. Dziś, gdy programów podróżniczych moim zdaniem jest dużo mniej lub są dużo niższej jakości, a troszeczkę pałeczkę przejęli youtuberzy, ponieważ mamy dużo wysokojakościowych materiałów podróżniczych na polskim YouTubie, wydawać by się mogło, że wciąż za mało jeszcze, ale zawsze jest to jakaś grupa, z którą można popracować i stworzyć ciekawe rzeczy, to rzeczywiście coraz częściej organizacje turystyczne proponują współpracę twórcom podróżniczym na YouTubie w Polsce, współpracę opartą na wideo. W naszym przypadku jest to przynajmniej w połowie tych przypadków związanych z współpracami z marketingiem miast i regionów. Ale bardzo często też są elementami jakiegoś stałego cyklu blogerskiego, który i tak twórca tworzy. I być może w przyszłości będzie potrzeba wdrożenia czegoś jeszcze nowego w turystykę, czyli live streamów, które na razie może kojarzą się troszeczkę z innymi branżami i słusznie, ale nikt nie powiedział, że chociażby w dobie tego roku, gdy byliśmy mocno zamknięci, chęć odwiedzania, zwiedzania świata nie powinna przenieść się w dość mocny sposób do wirtualnej rzeczywistości i w dobie bardzo rozszerzających się przepustowości internetu, coraz więcej osób ma światłowód, do coraz większej liczby miejsc dociera bardzo szybki internet. Być może będziemy świadkami na przykład relacjonowania live w całości jakiejś wędrówki, jakimś szlakiem po górach, czy zwiedzania jakiegoś miejsca. To już się powoli dzieje, ale nie jest jeszcze jakimś standardem z uwagi na dużo niższą jakość przesyłu ekranu. Nie dalej jak kilkanaście dni temu z grupą blogerów i dziennikarzy z całego świata realizowaliśmy taki ciekawy wirtualną wycieczkę po wystawie o Beethovenie organizowanej przez miasto Wiedeń. Właśnie to było oprowadzenie kuratorskie, około godziny filmu na żywo ze zwiedzania właśnie całej tej wystawy z komentarzem na żywo. Czy w takim razie każdy kraj i każde miejsce można bez problemów w sieci wypromować z pomocą influencerów? Tak. Pytanie brzmi, czy to jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, z naszymi jakby odbiorem rzeczywistości, z naszymi zasadami moralnymi, bo jest sporo miejsc, gdzie niestety możemy się uderzyć w głowę, nabić sobie guza, zrobić kolizję właśnie z tym wszystkim, co powiedziałem wcześniej. Bez problemu można to wcześniej oczywiście sprawdzić i nie być zaskoczonym, ponieważ jednak organizacje turystyczne bardzo często należą do rządów danych krajów czy samorządów. I ja tutaj wypisałem jakby sobie takie trzy przykłady krajów, które zdecydowanie mogłyby mieć albo miały, albo niesłusznie nie miały problemów przy promocji z twórcami internetowymi. Na pierwszym obrazku widzicie przykład betonowego kompleksu turystycznego właściwie wokół miejscowości Benidorm,
w Hiszpanii, pewien symbol, w jaki sposób w ciągu 20 lat z dziewiczego wręcz spokojnego wybrzeża z wioskami rybackimi stworzono mnóstwo betonowych molochów, które całkowicie przyćmiły lokalny krajobraz i przyrodę. I w jaki sposób teraz coś takiego promować? Zwłaszcza kiedy się na przykład mówi bardzo dużo o ekologii czy o zrównoważonym rozwoju. No ciężko. A jednak miasta tego typu, bo to jest tylko przykład, próbowały w jakiś sposób tworzyć kampanie promocyjne w influence sferze, właśnie w oparciu o takie dość trudne moim zdaniem do obronienia krajobrazy. W drugim przypadku mamy historię sułtanatu Brunei, Darussalam, który miał kłopoty wizerunkowe z uwagi na to, że została wprowadzona tam kara śmierci za homoseksualizm. I teraz, jeśli jesteśmy wolnościowcami, jeśli bliskie są nam idee równości, tolerancji, to ciężko byłoby nam pojechać i stworzyć kampanię, czy być elementem kampanii, czy w jakiś sposób promować organizację turystyczną tego bardzo bogatego, małego i niezwykle ciekawego kraju, który jednak był zbojkotowany w wielu, wielu środowiskach. Podobnie powinno być w przypadku Arabii Saudyjskiej, która dość destrukcyjnie działa, oddziaływuje na cały Bliski Wschód, między innymi wywołując wręcz wojny, jak na przykład ta najmniej doceniana w Jemenie, czy też uprawiając dość ostry reżim wewnątrz swojego kraju, zwłaszcza skierowany w kierunku osób innego wyznania, czy też osób właśnie innej orientacji seksualnej lub wręcz wciąż kobiet. A mimo wszystko Arabia Saudyjska zaprosiła mnóstwo różnych influencerów, żeby próbowały promować ten kraj pod kątem turystycznym, kiedy jednocześnie odwiedziny turystyczne w tym kraju są obostrzone wieloma, wieloma problemami jeszcze przed COVID-em i wieloma, powiedzmy, myślę, etycznymi problemami, trudnościami, tak myślę. Kilka propozycji kampanii z miastami i regionami, które na przykład odrzuciliśmy, to Izrael z powodu ogólnego, że w jakiś sposób nie popieramy działań politycznych kraju Izrael, zwłaszcza ostatnimi laty, ale też z powodu bardzo dużego takiej presji policyjnej podczas próby przyjechania czy wyjechania z tego kraju dla wielu turystów. Niekomfortowo się można poczuć. Wyspa o charakterze imprezowo-dyskotekowym, luksusowe hotele pięciogwiazdkowe, to też efekt prawdopodobnie złego researchu nas i naszej działalności przez markę, zabetonowany do granic możliwości kurort, zaproszenie do miasta, które już wielokrotnie opisywaliśmy i naprawdę mimo najszczerszych chęci ciężko byłoby nam je opisać jeszcze na nowo, poza tym byłoby to nie w porządku, ludzie by widzieli, że robimy to specjalnie jeszcze dla pieniędzy. Obiekt zaburzający górski krajobraz. To kilka przykładów. Dlaczego dla turystyki czasy są trudne? W świetle tytułu, który Wam na początku zaprezentowałem, pierwsza część jest w dużej mierze powtórzeniem lub rozwinięciem tego, o czym mówiłem rok temu, a druga część jest całkowicie świeża, ponieważ czasy są trudne. W naszym przypadku już w listopadzie po rezygnacji z wyjazdu do Azji Południowo-Wschodniej i przesunięciu tego wyjazdu z powodu wybuchającej wtedy właściwie pandemii, przesunięcia na marzec, wtedy wszystko się zaczęło zmieniać. Zaczęły zmieniać się nasze plany, musieliśmy zmienić troszeczkę strategię swojego działania, całą logistykę. Tych wyjazdów odwołanych później w perspektywie rocznej było dużo, dużo więcej jeszcze. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że cała branża została troszeczkę przestawiona, ale tak naprawdę o wirusie, czy też o skutkach COVID-19 będę mówił tylko częściowo, bo wypisałem sobie tutaj takie słowa klucze, tak jak overtourism, social fakes, ogólnie bezpieczeństwo na świecie, raczej schodzące niż poprawiające się i zmiany klimatyczne. Zacznijmy od tego najprostszego, czyli najświeższego. Pandemia COVID-19 zdecydowanie zmieniła, stworzyła taki pivot na rynku, czyli nagle bardziej pożądane, możliwe do realizacji, ale też interesujące stały się podróże bliższe, a podróże dalsze, egzotyczne po prostu przegrały z powodów logistycznych z tymi bliższymi, krajowymi bardzo często.
w komunikacji i w narracji twórcy musieli po prostu stworzyć troszeczkę nową rzeczywistość i wprowadzić nowe elementy, które wcześniej nie były na porządku dziennym. Owszem, czasami może pojawiały się w temacie dyskutowania o szczepionkach, czy też o takim zdrowotnym zabezpieczeniu się, natomiast teraz taka narracja zdominowała, czyli bezpieczeństwo, zagrożenie wirusowe, pandemia, choroba, troska o bliskich, troska o miejsca szpitalne w łóżkach w innych krajach, które tych miejsc tyle nie mają. No mnóstwo różnych aspektów nowych się pojawiło i trzeba było jakby obostrzenia, te wszystkie komunikaty uwzględniać w swojej działalności blogerskiej, influencerskiej. Mieć z tyłu głowy po prostu, żeby nie palnąć jakiejś głupoty. I słusznie, bo twórcy są odpowiedzialni za swoich widzów. Sporo rewolucji w markach turystycznych nastąpiło, sporo zmian strategii wśród twórców podróżniczych, chyba którzy najbardziej oberwali, jeśli chodzi o nową rzeczywistość, no bo jeśli piszemy o podróżach i naszą działalność opieramy na przemieszczaniu się, opisywaniu różnych miejsc, to co teraz zrobić? I powiem wam, że my akurat sobie poradziliśmy. Dlatego, że gdzieś już na wysokości właśnie tych kilku odwołanych wyjazdów zimą postanowiliśmy po powrocie z tego ostatniego wyjazdu, który jeszcze udał się zrealizować na chyba niecałe 2 tygodnie przed ogólnoeuropejskim i ogólnopolskim lockdownem, zmieniliśmy swoje myślenie i skierowaliśmy się ku Polsce. Od początku uznaliśmy, że w tym roku skupiamy się w takim razie na najbliższej okolicy i na Polsce. I liczby, które widzicie tutaj, są być może szokujące, bo w przypadku Krakowa na przykład spadek ruchu turystycznego zagranicznego jest 137-krotny. W przypadku ruchu krajowego niższy, ale jednak. To jest dowód na to. Spadki w portach lotniczych wynosiły powyżej 80%. Całkowita zapaść na rynku krótkoterminowego wynajmu apartamentów. Jest to wszystko dowodem na to, że nie warto, tak jak w social mediach i w działalności blogerskiej, wiązać się tylko z jednym, jak w ogóle w życiu, wiązać się z jednym sposobem zarobku, z jednym rodzajem klienta. I nie warto też w podróżach jednak paradoksalnie skupiać się tylko i wyłącznie w 100% na podróżach dalekich, egzotycznych. My mieliśmy ten komfort, że od wielu lat 1/3 treści, które generowaliśmy, dotyczyła dalekich podróży, 1/3 Europy, ale 1/3 też Polski. Więc po prostu teraz trzeba było się mocno skierować na tą 1/3 i rozszerzyć ją na całość. W związku z czym też nasz plan, o którym za chwileczkę powiem, podróży dookoła Polski i plan opisania najbliższej okolicy Śląska, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Później tak się okazało. Kolejnym elementem tej trudności, że czasy są trudne, bo do wirusa jeszcze wrócimy, jest overtourism. Overtourism w wolnym tłumaczeniu przesycenie rynku turystycznego punktowe w różnych miejscach. Opowiem wam o pewnym syndromie, który jest z tym związany. Pierwszy syndrom jerozolimski, bardzo ciekawa historia na osobny temat, polega w wielkim skrócie na tym, że ktoś się zachwyca takim miejscem, wręcz przesadnie, można się zachłysnąć danym miejscem i w Jerozolimie objawia się to bardzo często zwiększoną liczbą właśnie takich mistycznych zachowań czy próby wcielenia się w postaci biblijne. Temat jest roztrząsany również na polu psychologicznym. Kurczę, wymyśliłem sobie w takim miejscu prelekcję, ale idzie deszcz. I chyba zmienimy miejsce, dobrze? To właściwie zostało nam jeszcze kilka minut, także poczekajcie, ja się przeniosę do środka. Ktoś powiedział, że blogosfera się kończy. Ja chciałem powiedzieć, że jesień blogosfery to wcale jeszcze nie jest taki negatywne określenie, bo mamy złotą polską jesień na przykład, ale jeśli to będzie tak wyglądało, to rzeczywiście jeszcze kilka lat i nas to całkiem zwieje wszystkich. Okej, jesteśmy w drugiej części, już pod dachem. Chciałem mówić o syndromie paryskim. To jest odwrotność tamtego syndromu, czyli sytuacja, w której ona narodziła się wśród japońskich i chińskich turystów. Sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, w tamtym przypadku był to Paryż, wyobrażamy sobie nie wiadomo co, jako perfekcyjne miejsce, spełnienie marzeń podróżniczych, ideał wręcz, najbardziej romantyczne miejsce na świecie, a zderzamy się z szarą rzeczywistością, wręcz odwrotnością, że miejsce jest, tak jak Paryż potrafi być, tłoczny, szary, bury, głośny, brudny.
Natomiast syndrom wenecki, który widzicie jako trzeci tutaj zaproponowany, bez wątpienia mocno wiąże się z tematem overtourism, czyli przesytu turystycznego. I syndrom wenecki to jest temat, który mocno jest rozpatrywany obecnie w turystyce, czy właśnie wśród twórców podróżniczych, dlatego że oczywiście narodził się w Wenecji i jest przykładem sytuacji, w której zdecydowanie wart swoich zachwytów obiekt, czy wart te swoich zachwytów, wart zachwytów nad nim miasto, pełne kultury, sztuki, wielkiej historii, po prostu pada ofiarą przesytu turystycznego, czyli tłumów. Tłumów, które w danym momencie zalewają dane miejsce, niszcząc powab i geniusz locji tego miejsca. No i ten syndrom wenecki rozlał się na różne inne miasta, jak Dubrownik, jak Barcelona, gdzie rzeczywiście spowodowało to bardzo często wręcz nienawiść lokalnych mieszkańców do przemysłu turystycznego i turystów. Sposobów na rozwiązanie problemów z overtourismem jest sporo wbrew pozorom i one leżą w rękach też twórców internetowych, podróżniczych, którzy po prostu muszą proponować alternatywy. My już od dawna nie stosujemy od wielu lat takich, nie tworzymy materiałów takich bardzo klasycznych swego czasu, czyli 10 miejsc, które musisz zobaczyć. Ten must-seeism właśnie zepsuł i troszeczkę pomógł w rozwoju overturizmu, bo wszyscy podróżowali w danych miejscach po tych samych punktach szlaku. W następnym slajdzie widzicie dwa takie jedne przykłady, jak odbija się to w rzeczywistości. Są to przykłady z tego roku, który teoretycznie ograniczył ruch turystyczny, ale dużo ludzi ruszyło w Polskę. A jak już ruszyło w Polskę, to ruszyło w te same miejsca, w które ruszyli inni. I tym samym zakorkowały nam się Tatry, prawda? I to dość poważnie, zarówno na drogach na Zakopiance, jak i na szlakach. Przytoczony obrazek z wybrzeża Amalfitańskiego na boku to również żywy przykład z tego, co mieliśmy okazję sprawdzić na własnej skórze wielokrotnie. Wybrzeże Amalfi, przepiękna, romantyczna i bardzo ładnie ulokowana malutki fragment Kampanii, jest bardzo wart swoich zachwytów, czy zachwytów nad nim, natomiast jest to bardzo wąski obszar, na którym ścisnęło się kilka wiosek. I wszyscy ludzie gromadzą się w tych wioskach, a nie daj Boże w Positano, który jest hitem Instagrama, do czego jeszcze wrócimy. Natomiast jest mnóstwo możliwości, żeby poznawać ten region inaczej, nie stać w korkach, nie buzować się w tłumach ludzi. Wystarczy tak naprawdę ruszyć kilkaset metrów od tych centrów i powędrować pomiędzy miastami i wioseczkami i właściwie po chwili tych ludzi nie ma w tym miejscu. Więc promowanie i przedstawianie pomysłów na alternatywne zwiedzanie nawet tych popularnych miejsc jest jednym z lekarstw na overtourism. W kolejnym slajdzie jednym z problemów współczesnej turystyki, który również nie jest powodem do trywializacji czy do pominięcia, jest poziom bezpieczeństwa ogólnonarodowego, ogólnoświatowego. Poziom bezpieczeństwa wydawać by się mogło, ale też jakby niezależne analizy geopolityczne mówią, że spada. Uśredniając oczywiście, rośnie liczba krajów tak zwanych upadłych, krajów, które pogrążają się w chaosie wojen domowych. Niektóre regiony stają się bardziej niebezpieczne niż kiedyś. Bardzo często wynika to z nierówności społecznych i z tego, że turystyka w niektórych miejscach zbyt szybko się rozwinęła. To znaczy niektóre miejsca jeszcze nie były gotowe na tak szybki rozwój nowej gałęzi gospodarki, a to też dało okazję do różnych na przykład zagęszczeń drobnej przestępczości skierowanej w stronę turystów. No cóż, kolejnym elementem, który chciałbym przytoczyć i rok temu też przytaczałem, jest instagramowa turystyka. Tutaj nic niestety się nie zmieniło na lepsze. Wydaje mi się, że nawet na gorsze. Turystyka instagramowa, czyli coś, co jest piewcą instagramowej odtwórczości, w ogóle odtwórczości w turystyce, co jest zaprzeczeniem walki z overtourism, bo bardzo często właśnie Instagram kreuje nowe miejsca, które po prostu są tymi samymi miejscami. To znaczy cały czas są odwiedzane przez te same osoby,
fotografowane, puszczane w świat nawet w takich samych formatach zdjęciowych, nawet w takich samych kadrach. Projekt InstaRepeat, o którym mówiłem rok temu, wyłapywał te wszystkie niuanse i pokazywał, jak często ludzie, którym wydaje się, że inni, którzy zrobili fajne zdjęcie i które dostało dużo serduszek na Instagramie, osiągnęli tym sukces, to robiąc dokładnie to samo w tym samym miejscu, my również osiągniemy ten sam sukces albo podobny. Przy czym cały wachlarz różnych innych miejsc wokół był kompletnie nieznany i nietknięty. Według niektórych to dobrze. Z punktu widzenia walki z overturyzmem nie. I ta turystyka na Instagramie, czy też promowanie miejsc Instagramable, wręcz wśród niektórych twórców internetowych piszących bardzo często powstają na przykład artykuły, które są instagramowymi przewodnikami po niektórych miejscach. O ile mam problem i rzadko krytykuję innych, to jest taki rodzaj działalności, który niestety, ale trzeba skrytykować w świetle tego wszystkiego, o czym mówię. Bo powoduje jakby utrwalenie problemów przesytu turystycznego i kierowanie ludzi w dość powierzchowny sposób na miejsca, które są tylko i wyłącznie atrakcyjne z punktu widzenia opublikowania zdjęcia na Instagramie. To też ma inne perturbacje, nie tylko związane z overturyzmem, ale też z bardzo płytką turystyką, czyli zaprzeczeniem świadomej podturystyki. Tak. Żeby nie powiedzieć, że niektórzy jakby wyhaczyli w tym, czasami uczestniczy rynku turystycznego, a czasami niekoniecznie wyhaczyli w tym biznes. I widoczna teraz na ekranie przed Wami słynna Brama Niebios na Bali, miejsce wielu spektakularnych, może nawet tu są chyba liczby pięciocyfrowe, jeśli chodzi o liczbę zdjęć, która powstała w tym miejscu. Wykreowana moda na zrobienie sobie zdjęcia w tym miejscu na Bali, która niestety ma bardzo dużo takich spotów tylko i wyłącznie pod zrobienie zdjęć na Instagrama, spowodowała, że ludzie uwierzyli, że to miejsce wygląda w ten sposób jak na zdjęciach. Czyli można sobie zrobić fotografię piękną w ramce pionowej czy kwadratowej z piękną symetrią i idealnie odbijającym się we wodzie obrazem. Problem polega na tym, że tam nie ma wody, nie ma żadnej sadzawki i zostało to jakby ta moda na zrobienie sztucznego odbicia bardzo często w szybach drugiego telefonu powielana wielokroć, a na miejscu albo zawód, czyli syndrom paryski, albo niestety wejście w ten nurt i jakby uczestnictwo w tym fake promowaniu obiektu, czyli bardziej syndrom wenecki. Ja nie będę mówił, że my jesteśmy święci, że nasza działalność była od tego wolna, ale właśnie przez to, że działamy 10 lat, możemy sobie z tej perspektywy powiedzieć o różnych fazach rozwoju i niewątpliwie od kilku lat staramy się promować w naszej działalności, wśród naszych odbiorców turystykę i podróże świadome, czego elementem są treści edukacyjne w naszych treściach, elementy edukacyjne w naszych treściach, czego fragmentem mogą być pomysły na alternatywne zwiedzanie świata. Oczywiście to po jakby zobaczeniu wielu miejsc na świecie bardziej przydatne jest i pomocne, kiedy wracamy w jakieś miejsce, próbujemy je sobie zdefiniować na nowo, ale podróże tematyczne, podróże śladem ludzi, śladem książek, śladem filmów, śladem sztuk, rodzajów sztuk, śladem malarzy, śladem stylów architektonicznych, śladem potraw i tak dalej, i tak dalej. Jest masa różnych możliwości. Będziemy mieć za tydzień specjalną prezentację na Media Design tylko i wyłącznie o podróżowaniu tematycznym. To wszystko jest bardzo fajną alternatywą dla odkrywania świata poza schematami. Poza właśnie top 10, top 7, top 5 i must see. I jakby na tym slajdzie, którym pokazujemy dwa z takich pomysłów, które zrealizowaliśmy, z których jesteśmy bardzo dumni, bo w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest niszowy rodzaj podróży. Mało kogo interesuje. Ale jeśli uznamy, że przede wszystkim działamy w zgodzie z własnym, nie wiem, planem wydawniczym, z własną polityką wydawniczą, z własnymi zainteresowaniami i chcemy się bawić podróżą, to zamierzam stwierdzić, że naszym widzom się to bardzo spodoba,
A i my będziemy radośni. I podróż śladem Tolkiena i Jane Austen po Wielkiej Brytanii, i podróż, wydawać by się mogło, ultraniszowe tematy śladem obrazów Van Gogha albo Provencji, były bardzo, bardzo popularne, bardzo czytane, bardzo oglądane. Wiele mediów się też tym tematem zainteresowało. Także nie zawsze to, co z pozoru niepopularne i niszowe, jest niepopularne i niszowe. I kto wie, czy jakby ta powtarzalność i podążanie za tymi samymi schematami, kilkanaście razy już stworzenie przewodnika po danym mieście w ten sam sposób jest dobrą drogą. Być może to jest też jeden z nowych trendów w turystyce internetowej, żeby proponować alternatywne sposoby na zwiedzanie różnych, również tych bardzo znanych miejsc. Jeszcze chciałbym wrócić do tego COVID-19, czyli koronawirusa, który nam zwęził świat geograficznie, filozoficznie, matematycznie. I do tego, że my w pewnym sensie nakierowaliśmy swoje myśli na najbliższą okolicę, czyli na coś, co w najbliższych miesiącach, a być może latach, będzie święcić triumfy. Na nowo zwrócenie się w stronę tego, co bliskie, poznawanie tego na nowo, szukanie swojej własnej tożsamości, jeśli chodzi o miejsca. Wydaje mi się, że nadchodzi dobry czas, paradoksalnie dzięki ogólnoświatowej pandemii, dla takich przemyśleń i dla takich materiałów. I nie powiedziałem Wam jeszcze o tej naszej historii, co było dalej od marca w górę. Otóż w kwietniu i w maju, zwłaszcza w kwietniu, kiedy pandemia zamknęła nas w domach, obmyśliliśmy z Bartkiem Szaro, autorem bloga Paragon w podróży, taką reaktywację naszej idei blogowej sprzed kilku lat, która się nazywała Podróżuj do tutaj. To była idea, w której opisywaliśmy wiele lat temu, że nie trzeba podróżować daleko, żeby podróżować w ciekawy, intensywny i mądry sposób. A to był też czas, w którym myśmy naprawdę dużo podróżowali po świecie i wydaje mi się, że to było bardzo wiarygodne, że mimo tego staraliśmy się ludzi nakierować na odkrywanie najbliższej okolicy. Z jakichś powodów ta idea wtedy troszeczkę została zamrożona, ale właśnie dzięki Bartkowi przy tej okazji, w której wszyscy się znaleźliśmy, mieliśmy okazję ją odmrozić i to z większym przytupem, bo zaproszonych zostało jeszcze 14 innych twórców i wszyscy razem 16 województw opisywaliśmy właśnie w ten sposób jako miejsca, które są niezwykle interesujące, kiedy zwęża nam się świat, do właśnie odkrywania w tych trudnych czasach na nowo. I zainteresowanie było bardzo duże, oddźwięk był bardzo genialny wręcz, ponieważ włączyło się do naszej akcji mnóstwo postronnych osób, czytelników, którzy nawet kiedy ci twórcy skończyli, kontynuowali ten temat po swojemu, realizując różne ciekawe mini projekty. Do dzisiaj można pod tym hashtagiem na Facebooku czy na Instagramie dużo ciekawych rzeczy znaleźć. Poszliśmy dalej, krok po kroczku, od najbliższej okolicy, w naszym przypadku to był Górny Śląsk, przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. Zrobiliśmy największy nasz projekt podróżniczy od lat, paradoksalnie, i najdłuższą podróż. Bo po pobytach w Azji, jeden z nich był bardzo długi, bo ponad miesięczny, teraz ruszyliśmy w 40-dniową podróż dookoła Polski śladem regionów mniej znanych. I postanowiliśmy w świetle tej idei odkrywania na nowo i cieszenia się chwilą czy najbliższą okolicą zrealizować sobie też 12 takich małych misji podczas tej podróży dookoła Polski. Dosłownie, ponieważ jechaliśmy województwami krańcowymi i naprawdę mało znanymi regionami, tak zwanego drugiego lub trzeciego wyboru. Regiony drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku walki z overturyzmem to są właśnie regiony, które bardzo często są po sąsiedzku, które są traktowane po macoszemu, które są nieopisywane w przewodnikach albo jeszcze nawet nieznane czy niedoceniane. Dla Tatr to może być Orawa czy Spisz, prawda? Dla Karkonoszy to może być część Kotliny Kłodzkiej, nawet nie sama Kotlina Kłodzka, tylko na przykład Góry Bystrzyckie w niej, czy Dolina Bobru, Pogórze Kaczawskie. Dla Mazur klasycznych, tych wokół Wielkich Jezior, to mogą być Mazury Garbate albo Mazury Zachodnie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dla Toskanii to może być Umbria. Dlatego od Roztocza przez właśnie takie mniej znane regiony zrealizowaliśmy
tą podróż, która się cieszyła gigantycznym zainteresowaniem i tutaj internet uczy pokory. Nie spodziewaliśmy się tego, że widownia na naszym kanale, na przykład na YouTubie, oglądająca odcinki z tych teoretycznie mało znanych regionów, czy mniej popularnych, będzie kilkunastokrotnie wyższa niż na co dzień i że czasami oglądalność niektórych odcinków będzie przekraczała 100, 200, 300% liczby subskrybentów, co praktycznie się nie zdarza w YouTube-osferze podróżniczej, bardzo rzadko. Także ta seria była świetna dla nas, dla widzów, ponad 500 000 widzów. Zasięg wszystkich materiałów dotyczących tej podróży dookoła Polski sięgał prawie 4 milionów. I pomijając fakt, że film podsumowujący naszą część Podróżuj do tutaj przekroczył 2,5 miliona zasięgu. Internet uczy pokory, zawsze to mówię, i blog, który bardzo często pisał o pięknych, ciekawych, interesujących miejscach na końcu świata, tak naprawdę w trudnym czasie dla turystyki pobił rekordy zasięgów treściami o Polsce. Proszę Państwa, drodzy słuchacze i widzowie, jeszcze jeden slajd. Wśród zmian w turystyce, wśród elementów, o których trzeba będzie lub wypada, lub jak już ktoś bardzo jest przeciw, to sugeruje się, że można by było włączyć swoją narrację, są tematy związane ze zmianami klimatycznymi. No nikomu innemu, oprócz blogerów naukowych czy twórców związanych z nauką, nikomu innemu aż tak nie wypada wspominać o tym temacie właśnie jak twórcom podróżniczym. Paradoks polega na tym, że to właśnie przemysł turystyczny jest jednym z czynników oczywiście, które wzmogły zmiany klimatyczne. Oczywiście nie jest jednym z liderów, bo tutaj jest dużo więcej trucicieli w różnych branżach, ale jest wymieniany, prawda? Antropopresja czy ślad węglowy tu w turystyce jak najbardziej funkcjonuje. Paradoksalnie jednak osoby podróżujące czy piszące o świecie to są te osoby, które teoretycznie mogłyby o tych zmianach klimatycznych opowiadać, pokazując namacalnie te zmiany w różnych miejscach, które odwiedzają. Jednak taka bardzo agresywna czy bardzo ofensywna działalność edukacyjna w tym zakresie moim zdaniem nie działa, ponieważ jednak odbiorcy są przyzwyczajeni do treści podróżniczych. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stosować techniki związane z content marketingiem, tylko takich mądrych treści związanych ze zmianami klimatu w swoich treściach podróżniczych. I od czasu do czasu wspominać, tłumaczyć, pokazywać, porównywać. Myślę, że taka praca u podstaw dużo bardziej jest skuteczna niż bardzo agresywna, wręcz ofensywna działalność nakazująca jakieś działanie komuś. I kolejny właśnie paradoks w tym przypadku, czyli taka zasada pierścienia, ale odwrócona. Zazwyczaj chociażby jeśli chodzi o wyszukiwanie usług czy różnych produktów, sprawdzamy to, co bardzo blisko i w tym przypadku działa to podobnie, bo niestety im coś jest dalej, im coś jest kompletnie dla nas abstrakcyjne, im jakiś proces znajduje się w miejscu, w którym prawdopodobnie nigdy nie będziemy. Owszem, lubimy sobie pooglądać to na YouTubie czy u blogera, bo jest ciekawe, ale ciężko będzie nas przekonać pożarami na Tasmanii czy powiedzmy zniszczeniem rafy koralowej wokół wysp Salomona do jakichś działań konsumenckich niż czymś, co będzie troszeczkę bliżej nas. Twierdzenie może ryzykowne, ale no, takie dość prozaiczne. Przyznacie, że jednak pokazanie problemów, z jakimi zmaga się na przykład Chorwacja w czasie bardzo dużych pożarów, czy wręcz dojście na poziom Polski i mówienie o problemie zasobności w wodę, braku tej zasobności i susz, będzie po prostu większą refleksję mogło wzbudzić wśród użytkowników z Polski niż coś, jakieś zjawisko, które jest na końcu świata, o którym też oczywiście trzeba mówić, bo warto oczywiście pokazać lodowce w Alpach. My w Polsce nie mamy lodowców, które się kurczą i to zdecydowanie. I to jak ktoś podróżował 10 lat temu i w tym roku, to jest w stanie taką różnicę pokazać. Czy na przykład my będący na Islandii jak najbardziej mogliśmy w czasie filmu wspomnieć o tym, jak bardzo kurczą się islandzkie lodowce i wytłumaczyć w kilku słowach i lecieć dalej. Czy jak ktoś odwiedza Malezję, Indonezję, może oprócz jakby zachwytów nad puszczą pierwotną, tropikalną, powiedzieć o tym, jak te puszcze się kurczą z uwagi na tworzenie plantacji oleju palmowego, z którego mamy
batony, nutelle, ale też szminki czy pomadki i tak dalej, i tak dalej. No i problem, który też coraz częściej dotyka twórców internetowych, to problem sposobu przetransportowywania się. Niektórzy tacy bardziej puryści, albo ci, tutaj powiem troszkę złośliwie, którzy już się napodróżowali i przestali podróżować, bardzo często mówią, że sam fakt podróżowania jest nieetyczny. Nie będziemy szli w takie skrajności, ale zastanówmy się nad formami podróżowania, bo rzeczywiście takie bardzo częste latanie samolotem na weekendy, które jeszcze 7, 8, 9 lat temu w złotym wieku tanich linii lotniczych było dość popularne, czy nawet na jednodniówki, nie wydaje się dzisiaj dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia tego, co mamy na świecie. Nie mówimy absolutnie o tym, co promują Szwedzi, żeby zrezygnować z latania samolotem. Jednakże można mądrze to zredukować i zamiast kilka wypadów jedno-dwudniowych, być może jeden wypad samolotem troszkę dłuższy na długi weekend będzie sensowniejszy, albo alternatywa w postaci weekendu via autobus, via pociąg i rzeczywiście podróże kolejowe, turystyka rowerowa, żeby nie wspomnieć o kamperach i van life'ie, to są te sfery, które będą wydawać by się mogło rozwijać w komunikatach turystycznych i to też obserwuje rynek, widząc zainteresowanie po prostu większe tego rodzaju segmentami rynku. Podróże samochodowe to raczej powrót do łask tego rodzaju turystyki, zwłaszcza, że wydawać by się mogło, że nawet jak się otwarły niektóre kraje turystyczne gdzieś w połowie tego roku, to nie wszyscy chcieli latać samolotami z uwagi na wąskie gardła w lotniskach, czy też w tych samolotach, czy poziom bezpieczeństwa, którego nie byli pewni. Ale jak najbardziej w samochód można było wsiąść i na przykład zwiedzić Europę Środkową, Skandynawię, dookoła Bałtyku. Jakby ta możliwość samodzielnego decydowania o sposobie przemieszczania się była dość istotna w tym zakresie. Podróże piesze, podróże bliskie, uważność, skupianie się na najbliższej okolicy, przeżywanie na nowo teoretycznie znanych sobie miejsc, wędrówki, kajaki, żeglarstwo to też są te aspekty, to też sposoby podróżowania czy przemieszczania się, które będą nie tylko bardziej popularne, ale też będą lepszą odpowiedzią czy jakąś dobrą alternatywą dla tych trudnych czasów, o których rozmawiamy i dla tego trudnego tematu, którym jest ślad węglowy, który pozostawiają po sobie linie lotnicze, samoloty czy nie tylko, prawda? Bo mówimy też o wysoko spalinowych silnikach diesla. Kończąc, możemy podsumować sobie, że wyzwania, które warto uwzględnić w swojej komunikacji, jeśli się jest twórcą podróżniczym lub kreującym treści podróżnicze, to optymalizacja lub minimalizacja lub bardziej efektywne korzystanie z turystyki samolotowej, być może rezygnacja z lotów weekendowych, narastający problem deficytu wodnego i susz w Polsce, w Europie, na świecie, ale chyba z naciskiem na Polskę również, redukcja konsumpcyjnego stylu życia, zwłaszcza na poziomie gadżetów i mody, czyli odświeżanie co roku garderoby, kupowanie nowych drogich gadżetów, to wydaje się, że za chwileczkę będzie niemodne lub niezręczne o tym mówienie też przez twórców internetowych. Większa wrażliwość na miejsca położone bliżej i turystykę bliską, taką do 50-100 km. Umiejętność opowiadania o świecie w sposób świadomy, czyli większe przygotowywanie się do podróży, żeby coś sensownego też swoim twórcom o tych miejscach opowiedzieć, a nie tylko przeskakiwać. Próba zmierzenia się z pokazaniem znanych miejsc w sposób nietypowy, czy jakiś nowatorski, o czym powiedziałem też wielokrotnie. Mówimy cały czas, że w stronę swoich odbiorców, oczywiście, nie twórców, przejęzyczyłem się. No i próba odnajdywania miejsc poza szlakami, czy poza turystycznymi węzłami, ale nie za wszelką cenę znowu, żeby to nie był wyścig, co najbardziej dzikiego pokażemy, bo to też nie będzie dobrze wpływało na przyrodę, tylko bardziej w kontekście myślenia tej filozofii miejsc drugiego i trzeciego wyboru jako alternatyw, które być może, jeśli ktoś się nimi zainteresuje, uratują te miejsca, które są zadeptane i które całkowicie ulegają antropopresji turystycznej. Chyba że
I tu się okaże, że cały mój wywód był bez sensu i niepotrzebny. Chyba że straty spowodowane COVID-19 i pandemią nie szybko zostaną zasypane i właściwie to sytuacja, w której się znaleźliśmy, ureguluje rynek na nowo. Powiedziałbym, czego wszystkim życzę, ale niekoniecznie, ponieważ jest to wielka niewiadoma. To by było na tyle. Dziękuję za kolejne zaproszenie. Kto nie zna naszych kanałów, zapraszam na 4 z nich, 3 z nich, bo jeden jest prywatny, na bloga, na kanał na YouTubie, na Instagrama, na Facebooka, a być może też ktoś jest zainteresowany naszą książką, to zachęcam do poszukiwania informacji na temat Podróżuj Lepiej, bo to jest tytuł naszej ostatniej książki. Teraz piszemy książkę o Polsce, a ja przygotowuję gdzieś, niestety z powodów pandemii, przełożony właśnie o kilka miesięcy, kurs. Kurs online dla twórców podróżniczych, którzy są na początku swojej ścieżki, w środku, albo skupili się tylko na jednym, dwóch kanałach i chcą rozwinąć kolejne. Także zapraszam też do śledzenia informacji o kursie Bloguj Lepiej. Link w opisie. Nie w opisie, na planszy. Dzięki. Cześć, nazywam się Karol Lewandowski i dzisiaj w trakcie tej prezentacji opowiem Wam o tym, jak w 12 miesięcy wydać 4 książki podróżnicze i jak zamienić swój najgorszy rok w najlepszy. To, o czym będę opowiadał, to będą przykłady z branży podróżniczej, bo sam jestem blogerem i youtuberem podróżniczym, ale wszystkie te wnioski, wszystkie doświadczenia mają dużo szersze zastosowanie. Więc niezależnie, czy jesteście z branży podróżniczej, czy z innej, czy nawet niekoniecznie może musicie być blogerami, może po prostu tworzycie w internecie, macie biznes online, sprzedajecie coś, no to myślę, że bardzo dużo z tych wniosków będziecie mogli wyciągnąć dla siebie, bo są to takie uniwersalne przemyślenia na temat tego, jak sprawnie, skutecznie tworzyć własne produkty, czy też jak dostosowywać się do zmieniających trudnych warunków, jak zmieniać swój biznes do tych trudnych warunków. Krótko jeszcze o tym, kim jestem. Razem z moją żoną Olą od 10 lat prowadzimy bloga i kanał na YouTubie pod nazwą Busem przez Świat. Podróżujemy po świecie takim właśnie starym kolorowym busem, a właściwie kilkoma tak samo pomalowanymi busami. Odwiedziliśmy ponad 60 państw, a w internecie opowiadamy o tych podróżach i podpowiadamy, jak samemu te podróże organizować. I dzisiaj w tej prezentacji opowiem o tym, jak zamieniliśmy najgorszy rok dla branży podróżniczej, czyli 2020, w najlepszy dla nas i dla naszego biznesu. Jak sprawnie i skutecznie tworzyć produkty, podzielę się tutaj takimi 9 poradami oraz podpowiem, jak tworzyć, żeby ludzie chcieli kupować. No bo nie wystarczy czegoś stworzyć, nie wystarczy stworzyć tego sprawnie, nie wystarczy stworzyć tego jakościowo, bo nie oznacza to, że ludzie będą chcieli to kupować, a ja podpowiem, jak to właśnie zrobić. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się przede wszystkim blogiem, bo jesteśmy blogerami podróżniczymi, ale mamy też kanał na YouTubie, który ma już ponad 100 tysięcy subskrybentów. Jesteśmy też influencerami, współpracujemy z kilkoma markami już od wielu lat, reklamując różnego rodzaju produkty, najczęściej związane właśnie z podróżami, ale też na przykład z motoryzacją. Mamy od kilku lat, od 2015 roku, swój sklep internetowy. Jest to sklep z naszymi książkami i z różnymi prezentami dla podróżników. Bardzo ważną częścią naszej działalności są też wystąpienia podróżnicze. Po pierwsze, po prostu spotkania z naszymi czytelnikami, ale też wystąpienia na dużych targach, na festiwalach podróżniczych czy na eventach firmowych. Ważną częścią naszej działalności są też targi. Występujemy na wszystkich największych targach branżowych, ale też na wielu z nich mamy swoje stoisko, gdzie po pierwsze można się z nami spotkać, można zobaczyć naszego wyprawowego busa, ale też nasi pracownicy sprzedają tam nasze książki i inne nasze produkty. Od kilku lat jesteśmy też właścicielami wydawnictwa Supertramp, które zajmuje się wydawaniem naszych książek i książek innych podróżników. A poza tym mamy też swoje produkty cyfrowe, mamy kursy online. Naszym najważniejszym produktem, takim właśnie cyfrowym, jest kurs Zawodowy Podróżnik, w którym podpowiadam w kilkunastu lekcjach, jak
stworzyć bloga podróżniczego, kanał na YouTubie podróżniczy, jak zarabiać na podróżach właśnie w internecie, ale też poza internetem, jak na przykład sprzedawać zdjęcia, pisać książki podróżnicze albo organizować wyjazdy. I to, co łączy te wszystkie nasze gałęzie działalności, to podróże. Po pierwsze, tematyka podróży, ale też to, że żeby one w ogóle mogły funkcjonować, to podróże są do tego niezbędne, bo potrzebujemy podróżować, żeby pisać książki podróżnicze, potrzebujemy podróżować, żeby nagrywać filmy z tych podróży, czy robić zdjęcia, ale też podróże są niezbędne do tego, żeby na przykład organizować wystąpienia podróżnicze, bo żeby gdzieś dojechać, żeby gdzieś wystąpić, musimy się przemieścić. I problemem z tymi wszystkimi naszymi gałęziami okazał się rok 2020, który trochę pomieszał plany, nie tylko nam, też wielu innym osobom, ale branża podróżnicza bardzo oberwała. Był to tragiczny rok dla branży podróżniczej, ponieważ granice zostały zamknięte, wycieczki zostały odwołane, ludzie nie mogli podróżować, my też nie mogliśmy podróżować, nie mogliśmy się przemieszczać, zostały odwołane wszystkie wydarzenia, wszystkie targi turystyczne i branżowe, festiwale podróżnicze, czy nawet spotkania w małych bibliotekach. Wyliczyliśmy, że na samych wystąpieniach, które miały się odbyć w tym roku, a które zostały odwołane, straciliśmy ponad 100 tysięcy złotych. Poza tym było utrudnione też przemieszczanie i nawet kiedy wydawaliśmy na początku roku naszą książkę, to nie mogliśmy pojechać do drukarni, żeby dopilnować jakości druku, czy nie mogliśmy pojechać do naszego magazynu, żeby popodpisywać książki. Więc naprawdę był to bardzo trudny rok. Bardzo wielu naszych znajomych podróżników zawiesiło swoją działalność, albo zbankrutowało, albo musiało się całkowicie przebranżowić. Biznesy turystyczne, typu jakieś hotele, biura podróży, też bardzo ucierpiały. No i generalnie ten rok dla branży podróżniczej nie zaczął się zbyt różowo. Nam udało się ostatecznie ten najgorszy rok dla naszej branży zamienić w najlepszy dla naszego biznesu. Udało nam się w sumie przez ostatnie 12 miesięcy na samych produktach fizycznych wygenerować ponad 1 000 000 przychodu. Od tego jeszcze trzeba oczywiście odjąć podatki, koszty i tak dalej, ale mniej więcej taki przychód udało nam się z tego wygenerować, więc ostatecznie wyszło całkiem pozytywnie. Ale jak to możliwe? Jakim cudem, kiedy wszystkie biznesy podróżnicze padały, nasz aż tak się rozwinął? O tym właśnie opowiem. Po pierwsze, bardzo istotna była tutaj dywersyfikacja. Dywersyfikacja, którą wdrożyliśmy już u siebie wiele lat temu, czyli taki podział różnych źródeł przychodu, nie skupianie się tylko na jednym źródle przychodu, ale też nie skupianie się na jednym środku przekazu, na jednej platformie, bo już od dawna czuliśmy, że może się zdarzyć tak, że na przykład jakaś platforma się zamknie, na przykład YouTube się zamknie, albo że ktoś usunie nam konto. Bardzo często się tak zdarza, że są jakieś włamania i tracimy konto, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy właśnie na YouTubie. I dlatego nie chcieliśmy się uniezależnić od tylko jednej platformy i tworzyliśmy nowe. Dlatego działamy właśnie też, czy na YouTubie, czy mamy swój newsletter, czy działamy na TikToku, na wielu różnych platformach. Naszą działalność podzieliliśmy też na kilkanaście różnych źródeł przychodu, na taki wypadek, żeby po prostu się nie uzależniać od współprac z markami, albo nie uzależniać się od samych książek. Gdyby na przykład się zdarzyło, że za kilka lat marki przesuną swoje budżety i przestaną już tak mocno inwestować w influencerów, blogerów czy w youtuberów, a zaczną inwestować w coś innego, no to żeby to nie oznaczało dla nas jakiegoś dużego problemu finansowego. To, co widzicie tutaj, to właśnie kilkanaście takich różnych gałęzi naszej działalności, poza nimi jest jeszcze kilka mniejszych, ale to, co najważniejsze tutaj, to to, które gałęzie tak naprawdę przestały funkcjonować, które ucierpiały z powodu pandemii. Te, które właśnie zaznaczyłem na czerwono. Po pierwsze, wystąpienia, które całkowicie zostały odwołane, doradztwo podróżnicze, ludzie nie mogli wyjeżdżać, więc nie było komu doradzać, wyprawy przygodowe też z tego samego powodu, ale też duże korporacje albo wstrzymały budżety, albo całkowicie zrezygnowały z niektórych akcji i spowodowało to na kilka miesięcy bardzo duże zmniejszenie współpracy na blogu, YouTubie czy w social mediach. Potem wszystko wróciło do normy, a nawet wróciło z przytupem i w dużo większej skali, no ale na początku roku nie można było się tego spodziewać.
To, co przetrwało, to książki, oczywiście poza sprzedażą na spotkaniach, która też była bardzo istotna, bo na jednym spotkaniu potrafiliśmy sprzedać nawet około 1000 książek na takich dużych targach. Został też kurs online, wszystkie produkty elektroniczne, został nasz sklep, który dalej funkcjonował, a ludzie nawet intensywniej zaczęli kupować w internecie, no i zostało jeszcze kilka takich mniejszych części naszej działalności. Wszystko dzięki temu, że już kilka lat temu zaczęliśmy właśnie zmieniać podejście, zaczęliśmy dywersyfikować tą działalność, ale też skupiliśmy się na własnych produktach. Doszliśmy do wniosku, że własne produkty dają dużą niezależność. I tak jak jeszcze w 2017 roku tylko 40 kilka procent stanowiły właśnie nasze produkty i usługi, to dwa lata później było to już około 70% i teraz jest jeszcze więcej tak naprawdę. Bo wiedzieliśmy, że to daje taki duży spokój, duże bezpieczeństwo i między innymi dzięki temu też właśnie aż tak mocno nie odczuliśmy skutków tej pandemii. Poza tym bardzo istotna była tutaj też adaptacja do trudnych warunków. Kiedy to wszystko się rozpoczęło, siedliśmy z Olą i zaczęliśmy się zastanawiać, co moglibyśmy zmienić, jak moglibyśmy to, co robiliśmy wcześniej, częściowo w internecie, częściowo offline, dostosować do tych nowych warunków. I tak jak na przykład te wszystkie wystąpienia zostały odwołane i nie można było już liczyć, że w ten sposób będziemy sprzedawać książki, czy że w ten sposób będziemy się spotykać z naszymi czytelnikami i opowiadać o naszych podróżach, no to postanowiliśmy spróbować sił w spotkaniach online. Przy premierze naszej książki o poradnika o Stanach Zjednoczonych zorganizowaliśmy właśnie takie premierowe spotkanie online. I tak jak na takim spotkaniu offline, na festiwalach podróżniczych czy na organizowanych przez nas spotkaniach z naszymi czytelnikami przychodzi kilkaset osób, maksymalnie 500, muszą to już być bardzo duże targi, żeby było powyżej 1000, no to tutaj mieliśmy ponad 14 tysięcy widzów. Jakby to przeliczyć właśnie na to dotarcie do ludzi, no to tak jakbyśmy wystąpili na 28 takich dużych festiwalach podróżniczych. I tak jak zazwyczaj przy premierze książki organizowaliśmy co najmniej kilkanaście takich dużych spotkań w dużych polskich miastach, no to tutaj zrobiliśmy po prostu jedno, a efekt sprzedażowy był jeszcze lepszy niż przy tych spotkaniach na żywo. Poza tym byliśmy w stanie też dotrzeć do ludzi, którzy normalnie nie przyjeżdżali na nasze spotkania, bo na przykład mieszkają za granicą albo są z mniejszych miast, w których się takich festiwali czy spotkań nie organizuje. Kolejnym takim sposobem na adaptację były zdjęcia produktów, które normalnie robimy tak, że zabieramy nasze produkty za granicę w egzotyczne scenerie i tam robimy im zdjęcia, które potem wykorzystujemy w naszym sklepie internetowym. Tutaj okazało się, że też siedząc w domu da się zrobić ciekawe zdjęcia produktowe, które dalej mają taką nutkę podróżniczą. Skupiliśmy się też na gałęziach, które przetrwały i które mogliśmy rozwijać. Normalnie nasz rok wyglądał tak, że na 12 miesięcy, 8 miesięcy byliśmy w podróży, czy to po Polsce, czy za granicą, a tylko 4 miesiące byliśmy w Polsce. I te 4 miesiące to były takie miesiące skupienia na biznesowej części naszej działalności. Wtedy tworzyliśmy produkty, wtedy rozwijaliśmy naszą działalność, zatrudnialiśmy nowych ludzi i skupialiśmy się tylko na tej części biznesowej, żeby potem móc w podróży aż tak tym intensywnie się zajmować. Tutaj nagle dostaliśmy dodatkowe 8 miesięcy, czyli tak naprawdę mieliśmy 3 razy więcej czasu na to wszystko, więc stwierdziliśmy, że skupimy się właśnie na tworzeniu produktów. I tak jak normalnie tworzyliśmy jedną książkę rocznie maksymalnie i kilka mniejszych produktów, to tym razem udało nam się stworzyć 4 książki i ponad 30 produktów. Zaczęliśmy od stworzenia kubków, o których już myśleliśmy od dawna, ale nigdy nie było czasu na to, żeby znaleźć odpowiedniego producenta, żeby przetestować różne materiały, wzory i tak dalej. Wreszcie był na to czas. Stworzyliśmy właśnie kilkanaście takich różnych modeli tych naszych kubków i wprowadziliśmy je do sprzedaży. Stworzyliśmy też skarpetki z motywami vanlife'owymi, stworzyliśmy plakaty, które nawiązują i do naszych podróży, i do polskiej natury, i z których 20% przekazujemy na ochronę tej właśnie polskiej natury. Wprowadziliśmy wreszcie do sprzedaży wydruki naszych zdjęć, o które już od dawna prosili nasi czytelnicy. Wreszcie udało się to zrobić. A także wypuściliśmy 4 książki. Gwoli ścisłości,
Nie wypuściliśmy tych czterech książek w czasie pandemii, bo pandemia w Polsce zaczęła się dopiero na początku roku, ale wypuściliśmy te cztery książki w ciągu 12 miesięcy, zaczynając od listopada zeszłego roku. Bo wtedy, kiedy jeszcze w Polsce nie było pandemii, a dopiero w Wuhan się wszystko zaczynało, wtedy wydaliśmy naszą książkę przygodową, piątą już książkę o naszych przygodach, książkę o Drodze 66, w której opowiadamy o kilkumiesięcznej podróży, tą najsłynniejszą drogą świata, i opowiadamy o ludziach, którzy wzdłuż tej drogi żyją, ale też podpowiadamy, jak taką drogę, jak taką podróż wzdłuż tej drogi zorganizować. Na początku roku postanowiliśmy wydać pierwszy poradnik, bo poprzednie książki to były książki typowo przygodowe. Tym razem postanowiliśmy spróbować sił w poradnikach. Okazało się, że to był super pomysł, bo ta książka sprzedała się jeszcze lepiej niż nasze książki przygodowe. I była to książka, jak zorganizować własną podróż do USA, w której krok po kroku dzielimy się naszymi doświadczeniami z ostatnich 8 lat podróżowania po Stanach, gdzie w sumie spędziliśmy ponad 12 miesięcy. Na wakacje wypuściliśmy książkę Niesamowita Polska. Jest to taka inspiracyjna książka z 52 pomysłami na wyjazdy właśnie po Polsce, na takie weekendowe wycieczki do mniej znanych miejsc, nie takich typowo turystycznych, ale takich jak na przykład Zalipie, malowana wieś najpiękniejsza w Polsce, jak wieś tatarska Kruszyniany, jak na przykład Arka Noego, która znajduje się na Dolnym Śląsku, albo Kraina Wulkanów. Takie miejsca, o których nie pisze się w normalnych przewodnikach i nie ma ich na liście 20 czy nawet 50 albo i 100 najpopularniejszych polskich atrakcji, ale które też są fajne, które są ciekawe i które właśnie przez to, że są dużo mniej turystyczne, nadają się do odwiedzenia w czasie pandemii, kiedy chcemy od tych tłumów uciekać. I ostatnia książka w tych 12 miesiącach to poradnik podróży samochodowych i van life'u, czyli taka dużo bardziej uniwersalna książka, którą stworzyliśmy we współpracy z innymi youtuberami, z Kasią i Łukaszem z podróżowania. Jest to książka, która opowiada i o tym, jak przygotować auto, czy nawet jak wybudować własnego kampera, ale też o tym, jak po prostu organizować własne podróże, jaki sprzęt zabrać, jak się przygotować do krótkiej podróży, na przykład do Chorwacji na 2 tygodnie, ale też jak zorganizować wielomiesięczną wyprawę terenówką dookoła świata, łącznie z jakimś transportem samochodu na statkach, ze wszystkimi formalnościami i tak dalej. Więc jest to taka, można powiedzieć, biblia podróży samochodowych. Wszystko, co przyjdzie Wam do głowy w temacie podróży samochodowych, jest właśnie tutaj. I no właśnie, samo to stworzenie tych produktów to jeszcze nie wszystko, bo można stworzyć jakiś produkt, który będzie słaby i nikt go nie kupi, albo można stworzyć jakiś produkt, z którym nie dotrzemy do ludzi. Nam się udało tutaj akurat stworzyć te książki naprawdę porządnie, naprawdę jakościowo, bo tworzyliśmy je na podstawie wieloletnich doświadczeń i zresztą nasi czytelnicy to docenili, bo wszystkie te książki mają średnią ocenę 4,9 na 5. Także naprawdę, naprawdę fajnie zostały odebrane. No ale właśnie, jak tworzyć te produkty, żeby ludzie chcieli je kupować? Przede wszystkim twórz produkty, które rozwiązują jakiś problem. Może to być jakiś problem czy jakaś potrzeba własna, tak jak było w przypadku naszych kubków czy naszych koszulek, a może to być jakaś potrzeba waszych odbiorców. Jedno i drugie ma swoje plusy, ma swoje minusy, bo nie zawsze jest tak na przykład, że to, o czym my pomyślimy, to co nam się podoba, będzie się koniecznie podobało innym, może się będzie podobało, ale niekoniecznie będą chcieli to kupować, więc tak naprawdę najlepsze jest połączenie jednego i drugiego, najlepsze jest to konsultowanie tego po prostu ze swoją społecznością. Ale skąd mamy wiedzieć, jaki problem mają nasi czytelnicy, czy jaką mają potrzebę? Przecież nie podejdziemy po prostu do naszego czytelnika i nie spytamy, czy ma jakiś problem. Jest na to kilka sposobów. Po pierwsze, warto sprawdzać, czego czytelnicy szukają na blogu, bo najczęściej jest tak, że wpisują to i szukają tego, co właśnie ich trapi, co rozwiązuje jakiś ich problem. I na podstawie tego możemy zobaczyć, co czytają i pomyśleć nad tym, jaki produkt z tym związany moglibyśmy stworzyć. Jeżeli na przykład ja widzę, że bardzo dużo ludzi czyta u nas na blogu o Gruzji i o tym, jak taki wyjazd zorganizować, to być może dobrym pomysłem jest stworzenie poradnika o Gruzji. Więc warto zaglądać do tych statystyk i wyciągać z nich wnioski. Warto też zwracać uwagę na to, o co ludzie pytają w komentarzach czy w mailach, bo bardzo często właśnie tam piszą o tym, czego chcieliby się dowiedzieć i bardzo często jest tak, że nie da się w komentarzu czy w mailu na to odpowiedzieć, bo jeżeli ktoś pyta o to, jak zorganizować wyprawę dookoła świata, no to nie jest rzecz, na którą można odpowiedzieć jednym komentarzem. To jest
bardzo rozbudowany temat i trzeba napisać kilka rozdziałów książki o tym, albo trzeba nagrać kilka odcinków do filmu. I to właśnie skupianie się na tych komentarzach, czytanie tego pomaga nie tylko tworzyć produkty, ale też pomaga tworzyć treści, bo jeżeli ludzie o to pytają, to znaczy, że być może chcieliby przeczytać o tym wpis, może chcieliby obejrzeć o tym film. I jeżeli skupimy się na tym, to sprawimy, że nasze treści będą się lepiej rozchodzić, bo po prostu będą bardziej wyczekiwane i będą bardziej przydatne. Jeżeli nasz blog nie ma jeszcze zbyt wielu komentarzy, czy ludzie nie piszą zbyt wielu maili, no to można zaglądać do grup. Ja akurat, pomimo tego, że mamy dużo tych komentarzy i dużo maili, i tak zaglądam do tych grup i tak tam czytam te wszystkie komentarze. Można zaglądać do swojej grupy, tak jak my mamy grupę właśnie USA, podróż na własną rękę, ale też można zaglądać do innych grup. I ja, tworząc tą książkę, o ten poradnik o Stanach, przeczytałem wszystkie posty, jakie są na tej grupie, wypisałem sobie w Excelu wszystkie tematy, jakie tam zostały poruszone, żeby potem zadbać o to, żeby w tym naszym poradniku, w tej książce były odpowiedzi na wszystkie te pytania. Bo bardzo często tam właśnie były te odpowiedzi krótkie, albo ktoś odpowiadał, bo nie tylko my tam odpowiadamy, głównie odpowiadają tam inni ludzie, na tym polegają właśnie grupy i na tym polega ta społeczność. I bardzo często ludzie odpowiadają niestety źle, bo wydaje im się, że to tak działa, albo sami na przykład nigdy nie transportowali auta na inny kontynent, albo sami nie podróżowali po Australii, ale coś czytali, gdzieś coś słyszeli, więc odpowiedzą. A tutaj chcieliśmy, żeby to wszystko było rzetelne, sprawdzone i zebrane w jednym miejscu, więc te grupy są naprawdę super miejscem do czegoś takiego. Albo możesz też po prostu ich zapytać, nie właśnie osobiście, ale za pomocą internetu. Na początku tego roku zainspirowani kursem Bartka Popiela, który właśnie tam dużo mówi o tworzeniu ankiet, stworzyliśmy taką ankietę dla naszych czytelników, która była bardzo długa, ona miała 6 stron, kilkadziesiąt pytań i pytaliśmy tam o przeróżne rzeczy związane z tym, czego ludzie chcieliby u nas więcej, jakich wpisów, jakich filmów, jakich tematów, ale też po prostu, gdzie podróżują, jaki rodzaj podróży ich interesuje, kim są, czy mają dzieci, czy podróżują samochodem i tak dalej. I na podstawie tego wszystkiego wyciągnęliśmy bardzo dużo ciekawych wniosków i to pomogło nam też między innymi właśnie stworzyć kolejne produkty, które były odpowiedzią na to, czego ludzie tutaj chcieli, bo ciężko jest zapytać ludzi o to, czego chcą, bo oni ci nie powiedzą, że chcemy książki o organizacji podróży do Gruzji samochodem. Ale powiedzą ci, co by chcieli zrobić, jakie marzenia chcieliby spełnić, z czym mają problem i na tej podstawie można wyciągnąć wnioski właśnie, jaki produkt odpowiada na te potrzeby. Pisz o czymś, na czym bardzo dobrze się znasz. To jest akurat taka rada, którą gdyby wzięli sobie do serca wszyscy autorzy książek, no to pewnie połowa książek by nie powstała, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby tworząc te własne produkty, czy tworząc właśnie własną książkę, własnego e-booka, własny kurs, zastanowić się, na czym się znamy, w czym jesteśmy ekspertami, bo bardzo często może być tak, że czegoś nie zauważamy. I tak jak ja na przykład miałem taką sytuację, że skupiałem się tylko na treściach takich mocno związanych z podróżami, i nawet nie pomyślałem, że mam wiedzę z innej branży i dopiero kilka jakichś wystąpień, kilka rozmów i kilka porad dla innych blogerów podróżniczych uświadomiło mi, że chyba mam całkiem spoko wiedzę na temat zarabiania na podróżach, na temat bycia blogerem podróżniczym i tej takiej biznesowo-marketingowej strony i dlatego kilka lat temu stworzyłem kurs Zawodowy Podróżnik i tam właśnie nie skupiałem się na podróżach, ale skupiałem się na tej części biznesowej i okazało się, że to jest jeden z naszych najlepszych produktów, więc warto się może nad tym zastanowić, bo może niekoniecznie, nawet jeżeli jesteś blogerem podróżniczym, no to niekoniecznie powinieneś pisać książkę o jakimś kraju, który odwiedziłeś, ale może jesteś specem na przykład w survivalu, w bushcrafcie albo w podróżach rowerowych i o tym właśnie powinieneś napisać książkę, e-booka, czy zrobić serię filmów albo podcastów. Konsultuj pomysł ze społecznością. My zawsze, jak wypuszczamy jakąś książkę, wypuszczamy jakiś większy produkt, to pytamy po prostu ludzi. Na przykład tutaj przy okazji tej książki w Stanach zapytaliśmy ich. My powiedzieliśmy, że już książkę kończymy, ale być może są jeszcze jakieś tematy, o których nie pomyśleliśmy i żeby napisali nam w komentarzach, czego chcieliby się z takiej książki dowiedzieć. I było faktycznie kilkanaście takich pomniejszych tematów, o których nie pomyśleliśmy i dodaliśmy je do książki. Poza tym, jeżeli się zaangażuje w społeczność, czy to w tworzenie tego produktu, czy potem w dopracowanie, to
Ludzie po pierwsze przygotowują się do tego, że zaraz taki produkt wyjdzie, już o nim pamiętają i mogą sobie przemyśleć tą decyzję zakupową, ale też czują się częścią tego produktu, no bo taka jest prawda, bo wpłynęli na to na przykład, jaka będzie okładka, albo jakie będą strony w kalendarzu, jakie będą zdjęcia. I po pierwsze można to robić na przykład, tak jak tutaj po lewej widać, za pomocą takich postów na Facebooku, gdzie dajemy kilka rzeczy do wyboru i za pomocą ikonek tych emotek ludzie reagują na to. I to jest po prostu łatwe, bo jednym kliknięciem można zareagować, ale też można wykorzystać ankiety, czy to na YouTubie, czy na przykład na Instagram Stories, gdzie możemy dać ludziom kilka opcji do wyboru i po prostu zaznaczają sobie ABC i w ten sposób na przykład powstał nasz kalendarz na 2020 rok, gdzie wszystkie strony tego kalendarza zostały wybrane przez naszą społeczność. Bardzo ważne jest też to, żeby stworzyć produkt dopracowany. Bardzo istotne jest tutaj jakość, żeby nie wypuścić bubla, bo jeżeli wypuścimy coś, co jest słabe, to to bardzo szybko wyjdzie na jaw, bardzo szybko to wróci i się zemści, bo ludzie oceniają te produkty i jeżeli na samym początku ktoś zobaczy, że produkt jest słaby, no to już kilka dni później wystawi ocenę i kolejni ludzie już tego produktu nie będą kupowali, a tu właśnie o to chodzi, żeby tworzyć takie produkty, które są takimi long sellerami, które latami się będą sprzedawały. Nasza pierwsza książka, która powstała w 2011 roku, do dzisiaj się bardzo dobrze sprzedaje, dzięki temu, że była fajnie dopracowana. Ale też nie można skupiać się tylko na jakości, bo niektórzy mówią, że o, jakość się sama obroni, jak zrobisz coś jakościowego, no to to się samo rozejdzie po internecie. Tak nie jest. Jakość się nie obroni sama, ale faktycznie łatwiej jest obronić jakościowy produkt. Jeżeli mamy słaby, no to jakbyśmy się nie starali, nie rozreklamujemy go. Ale jeżeli mamy dobry produkt, to dużo łatwiej jest go reklamować, dużo łatwiej jest go bronić. Gdyby było tak, że jakość obroni się sama, no to super jakościowe filmy nie miałyby po kilka tysięcy wyświetleń, a jakieś byle jakie miliony, tylko byłoby na odwrót, a niestety tak nie jest. I bardzo często ludzie tworzą super rzeczy, super wartościowe, super merytoryczne, ale nie wiedzą, jak dotrzeć do ludzi, czy jak te treści rozreklamować. To jest zresztą temat na zupełnie inny wykład. Warto też posiłkować się wiedzą ekspertów. Przecież nie musimy sami wszystkiego wiedzieć i nie musimy ukrywać, że czegoś nie wiemy. Na przykład w naszej tej najnowszej książce bardzo często pytamy jakichś ekspertów o to, czego sami nie wiemy. Jest na przykład taki temat, który jest bardzo niejasny w branży podróżników samochodowych, branży kamperowej. Dotyczy tego, czy w Polsce są legalne noclegi na dziko. Czy można legalnie wjechać do lasu? Gdzie można legalnie wjechać do lasu? Czy można nocować na przykład na leśnych parkingach albo na zwykłym parkingu miejskim gdzieś przy parku? Czy można się tam zatrzymać kamperem i czy nie dostaniemy mandatu? Sami nie byliśmy pewni, to co można znaleźć na internecie, czy to co mówili nawet nasi znajomi, często się wykluczało ze sobą, więc odezwaliśmy się do lasów państwowych, do straży leśnej, do policji, do straży miejskiej i skonsultowaliśmy z nimi te wszystkie tematy, zrobiliśmy kilka wywiadów i umieściliśmy je w książce. Warto też takich ekspertów, takich specjalistów angażować w tworzenie produktów i jeżeli sami nie umiemy na przykład super rysować, czy nie znamy się na programach graficznych, no to nie próbujmy na siłę sami tworzyć grafik na nasze produkty. My robimy tak, że tworzymy tylko wstępne takie szkice, mamy jakąś swoją wizję, a potem zatrudniamy profesjonalnego grafika, który przenosi te nasze szkice już na produkt i dopasowuje i robi to wszystko tak, żeby było super profesjonalne i dzięki temu wszystko jest bardziej jakościowe i po prostu ładniejsze. Ok, a teraz jak sprawnie tworzyć książki, czy jak sprawnie tworzyć w ogóle produkty. Bo nie muszą to być książki, może to być jakiś e-book, może to być kurs online. Mamy 9 takich porad, które nam pozwalają na szybsze tworzenie tych naszych książek. Przede wszystkim warto już wcześniej robić notatki. Jeżeli to jest książka podróżnicza, no to w trakcie podróży. Jeżeli to jest książka na przykład kucharska, no to już w trakcie gotowania. Na bieżąco to wszystko notować, bo pamięć jest ulotna, a poza tym takie notowanie na bieżąco jest szybsze niż potem odtwarzanie tego wszystkiego od zera.
Dlatego ja po pierwsze mam zwykły taki tradycyjny notatnik, który mam gdzieś zawsze w plecaku czy pod ręką w samochodzie, w którym coś zapisuję. Mam i na komputerze, i na telefonie, a nawet na zegarku aplikację Evernote, która pozwala na robienie szybkich notatek i takich głosowych, i pisanych, i zdjęciowych, jakichś graficznych, czy nawet można szybko jakiś sobie schemat narysować. I fajne jest to, że to wszystko się synchronizuje. Jest lepsze niż tradycyjny notatnik, bo notatnik może spłonąć, może zginąć, ktoś go ukradnie, a Evernote i dane w chmurze nigdy nie zginą. Poza tym bardzo często też robię zdjęcia. Zdjęcia na przykład menu w jakiejś restauracji, zdjęcia cennika w jakiejś atrakcji turystycznej, zdjęcia jakichś szyldów, zdjęcia jakichś pomieszczeń i potem łatwiej jest, patrząc na takie zdjęcie, odtworzyć to do książki i zrobić opis tego pomieszczenia. Poza tym używam też dyktafonu, przede wszystkim dyktafonu, który mam w zegarku, w smartwatchu i czasem jak mam jakieś szybkie przemyślenia, czy na przykład jakąś krótką rozmowę z kimś, włączam ten dyktafon, nagrywam to i łatwiej jest to potem na przykład za pomocą transkrypcji odtworzyć. Poza tym bardzo często robimy też wywiady, część tych wywiadów pojawia się potem na YouTubie, ale część jest właśnie wykorzystywana do tego, takich wywiadów wideo, do tego, żeby potem wykorzystać to w książce w formie pisanej. Albo czasem na telefonie po prostu biorę swój telefon, odpalam kamerkę, nagrywanie i sam do siebie tutaj mówię jakieś przemyślenia, które potem przydają mi się w książce. Bardzo przydatną rzeczą jest też rejestrowanie lokalizacji, które można włączyć, być może nawet już macie włączone w Google, w mapach Google. Wejdźcie tam z ciekawości, może zobaczycie dużo ciekawych informacji, o których nie wiedzieliście, że Google na wasz temat zbiera. I mi się to przydaje do tego, żeby na przykład odtworzyć dokładnie trasę, odtworzyć kilometry. Czasem nie pamiętamy, gdzie zajechaliśmy na nocleg, a tutaj mogę sobie wejść i dokładnie współrzędne GPS tego noclegu, tego pięknego jeziorka znaleźć i potem umieścić to w książce, czy na przykład we wpisie na blogu. Warto też, pisząc taką książkę, na samym początku przygotować sobie taki konspekt, czyli coś w rodzaju spisu treści i wypisać tam wszystkie tematy, które chcemy poruszyć i te tematy też zorganizować w jakąś odpowiednią kolejność, w jakieś większe podgrupy, w części, bo układając to wszystko, widząc taką szerszy obraz, jesteśmy w stanie sobie przypomnieć o czymś i coś jeszcze do tego wszystkiego dopisać. Problem z takimi dużymi projektami jest taki, że bardzo często te duże projekty po prostu przerażają. I mam wielu znajomych, którzy już od lat piszą książki, ale ciągle mówią, że o Jezu, ile jeszcze zostało, końca nie widać i nie mogą się do tego zabrać, bo po prostu przytłacza ich to, jak dużo im zostało. I sposób tutaj jest bardzo prosty, zaczerpnięty z afrykańskiego powiedzenia a propos tego, jak najłatwiej zjeść słonia, no najłatwiej kawałek po kawałku. I tak właśnie jest z każdym dużym projektem. Najlepiej te projekty dzielić na części i ja tak właśnie robię, że każdą książkę dzielę na 3, 4, czasem 5 dużych części, te części dzielę na jeszcze mniejsze. I nie myślę o tym, że jeszcze mi zostało do napisania 300 stron, tylko myślę o tym, że w tej części zostało mi do napisania tylko 30. I przez to, że ten koniec jest bardziej realny, bardziej osiągalny, to bardziej to motywuje do pracy i szybciej się kończy. A poza tym też motywujące jest to, że odhaczamy te kolejne takie kamienie milowe. W moim przypadku robię tak, że ustalam sobie dzienny plan minimum. Taka standardowa książka, przynajmniej w naszym przypadku, ma 300-400 stron, co daje około 300-400 tysięcy znaków przy tej wielkości, przy tym formacie książek, jakie są u nas. Jak podzielę sobie to wszystko, to mi wychodzi, że potrzebuję napisać dziennie minimum 10 tysięcy znaków i wtedy jestem w stanie w 30 kilka dni roboczych, maksymalnie 40, taką książkę napisać. I robię tak, że zaczynam bardzo wcześnie rano i jeżeli nie napiszę tych 10 tysięcy znaków, to po prostu nie kończę. Czasem napiszę je w 3 godziny, czasem napiszę je w 13 godzin, w zależności od tego, jaką część książki akurat piszę, ale jest to takie dobre założenie, dzięki czemu szybciej udaje mi się osiągnąć koniec. Warto też już na samym początku za pomocą jakiegoś narzędzia, jak na przykład Asana czy darmowy Todoist, stworzyć sobie taki plan działania, ustalić tam jakieś terminy, podzielić cały ten proces na jakieś takie mniejsze zadania i podzielić książkę właśnie na etapy, ale też dopisać tam sobie redakcję, korektę, wybór zdjęć, podpisy do tych zdjęć, jakieś specjalne kody QR, wszystko tam rozpisać i przygotować, zaplanować już na podstawie poprzednich jakichś projektów
jest dużo łatwiej, bo wtedy wiemy, ile czasu zajmuje na przykład wybranie zdjęć, albo ile czasu zajmuje korekta i możemy to wszystko zaplanować. Przez to, że my już mamy dużo książek na koncie, bo 7, 8, to po prostu mamy już doświadczenie i ja wiem, ile coś trwa i dużo łatwiej jest mi planować taki proces wydawniczy. Kolejną taką poradą, do której ja doszedłem kilka książek temu, to jest to, żeby nie pisać książki liniowo od początku do końca, tylko pisać najpierw te części, które idą najłatwiej, bo dzięki temu jest dużo szybciej, jest też po prostu przyjemniej, bardziej łatwiej się zmotywować do tego, a dopiero jak skończę te wszystkie najłatwiejsze, najprzyjemniejsze części, no to na koniec uzupełniam te luki z tymi takimi trudniejszymi fragmentami, których akurat nie miałem ochoty pisać. Jest łatwiej, bo jak widzimy już wtedy, jak mało zostało, to po prostu szybciej się to pisze. Polecam też nie czekać na wenę. Kiedyś mi się wydawało, że pisać i tworzyć można tylko mając wenę, ale po kilku latach doszedłem do wniosku, że tylko leniwi ludzie czekają na wenę. Jest to takie usprawiedliwienie dla leniwych ludzi, dlaczego nie tworzą, dlaczego nie pracują. W rzeczywistości da się stworzyć odpowiednie warunki, da się stworzyć odpowiednie nastawienie do tego, żeby po prostu tą wenę znaleźć i żeby tworzyć. I ja po prostu wykorzystuję różne sytuacje, różne momenty, kiedy mam wolniejszą chwilę, nawet kiedy gdzieś na kogoś czekam, a mam laptopa u siebie w samochodzie, w busie, wyjmuję go i zawsze napiszę parę stron, czy zdarza mi się też pisać na przykład z takim pasażerem na kolanach, czasem tylko jedną ręką, ale zawsze coś tam można napisać. Dobrym sposobem na przyspieszenie tego pisania jest też zlecenie transkrypcji. Ja wykorzystuję to najczęściej przy wywiadach, które już mam nagrane, czy to w formie audio, czy w formie wideo, i zamiast ja mam poświęcić kilka godzin na to, żeby to przesłuchiwać i to spisać, zlecam to komuś. Jest bardzo dużo osób, bardzo dużo serwisów, które się tym zajmują. Wysyłamy takie nagranie, po kilku dniach dostajemy gotowego Worda i potem mam taką rozmowę, która ma powiedzmy 20 stron, przeglądam to, wybieram z tego połowę, redaguję to, dopisuję jakieś kolejne rzeczy i dużo szybciej to schodzi. No okej, to już wiemy, jak tworzyć te produkty, żeby ludzie chcieli je kupować. Wiemy też, jak tworzyć je szybko, no ale wciąż jakim cudem my byliśmy w stanie stworzyć 4 książki w 12 miesięcy. Na koniec właśnie chciałbym o tym opowiedzieć, o takim naszym mechanizmie, który sobie przygotowaliśmy, bo to dzięki niemu właśnie nam się to udało, dzięki temu, że to nie były nasze pierwsze książki, tylko to już była 5. książka z rzędu, potem 6., 7., 8. i mieliśmy już wszystko fajnie rozpracowane, dzięki czemu można było to robić dużo, dużo szybciej. Przede wszystkim my książek nie wydajemy ani całkowicie sami, ani też w normalnym modelu z wydawnictwem, bo naszych książek nie ma w księgarniach, my sami zajmujemy się sprzedażą, dystrybucją, promocją tych książek, ale stworzyliśmy hybrydę wydawniczą z naszym wydawnictwem, z którym współpracowaliśmy przy pierwszych książkach, z wydawnictwem SQN, i połączyliśmy moc naszych dwóch wydawnictw do tego, żeby im jako super doświadczonym profesjonalistom zaufać w tym procesie wydawniczym, w tym procesie produkcyjnym, a my żebyśmy mogli skupić się na procesie twórczym, na promocji, czy właśnie potem na dystrybucji. I przez to, że mamy tam już fajnych, zaufanych ludzi, że mamy to wszystko dopracowane, no to idzie nam to dużo, dużo szybciej. Poza tym mamy też własny magazyn, a właściwie dwa magazyny, które na bieżąco mają około 20 tysięcy produktów, ale mamy też zawsze miejsce na to, żeby jak pojawi się kolejny jakiś nowy produkt, jak będzie premiera, żeby zmieścić to wszystko i żeby wszystko ogarnąć. I przez to, że to już jest gotowe, że mamy sprawdzone pudełka i miejsca, z których to kupujemy, że mamy sprawdzonych dostawców, odbiorców, jeżeli chodzi na przykład o kurierów i cały ten system, model tego, jak oni to odbierają, jak, co robimy, kiedy jest jakaś premiera i nagle potrzebujemy więcej ludzi do tego pakowania i tak dalej, no to też idzie nam to dużo, dużo szybciej. Poza tym całkowicie zautomatyzowaliśmy sobie proces wystawiania faktur, wysyłania maili z jakimiś potwierdzeniami, na przykład z kolejnymi lekcjami kursu, czy z linkiem do pobrania e-booka. Zautomatyzowaliśmy system nadawania etykiet, które są potem przyklejane na nasze paczki. I dzięki temu to wszystko idzie szybciej i można to łatwo skalować. Bo gdyby to wszystko robił człowiek, no to
jest w stanie zrobić jakąś ograniczoną ilość dziennie, bo czy wystawi 10 faktur, czy wystawi 1000 faktur, no to to robi różnicę. Dla takiego automatycznego programu nie ma żadnej różnicy. Poza tym już od dawna sami nie zajmujemy się wysyłką. W pierwszych latach faktycznie tak było, że mieliśmy książki w busie i podróżując gdzieś po Polsce zatrzymywaliśmy się na parkingu, pakowaliśmy je, a potem jechaliśmy na najbliższą pocztę, żeby je wysłać. Teraz jest tego już za dużo. Są miesiące, kiedy mamy 5 tysięcy czy nawet więcej tysięcy paczek do wysłania. Dlatego mamy pracownika, który zajmuje się tym i on jest po prostu odpowiedzialny. Ja nawet nie wiem, nie widzę tego, co się dzieje z tymi paczkami. Na początku tego roku zatrudniliśmy też asystentkę, wirtualną asystentkę, i to była najlepsza biznesowa decyzja tego roku. Bardzo nam to usprawniło pracę, bardzo dużo rzeczy odeszło, przede wszystkim obsługa takiego klienta sklepowego. Wciąż, jeżeli są jakieś takie trudne, wymagające ingerencji zadania, no to idzie, to trafia to do nas, czy jeżeli ktoś pisze, że ma sprawę jakąś personalnie do nas, to też to do nas trafia, ale było dużo jakichś takich zapytań typu, czym się różni ta książka od tej, czy ten kubek od tego, na które my nie musieliśmy odpowiadać, a teraz może na to odpowiadać asystentka. I tak naprawdę te wszystkie rzeczy no nie stworzyliśmy z myślą o pandemii, czy z myślą o tym, że będziemy chcieli tworzyć 30 produktów rocznie, czy 4 książki i będziemy to musieli robić wszystko dużo szybciej i to optymalizować. Tworzyliśmy to wszystko z myślą o tym, że chcemy dużo podróżować i że już dużo podróżujemy. I chcieliśmy stworzyć taki model, w którym my nie musimy martwić się tym biznesem, nie musimy myśleć o sklepie, odpowiadać na maile, tylko możemy faktycznie skupić się na podróżowaniu, szczególnie teraz, jak powiększyła nam się rodzina, no to już nie mamy czasu na to, żeby tak często siedzieć przy komputerze i po to wszystko tworzyliśmy. A okazało się, że równie dobrze sprawdziło się to właśnie w takim czasie, kiedy nie podróżujemy, ale chcemy przyspieszyć po prostu, może zoptymalizować i zwiększyć po prostu ilość rzeczy, które tworzymy i chcemy się skupić tylko na tej części twórczej, a całą resztą zajmą się nasi pracownicy, czy już automat, cały ten system, który stworzyliśmy. Z mojej strony to tyle, dzięki za uwagę. Jeżeli chcielibyście sobie przypomnieć te rzeczy, o których tutaj mówiłem i zebrać je w jakiejś takiej prostej formie, to przygotowaliśmy taką darmową notatkę wizualną, gdzie są podsumowane wszystkie wnioski. Jest to taka skrótowa wersja. Jak wejdziecie na stronę busemprzezświat.pl/ILW, czyli Influencer Life Wrocław, to tam za darmo będziecie mogli pobrać taką notatkę. A jeżeli chcielibyście poznać więcej mojej wiedzy dotyczącej właśnie blogowania czy zarabiania na podróżach, to jest już w sprzedaży kolejna edycja naszego kursu Zawodowy Podróżnik i przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy ILW na 200 zł. Jeżeli chcecie z niego skorzystać, to działa tylko do dzisiaj, do północy, czyli w dniu publikacji tego nagrania. Na stronie zawodowypodróżnik.pl możecie się dowiedzieć więcej o tym kursie. Dzięki.